Rozdział czterdziesty To ty? Linda znów zadała sobie pytanie, czy od czasu, gdy wyszła z szuflady chłodni, nie ma przypadkiem halucynacji. Jej zaskoczenie było tak wielkie, że na chwilę zapomniała nawet o trupim zapachu. Ender? Strumień światła z jego latarki nie padał już bezpośrednio na jej twarz, lecz był skierowany na sufit. Co sprawiło, że cała sala sekcyjna wypełniła się upiorną, mroczną poświatą. Teraz, kiedy stała krok od Endera, musiała zasłonić sobie dłonią usta, aby głośno nie krzyknąć. Ender wyglądał potwornie. Dozorca przypominał ciała leżące na stołach ze stali szlachetnej, albo woskową figurę z gabinetu potworności. Jego rzadkie włosy sterczały na wszystkie strony. Twarz i dłonie były całe pomazane krwią, jak jego kombinezon, a trzonek noża sekcyjnego tkwiący w jego szyi unosił się i opadał z każdym oddechem. Jak to, to możliwe, że. nie czujesz, że. usiłowała sformułować pytanie, niezdolna do wypowiedzenia go do końca. Jak to możliwe? Ender wzruszył ramionami i patrzył na nią raczej zdziwiony niż przestraszony. Otworzył usta i najwyraźniej chciał coś powiedzieć, ale z powodu rany wydawał z siebie tylko niezrozumiałe dźwięki. Dwie rzeczy były oczywiste: Linda pomyliła się, dozorca nie umarł, lecz zapadł w stan głębokiej utraty świadomości, oraz był w szoku od momentu, kiedy odzyskał świadomość. Przypomniał jej się reportaż z Iraku na temat ofiar zamachów samobójczych. Po jednym z takich ataków sprzedawca warzyw szukał swojego małego synka a to, że wybuch urwał mu lewą rękę aż do barku, zauważył dopiero, kiedy chciał wyciągnąć swoje martwe dziecko spod gruzów bazaru. Ender musiał być w podobnym szoku. Inaczej nie można było wyjaśnić, dlaczego stoi przed nią tak całkowicie spokojny i zupełnie nie dziwi się stanowi, w jakim się znajduje. Uniósł brwi do góry i wycharczał coś, co można było zrozumieć jako, co się stało. Linda potrząsnęła głową z niedowierzaniem. To nie do wiary. On nie czuje noża. Prawdopodobnie jego organizm produkował w tym momencie kilogramy endorfin, które tłumiły ból i część jego pamięci. Przeziębiłem się. Wymamrotał i złapał się za gardło. Tak, jasne, coś złapałeś. Ale nie wirusa, tylko ostrze noża. Nie, nie! Krzyknęła Linda, kiedy zobaczyła, że Ender chce przekręcić głowę w bok zapewne po to, aby rozluźnić napięte mięśnie karku. Spojrzał na nią pytającym wzrokiem, jakby to ona stała przed nim z nożem sekcyjnym wbitym w ciało, a nie odwrotnie. Żadnych gwałtownych ruchów dała mu do zrozumienia. Linda nie była pewna, czy nie pogorszy sytuacji, jeżeli powie Enderowi, co się wydarzyło. Jeden fałszywy skręt głowy, jeden fałszywy krok i może zostać sparaliżowany na całe życie, o ile nie gorzej. Z drugiej strony Ender miał już czoło mokre od potu i zaczynały mu dygotać dłonie. Wcześniej czy później szok ustąpi, a ból powróci, a wraz z nim świadomość całej sytuacji. Linda nawet nie próbowała sobie wyobrazić, jak Ender może zareagować, kiedy odkryje nóż w swojej szyi. Y, zostaliśmy napadnięci zaczęła powoli przybliżać mu prawdę. Kogo? wykrztusił z siebie Ender. Z każdym słowem jego głos brzmiał bardziej zrozumiale. Myślę, że przez tego, kto ma na sumieniu także tych wszystkich ludzi. Wskazała na stoły sekcyjne. Schowałaś? Tak, schowałam się. Tak, mniej więcej. Ender skierował światło latarki na materac przy drzwiach wyjściowych. Potem na podłogę, aby nie oślepiać Lindy. Zauważył przy tym, że poluzowała się sznurówka jego prawego buta. Chciał się pochylić. Nie, nie! Co? zapytał Ender. Zabójca ciężko cię zranił. Linda zdecydowała się na kłamstwo z konieczności. Obawiam się, że masz pękniętą czaszkę albo coś w tym rodzaju. Musisz zachowywać się spokojnie, nie możesz wykonywać gwałtownych ruchów, schylać się i, i w żadnym razie nie dotykaj się, słyszysz, a ani do szyi, ani do głowy. Szyj? Zapytał Ender, a potem było już za późno. Zanim Linda mogła go powstrzymać, Ender podniósł rękę i podczas próby dotknięcia karku natknął się na trzonek noża. — Co to jest do diabła? — brzmiały jego ostatnie, zadziwiająco klarowne słowa, zanim nie zaczął krzyczeć. Najpierw bezgłośnie, z otwartymi ustami, jak mężczyzna, którego kopnięto w jądra i któremu pierwsza fala bólu odebrała powietrze potrzebne do krzyku, a potem głośno i gardłowo. Wbrew wszelkim ostrzeżeniom ze strony Lindy zatoczył się w kierunku zlewu przy drzwiach wejściowych, pod którymi leżał jeszcze nie tak dawno, i skierował światło latarki na wiszące tam lustro. Ostrożnie, ostrzegła go ostatni raz Linda, nadaremnie. Ender zobaczył swoje odbicie w lustrze i zrozumiał, czego właśnie dotknął palcami. Jego usta ułożyły się w zdziwione o. Zamrugał, jakby coś wpadło mu do oka. Potem latarka wypadła mu z dłoni i upadła na kafelki podłogi, powodując głośny i głuchy huk. A potem zwiotczałe nagle ciało Endera poszło w jej ślady. Rozdział 42. Jest z pełnym wyposażeniem! <gryw> Wydyszał Ingolf przez ściśnięte gardło i nacisnął z siedzenia obok kierowcy guzik przy kierownicy. 135 tysięcy euro, cena katalogowa, a więc niech pan jedzie. Ostrożnie, tak, tak, powiedział Herzfeld, przesunął dźwignię biegów na wsteczny i ruszył z buksującymi kołami w kierunku szosy. Stop, zawołał Ingolf i złapał się za rączkę nad drzwiami. Nie tak szybko. Herzfeld przełączył ze zgrzytem na pierwszy bieg. A teraz dokąd? zadał uzasadnione pytanie Ingolf. Teraz kiedy już wiemy, kto stoi za tym całym obłędem. Herzfeld pędził odśnieżoną tylko prowizorycznie drogą w kierunku wyjazdu z miasteczka i patrzył pustym wzrokiem przez zaparowaną częściowo przednią szybę. Ponownie zaczęło śnieżyć. Trząsł się cały z zimna. Mimo ogrzewania ogólnego i podgrzewanych siedzeń, jednakże nie tak bardzo jak syn ministra spraw wewnętrznych, siedzący obok niego. Ingolf miał pojawiające się w nieregularnych odstępach dreszcze, prawie nieustannie szczękał zębami i dyszał podczas mówienia jak pies, który przez wiele godzin leżał na słońcu. Poza tym nie był już w stanie poruszać palcami, które spuchły do podwójnej wręcz objętości. Straciliśmy zbyt dużo czasu! Herzfeld zignorował jego pytanie i przyspieszył na prostym odcinku. Dworek opuścili już jakiś czas temu, kiedy wreszcie wyschła ich bielizna, którą położyli na róże dmuchawy. Praktykant miał teraz na sobie granatowy dres, który Herzfeld znalazł w torbie sportowej w bagażniku, i był zawinięty w ciepłe koce, które przewidująco kupili na podróż wraz z prowiantem na dworcu. Herzfeld włożył ponownie swoje dżinsy, mimo że w kilku miejscach były jeszcze wilgotne, ale wolał raczej zaryzykować zapalenie płuc niż włożyć coś na siebie z rzeczy Martinka, rzeczy porywacza, a może mordercy. Potrzebuję znowu kabla do ładowarki zażądał Herzfeld. Jego głos był monotonny. Zmęczony przeżytymi wydarzeniami, które o mało nie doprowadziły do śmierci ich obu, i umocniły przypuszczenie, które było tak straszne, że nawet sama myśl o tym była nie do zniesienia. Hanna nie żyje. Ingolf podał mu kabel, a Herzfeld kilkakrotnie usiłował w trakcie jazdy włożyć wtyczkę do gniazda zapalniczki, zanim wreszcie mu się udało. Dawniej, kiedy komórki służyły przede wszystkim do telefonowania. Można było ich używać natychmiast po podłączeniu do zasilania. Teraz trzeba było odczekać najpierw kilka minut, żeby smartfon był gotowy do użycia. Czas ten Hertzfeld wykorzystał do uporządkowania swoich mrocznych myśli, podczas gdy samochód jechał z powrotem w kierunku autostrady. Z jednej strony nie mogło być już chyba żadnych wątpliwości co do tego, że to Martinek stoi za wszystkimi tymi przerażającymi wydarzeniami. Były kolega Hertzfelda kazał najpierw odpokutować głównym winowajcom śmierci własnej córki, przede wszystkim Janowi Erikowi Sadlerowi, zanim go zamordował, wyciął psychopacie język, którym ten oblizał całe ciało Lili, zanim ją zgwałcił. Potem musiała zapłacić życiem sędzina. A teraz przyszła kolej na mnie. Samochód wpadł w zawieję śnieżną i Hertzfeld przyhamował instynktownie. Teraz mam się dowiedzieć, jak to jest stracić własną córkę, ponieważ wtedy nie pomogłem ci w fałszowaniu dowodów. Wiele przemawiało za tym, że Hanna już nie żyje. Przecież widział na własne oczy, jak Martinek otworzył ciało młodej kobiety i później zatopił w jeziorze. Ale z drugiej strony, szukał jakiegoś oparcia w gąszczu własnej rozpaczy. Nie pasuje to do Svena! Jest opętany nienawiścią i rządzą zemsty, ale ja nic nie zrobiłem jego córce. A już żadnej winy nie ponosi przecież Hanna winy, która usprawiedliwiałaby wydanie jej na takie męczarnie. Oczywiście, z powodu śmierci Lili, Martinek mógł całkowicie stracić rozum, jednak przeciwko temu przemawiało pełne finezji zaplanowanie działań. No i przede wszystkim, jeśli Hanna i tak już nie żyje, to dlaczego nie wolno mi włączyć do tego policji? Czy była to tylko dodatkowa sadystyczna gierka? Czy też może istniała jeszcze szansa uratowania Hana, jeżeli będzie trzymał się ustalonych zasad? Ale kim w takim razie była nieżywa dziewczyna, którą Martinek zatopił w jeziorze? I kim był jego wspólnik? Raczej nie zawodowym zabójcą, bo ten zażądałby pieniędzy z kartonu firmy przeprowadzkowej. A więc kto bierze udział w tej osobistej wendecie zrozpaczonego lekarza medycyny sądowej? Zbyt wiele pytań. Żadnych odpowiedzi. Herzfeld musiał odkaszlnąć. Poza tym czuł ból w nodze, bo znów doznał skurczu w łydce. Tego jeszcze brakowało. Zaksusił się przy próbie powstrzymania odruchu kaszlu. W tym czasie, Carentin. Były już dwie miejscowości za nimi, a akumulator jego komórki był już na tyle podładowany, że mógł wklepać swój pin. Jak tylko telefon znalazł sieć, natychmiast odezwały się liczne sygnały dźwiękowe wskazujące na nieodebrane połączenia. Nacisnął na powtórne wybieranie, a Linda odezwała się w słuchawce, zanim usłyszał sygnał dzwonienia. No, wreszcie! powiedziała wściekła. Jej głos dobiegał nie z telefonu, tylko przez głośnik Porsche. Hertzfeld rzucił szybkie spojrzenie swojemu towarzyszowi podróży, ale ten wzruszył tylko zmęczony ramionami. Tym razem komórka Hertzfelda połączyła się automatycznie przez bluetooth z zestawem głośnomówiącym samochodu. Przez moment zastanawiał się, czy nie powinien może tego wyłączyć, ale uznał, że w tym momencie jest już wszystko jedno, czy Ingolf będzie to słyszał, czy nie. Poza tym stopień jego wyczerpania wydawał się wzrastać wraz z temperaturą wewnątrz auta, było tylko kwestią czasu, kiedy zaśnie. Gdzie jesteś? Chciała wiedzieć Linda. Jej głos brzmiał z pogłosem, jakby była oddalona od słuchawki. Zanim jednak Herzfeld zdołał odpowiedzieć, usłyszał głośny rumor w tle, jakby ktoś przewrócił na ulicy pojemnik na śmieci. Co tam się u diabła dzieje u ciebie? Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, to. Głos Lindy był teraz bliżej słuchawki. Udało mi się wreszcie przewrócić metalową szafkę ze sprzętem. – Ale po co? – Żeby zablokować wejście – powiedziała rozdrażniona, jakby wyjaśniała mu to już tysiąc razy. – Teraz muszę ją tylko odpowiednio dosunąć do drzwi. Herzfeld poczuł, jak tylne koła tracą przyczepność na oblodzonej drodze, a jemu wydało się, że także i on traci równowagę. – Dlaczego ona barykaduje się w sali? – Nie masz klucza? – zapytał. – Oczywiście, że mam, panie profesorze. Mądraliński, jak najbardziej. Ale najwyraźniej nie jestem jedynym jego posiadaczem. Poza tym, te pieprzone drzwi można otworzyć od zewnątrz, nawet gdy są zamknięte od środka. A ponieważ nie mam zamiaru ponownie chować się w chłodni na zwłoki, kiedy ktoś tu znowu wejdzie, podejmuję pewne kroki zapobiegawcze zanim nadejdzie pomoc. To może potrwać wymamrotał Ingolf na siedzeniu pasażera. Herzfeld skinął głową i nastawił wycieraczki na maksymalną moc. Ale nawet wtedy nie dawały sobie rady ze śniegiem oblepiającym szybę. Posłuchaj, Linda, sama powiedziałaś, że zabójca może być nadal w pobliżu. Uważam, że sala sekcyjna nie jest teraz bezpiecznym miejscem dla ciebie. A, nie! A tak dobrze czułam się tutaj przez cały czas. Powinnaś natychmiast stamtąd uciec i zostawić Endera samego? A właśnie, Ender. Jak on się czuje? Do dupy. Odzyskał na moment świadomość, ale zemdlał ponownie. Upadł na szczęście brzuchem na materac, który położyłam obok drzwi. Nie mam pojęcia, czy nie zranił się przy tym jeszcze gorzej. Tutaj jest całkowicie ciemno, od kiedy zabójca wyłączył prąd w całym budynku. Ale myślę, że jeszcze oddycha. Musi zostać jak najszybciej operowany, pomyślał głośno Herzfeld. Nic tego, już dzwoniłam. Do kogo dzwoniłaś? Zapytał zaniepokojony Herzfeld. Do niemieckiej służby meteorologicznej. Pytałam, kiedy odwołają zakaz lotów na Helgoland. Meteorolodzy liczą się z przejściową poprawą za pięć godzin. Sztorm ma wtedy na krótko przecichnąć. W aktualnej sytuacji helikopter ratowniczy mógłby stracić łopaty wirnika podczas lotu. Pięć godzin to za długo, o wiele za długo. Zarówno dla Endera, jak i dla Hana, o ile jest jeszcze przy życiu. Pracujesz dla gliniarzy, Pol. Nie możesz zorganizować jakiegoś specjalnego helikoptera albo czegoś w tym rodzaju? Zapytała Linda. Herzfeld pokręcił głową i włączył kierunkowskaz do wjazdu na autostradę. Uwierz mi, a nie mówię tego tylko dlatego, że moja córka prosiła mnie, abym nie zawiadamiał policji. To nie takie proste. Nie ma żadnej gorącej linii do bazy helikopterów, gdzie można by tak po prostu zadzwonić. Federalny Urząd Kryminalny to potężna instytucja. Biurokracja, przepisy. Po chwili dodał jednak, ale spróbuję. To dobrze, bo nie mam zamiaru przyglądać się, jak Ender umiera. Już i tak robię prawie w gacie ze strachu, że ten szaleniec wróci, i nadzieję mnie napali, jak tę starszą panią, która tu leży. Tym razem także i Ingolf instynktownie zrobił ruch stopą, jakby naciskał hamulec, ponieważ Herzfeld za szybko wszedł w zakręt. Co ty powiedziałaś? zapytał Lindę, i poczuł, jak krew nabiegła mu do twarzy. Linda westchnęła. Nie chcę ani sekundy dłużej tu zostać, więc zadzwoń do swoich kumpli i powiedz im, że... Nie, mówię o tym nabijaniu na pal. A co? Porsche wyzwoliło z siebie niesamowite siły, kiedy na pasie rozbiegowym Herzfeld docisnął pedał gazu do końca. Chcesz przez to powiedzieć, że do ciała Frederike Tiefen wprowadzono podłużny przedmiot? Zapytał teraz nieco głośniej, aby przebić się przez odgłos pracy silnika. Nie chcę przez to powiedzieć, że ktoś kijem rozerwał jej tyłek! wrzasnęła Linda w odpowiedzi, jeszcze bardziej wściekła. Do cholery jasnej, jakie to ma teraz znaczenie? Wyciągnij go! zażądał Herzfeld, a potem przeciął naraz dwa pasy ruchu i wjechał bezpośrednio na ten do wyprzedzania. Wskaźnik obrotów gwałtownie skoczył na czerwony zakres. Odbiło ci już kompletnie? zapytała Linda po chwili milczenia. Moje życie było już piekłem, zanim cię poznałam. A teraz jest jeszcze gorzej! Gdybym ci nie pomogła, nie musiałabym teraz czekać na siły szybkiego reagowania, które, mam nadzieję, zdążą mnie stąd wyciągnąć na czas. Posłuchaj, Linda. Przyrzekam ci na wszystko, co dla mnie najważniejsze i najdroższe, że znajdę sposób, aby być przy tobie w ciągu najbliższych dwóch godzin. Ingolf rzucił mu pełne, powątpiewania spojrzenie. Do tego czasu masz do wyboru albo bezczynnie wpatrywać się w zwłoki, albo pomóc mi w odnalezieniu kryjówki, gdzie znajduje się moja córka. Herzfeld opowiedział Lindzie, co zobaczył na samym początku nagrania wideo na laptopie Martinka. Kij w ręku byłego kolegi z pracy i nóż, którym dokonał na nim nacięć. Teraz to ujęcie nabrało makabrycznego sensu. Dotychczas Martinek pozostawiał w każdych zwłokach wiadomość dla mnie. Obawiam się, że kolejną wyrył na tym kiju. A ja obawiam się, że mam cię gdzieś! powiedziała Linda i rozłączyła się. Cholera. Herzfeld uderzył pięścią w skórzaną okładzinę kierownicy. – Hmm… – chrząknął Ingolf, którego stan nieco się już poprawił. W każdym razie nie dzwonił już zębami podczas mówienia. Dwie godziny? Wskazał na ekran nawigacji, gdzie taki czas przewidziany był na dotarcie do wybrzeża. Nawet jeżeli utrzymamy to tempo. Herzfeld włączył na stałe lewy kierunkowskaz, aby przepędzić samochody jadące przed nim na pasie do wyprzedzania. To jest to zupełnie niemożliwe. Spojrzał na Herzfelda, który w książce adresowej swojej komórki szukał jakiegoś numeru i miał przy tym problemy z utrzymaniem pędzącego pojazdu na pasie. Chyba, że ma pan w swoich kontaktach zapisany numer do Supermana. Coś w tym rodzaju, powiedział Herzfeld kiedy wreszcie znalazł to, czego szukał. Nacisnął symbol z zieloną słuchawką, nie mając pewności, czy tym samym nie podpisuje ostatecznego wyroku śmierci na własną córkę. Rozdział 43 Znak życia. Tylko nagranie Hanna na poczcie głosowej. Dzień porwania? Nie mam pojęcia. Dowody, że Martinek jest w to zamieszany? Małomówny rozmówca Herzfelda, który już po pierwszym dzwonku odezwał się mrukliwym, tak. Nazywał się Florian Leutner i był oficerem dowodzącym w Federalnym Urzędzie Kryminalnym. Preparacja zwłok musiała być dokonana przez fachowca odpowiedział Herzfeld swojemu koledze. Ukryte w ciałach wskazówki doprowadziły mnie na jego ślad. Poza tym mam jednoznaczny materiał na wideo. Herzfeld przejął skrótowy ton relacji komisarza FUK i zauważył, że tak konkretny opis faktów pomógł mu zyskać pewien dystans do tej całej grozy. Z tym, że komputer z nagraniem nielegalnej autopsji dokonywanej przez Martinka nie jest już w moim posiadaniu. A dokładnie jego ekran nadal leży na pomoście nad jeziorem. Żądania? Żadnych. Podejrzewam, że to zemsta. Nie brzmi dobrze, mruknął Leutner co jak na niego zabrzmiało wręcz współczująco. Herzfeld i Leutner nie znosili się, co przede wszystkim wynikało z faktu, że ten ostatni nie krył się ze swoją niechęcią do mieszkańców byłego NRD. Leutner, jako szef Wydziału Przestępstw związanych z przemytem ludzi i przymusową prostytucją, nie ukrywał swojej niechęci w stosunku do wszystkiego i każdego pochodzącego z byłej NRD. Uważał, że praca na terenie wschodnioberlińskiej, kiedyś dzielnicy Treptow, jest poniżej jego godności. Nigdy dobrowolnie nie jeździł do wschodnich dzielnic Berlina. Złożył osobiście skargę konstytucyjną przeciwko dodatkowemu opodatkowaniu na rzecz pomocy wschodnim landom, a Zjednoczenie Niemiec uważał za większą tragedię niż Czarnobyl i Fukushima razem wzięte. Kiedy dowiedział się, że Herzfeld jeszcze przed upadkiem muru prysnął na zachód, Zaczął go uważać za swojego sojusznika. Ale gdy zorientował się, że Herzfeld nie jest w ogóle zainteresowany wysłuchiwaniem prymitywnych kawiarnianych sloganów albo rozwodzeniem się przy wieczornym piwku na temat niewdzięcznych byłych enerdowców i upadku marki niemieckiej, początkowa sympatia przemieniła się w swoje przeciwieństwo. Prywatnie obaj nie podaliby sobie nawet ręki. Jednak w sferze zawodowej Herzfeld i Leutner. Byli absolutnymi profesjonalistami, potrafiącymi wyłączyć osobiste antypatie na tak długo, aż praca zostanie zrobiona, a zadanie wykonane. Z tego też powodu, Herzfeld nie był zbytnio zdziwiony, że jego kolega podszedł rzeczowo i profesjonalnie do całej sprawy, którą wyjaśnił mu możliwie zwięźle na początku rozmowy. Od numeru telefonu w głowie zwłok kobiety, poczynając przez porwanie Hana, zdalnie sterowaną obdukcję, Aż do ataku na Endera, który potrzebował teraz pilnie intensywnej pomocy lekarskiej. Na Helgoland, upewniał się Leutner. Nie jestem pewien, dokąd została porwana Hanna. A więc nie wykluczone, że za granicę? Herzfeld wiedział, jaki jest podtekst tego pytania. Federalnemu Urzędowi Kryminalnemu nie podlegały porwania dzieci, chyba że miały kontekst międzynarodowy. Leutner chciał mu podsunąć rozwiązanie. Nie, mówiąc szczerze, uważam, że Hanna jest jeszcze w Niemczech. O ile żyje, ale nie zadzwoniłem do pana, aby pójść oficjalną drogą. Lecz? Herzfeld zjechał z pasa do wyprzedzania na prawą stronę i zmniejszył prędkość, aby praca silnika i odgłosy jazdy nie zmuszały go do tak głośnego mówienia. Siedzącemu obok Ingolfowi głowa opadła ze zmęczenia na piersi. Oprowadzi pan często tajne dochodzenia? Pomyślałem sobie, że mógłby mi pan pomóc organizując helikopter bez oficjalnych formalności. Tajność i użycie helikoptera wykluczają się zazwyczaj, powiedział Leutner i było to jego najdłuższe jak dotychczas zdanie w tej rozmowie. Zazwyczaj! powtórzył Herzfeld z naciskiem. Zważywszy panującą między nimi antypatię. Z pozoru trudno byłoby wyobrazić sobie osobę mniej odpowiednią niż Leutner, żeby Herzfeld mógł prosić ją o przysługę. Z drugiej jednak strony Leutner był ekspertem, jeżeli chodzi o uwalnianie ludzi z rąk brutalnych przestępców w warunkach ścisłej tajności i zachowania zasad bezpieczeństwa. Na przykład w ubiegłym tygodniu jego zespół rozbił przy udziale tajnego agenta sieć handlarzy ludźmi. Ponieważ jednak jego człowiek musiał zabić jednego z klientów prostytutek, aby uwiarygodnić się w oczach przemytników ludzi, akcja odbyła się bez wiedzy i przyzwolenia przełożonych Leutnera. Szefostwo zostało o wszystkim powiadomione dopiero wówczas, gdy misja zakończyła się sukcesem. – Ale po co ta cała tajność? – zapytał Leutner Herzfelda, który właśnie rzucił szybkie spojrzenie na Ingolfa ale jego towarzysz podróży zasnął albo przysłuchiwał się tej rozmowie z zamkniętymi oczami, oparłszy głowę o szybę. Hanna powiedziała na nagraniu, że zostanie zabita, jak tylko powiadomie policję. A jeżeli Martinek bierze w tym udział, to zna oficjalne procedury i musimy zakładać, że jako były człowiek Federalnego Urzędu Kryminalnego, stworzył system wczesnego ostrzegania, który go powiadomi, jeśli tylko nie będę trzymał się jego wskazówek. To dlaczego teraz je pan ignoruje? Ponieważ nie mam innego wyboru. Wyspa jest odcięta od świata, a w międzyczasie zagrożone jest tam nie tylko życie mojej córki. Leutner chrząkał z niezadowoleniem. Powinien pan zadzwonić do mnie z bezpiecznej linii. Trudno, muszę podjąć to ryzyko. Nie mam czasu na zorganizowanie sobie telefonu satelitarnego. Dozorca kliniki umrze, jeżeli natychmiast nie zostanie przewieziony na oddział intensywnej terapii. Niech pan zaczeka chwilę. Herzfeld usłyszał pulsujące pikanie i zobaczył na ekranie komputera pokładowego na desce rozdzielczej, że ma drugi telefon na linii. Wnioskując po wyświetlanym numerze, pochodził także z biura berlińskiego oddziału Federalnego Urzędu Kryminalnego. Herzfeld przeprosił na chwilę Leutnera, przełączył go na czekanie i odebrał drugi telefon. Tak? Proszę wybaczyć, że przeszkadzam, panie profesorze. Powiedziała Jao, lekarz-asystent, z którą razem, jeszcze dzisiaj rano, dokonywał sekcji okaleczonych zwłok kobiety. Z nerwowym ssaniem w żołądku, zadawał sobie pytanie, czego ona może od niego chcieć. Jakiś problem? Chciał pan, żebyśmy zbadali treść żołądka? A, tak, ślus z zawartością tabletek. Zupełnie o tym zapomniał. Właśnie nadeszły wyniki z laboratorium. Chodzi o derywat cyjanku. A więc ta kobieta została otruta? Nie, to było samobójstwo. Samobójstwo? Powtórzył Herzfeld tak głośno, że Ingolf obok niego aż podskoczył, wybudzając się na moment spółsnu. Pomyślało o zmasakrowanych zwłokach i pokręcił przecząco głową. Tej niezidentyfikowanej kobiecie wyrwano szczękę i odcięto dłonie. Jak na boga wpadliście na ten absurdalny pomysł, że mogła się zabić sama. Jest wiadomość pożegnalna. Herzfeld przez moment przetrawiał tę informację, podczas gdy Porsche przejeżdżało pod wiaduktem, potem powiedział. Ten list pożegnalny musi być sfałszowany. To nie jest list, tylko nagranie wideo, stwierdziła Jao. A kobieta została już zidentyfikowana. Herzfeld był zbyt zaskoczony, aby skomentować obie te informacje, co dało Jao możliwość wprowadzenia go w osłupienie kolejnymi rewelacjami. Dzisiaj w południe prywatna firma ochroniarska otworzyła penthouse w Berlin-Charlottenburg, po tym jak włączył się alarm. Zaczęła opowiadać Jao. Ten luksusowy apartament ma najnowszej generacji system alarmowy, który reaguje także i wtedy, gdy w pomieszczeniach przez dłuższy czas nie ma żadnego ruchu. Kiedy ochroniarz wszedł do tego mieszkania. Odkrył ślady krwi i kilka odciętych palców na białym dywanie. Zawiadomił policję, a ekipa zabezpieczania śladów znalazła DVD w odtwarzaczu. Jej testament? Nie tylko to. Kobieta sfilmowała cały przebieg zdarzenia, jak siedzi w kuchni i łyka tabletki, jednocześnie żegnając się do kamery ze wszystkimi przyjaciółmi, krewnymi i najbliższymi. Wiemy, dlaczego to zrobiła? Zapytał Herzfeld i spojrzał we wsteczne lusterko. Mimo, że było ledwie po 16, zapadły już całkowite ciemności. Przestał za to padać śnieg, a ruch nie był już tak intensywny jak na początku ich podróży. Kilkakrotnie podkreśla na tym nagraniu, że jej życie straciło sens, a cała prawda i tak wcześniej czy później wyjdzie na jaw. A jak wyjaśnicie te okaleczenia? Ona sama to wyjaśnia. Powiedziała dosłownie, cytuję. Hetzfeld usłyszał jak ja o szeleści papierami. Moja cielesna powłoka ma do wypełnienia po śmierci jeszcze jeden cel. Moje ciało będzie po tym wyglądało równie strasznie, jak moja dusza czuje się obecnie. Ale oświadczam jednocześnie, że wcześniej zgodziłam się na wszelkie działania prowadzące do okaleczeń, jakie zostaną mi zadane po mojej śmierci, i mówię to będąc w pełni władz umysłowych. Harcwert potrząsnął głową i wjechał na lewy pas, aby wyprzedzić kombi ciągnące za sobą lekko odbijającą raz w prawo, raz w lewo przyczepę kempingową. Ale skąd wiecie, że za kamerą nie stoi ktoś z bronią i nie zmusza jej do tej wypowiedzi? Musiałby pan sam zobaczyć to nagranie, profesorze. Oczywiście pewności na 100% nie można mieć, ale dawno nie słyszałam czegoś równie autentycznego i szczerego, jak te ostatnie słowa pani Szwintowski. Herzfeldowi zaparło dech w piersiach. Chwileczkę, co pani właśnie powiedziała? Że nagranie jest absolutnie szczere. Ani przez moment nie brzmi to sztucznie czy wymuszenie. Nie, nie o to mi chodzi. Jak brzmiało jej nazwisko? Herzfeld zamrugał kilka razy i przypomniał sobie napis na kartonie firmy przeprowadzkowej, który znaleźli w skrzyni przed drzwiami domu Martinka. Sybille Szwinkowski z domu Tron. Zamężna z właścicielem firmy przeprowadzkowej, Filipem świntowskim. Mają córkę Rebekę, lat siedemnaście. Po tych dwojgu nie ma ani śladu. W okamgnieniu ze Szwintowskim. Także siedzący obok Ingolf usłyszał to nazwisko i rzucił mu pytające spojrzenie, zanim z ziewnięciem zamknął ponownie oczy. Co to wszystko ma znaczyć? Wyszeptał Herzfeld tak cicho, że ja nie zrozumiała go przez zestaw głośno mówiący: Co pan powiedział? Co, a nic takiego? Zmasakrowane nie do poznania zwłoki, które okazują się przypadkiem samobójczym. Porwanie Hanna, Martinek, pogrzeb w jeziorze i przedsiębiorca z firmy przeprowadzkowej, który zniknął wraz z córką. Jak to wszystko łączy się ze sobą? Co wiemy o tym człowieku? Zapytał, a Jao zaczęła ponownie szeleścić papierami. Filip Świntowski ma trochę na sumieniu, powiedziała. W latach 80. został oskarżony o morderstwo, miał wtedy 26 lat. Majątek zbił na nielegalnych zakładach, a później na lichwiarskich kredytach. Prasa nazywała go zabójczym buddą ze względu na jego tuszę. Kamera monitoringu sfilmowała go, jak zrzucił winnego mu pieniądze dłużnika z wiaduktu na autostradę podmiejską, gdzie ten został przejechany przez ciężarówkę. Twarz Hertzfelda wykrzywił grymas. Jednak oskarżenie wycofano po tym, jak nagranie zostało skasowane w tajemniczych okolicznościach. Piętnaście lat później znalazł się jednak w więzieniu w Tegel z powodu ciężkiego uszkodzenia ciała. Pobił kastetem ochroniarza, który nie chciał go wpuścić do burdelu. Dostał za to dwa i pół roku. Wyszedł po dziewięciu miesiącach. Pewnie ze względu na dobre sprawowanie. Zgadza się. W pudle miał romans z pracownicą socjalną, która chciała go pozyskać dla projektu nawracania młodocianych, którzy weszli w konflikt z prawem. I ta pracownica socjalna. Nazywała się Sybil Tron. Jeszcze w więzieniu zaszła z nim w ciążę. Po jego zwolnieniu odbył się ślub. I od tego czasu rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że Szwintowski zrobił się spokojniejszy. W ostatnich latach nie było żadnych ekscesów z pobiciami, nawet awantury w knajpie, z których wcześniej był znany. Prowadzące śledztwo uważają jednak, że nadal ma dobre kontakty ze światem przestępczym, a jego firma przeprowadzkowa służy jedynie do prania pieniędzy. Czy ten człowiek byłby zdolny do pokrojenia własnej żony postmortem? Chciał wiedzieć Herzfeld. Biorąc pod uwagę jego skłonność do stosowania przemocy, to tak, ale śledczy wątpią w to. Skarbówka kazała go śledzić przez całe pół roku i wszyscy dochodzeniowcy byli zgodni co do tego, że okazał się wyjątkowo opiekuńczy ojcem rodziny. Nie pracował przez rok, aby ten pierwszy okres życia dziecka spędzić razem z żoną. Tych dwoje regularnie odnawiało swoją przysięgę małżeńską, ostatnio przed sześcioma miesiącami w Las Vegas. Nie ma też między nimi intercyzy, chociaż w momencie zawierania małżeństwa tron nie posiadała prawie żadnych środków. Wręcz przeciwnie, Filip przepisał na swoją żonę, jeszcze za jej życia, połowę majątku, na wypadek gdyby coś mu się przydarzyło, włącznie z penthouse'em, kilkoma lokatami bankowymi i morskim jachtem. Jachtem? W powiece Herzfelda zaczęła drgać jakaś żyłka. Nie mógł tego powstrzymać. Tak, Rebeka 1, nazwany na cześć córki. Szwintowski uchodzi za zapalonego żeglarza offshore. Przed dwoma laty wygrał Family Cruiser Cup. Jaką trasą płynął? Czy to ważne? Proszę naciskał Herzfeld. Drganie w powiece jeszcze się pogorszyło. Chwileczkę usłyszał stukanie klawiatury, a potem Jao udzieliła mu odpowiedzi. Cruiser Cup zaczyna się zazwyczaj w ramach święta Morza Północnego i przebiega trzy rundy wokół Helgolandu. Rozdział 44. No, wreszcie warknął Leutner, po tym jak Herzfeld zakończył rozmowę z Jao i przełączył się ponownie do swojego kolegi. Mimo, że głos oficera dowodzącego był o wiele donoślejszy niż głos Jao, już nie docierał do Ingolfa, który ostatecznie zasnął na siedzeniu obok kierowcy z głową na szybie. „Przepraszam, że kazałem panu czekać” – powiedział zachrypniętym głosem Herzfeld. Czuł się jak ogłuszony. Jeszcze kilka minut temu myślał, że rozwiązał chociaż część zagadki dotyczącej Martinka, a teraz cała sytuacja stała się jeszcze bardziej zagmatwana. Dlaczego Sybil Świntowski odebrała sobie życie, a potem kazała się okaleczyć? przez kogo? A jeżeli na pożegnalnym nagraniu rzeczywiście mówi prawdę, to dlaczego pozwoliła na dokonanie takiej strasznej masakry na swoim ciele? Jakie były jej powiązania z Martinkiem? Z Sadlerem? Ze mną? Wyglądało na to, że w tym szaleństwie, wśród tych wszystkich zmiennych, istnieje tylko jedna prawidłowość, która nazywa się Helgoland. Leutner skwitował przeprosiny Harzfelda mrukliwym chrząknięciem, a potem powiedział. W międzyczasie trochę posprawdzałem. Rzeczywiście jest samolot, który mógłbym zorganizować poza drogą służbową. Prywatna cesna w posiadaniu dobrego przyjaciela, którą wywieźliśmy w ubiegłym miesiącu czwórkę dzieci z burdelu przy polskiej granicy. Ale ona nie przyda się panu. Dlaczego? Za kilka godzin pogoda ma się uspokoić. Powiedział Herzfeld i wskazał na przednią szybę. Jakby Leutner był w stanie potwierdzić jego obserwacje. Rzeczywiście śnieg przestał padać, a wiatr też nie był już tak silny. Może w pana okolicy. Na wybrzeżu szaleje sztorm. Na Helgolandzie orkan. Głos Leutnera, mimo tych złych wieści, nie był całkowicie pozbawiony nadziei, więc Herzfeld zapytał: Co więc pan proponuje? Zamiast odpowiedzi, oficer dowodzący stwierdził tylko. Niech pan da mi pół godziny. Na co? Powiem panu, jeśli znajdę jakieś wyjście. Jeśli. A jeśli pan nie znajdzie? Ingolf na siedzeniu obok niego jęknął z zamkniętymi oczami. To ta rozmowa nigdy nie miała miejsca usłyszał słowa Leutnera. Potem połączenie zostało nagle przerwane. Rozdział 45 Helgoland. W ciągu zaledwie kilku godzin pomieszczenie piwniczne kliniki przemieniło się ze sterylnej, nieskazitelnie czystej sali sekcyjnej, w rzeźnie. Gdyby Linda musiała narysować ten przesiąknięty krwią i bólem chaos, to taki obraz zatytułowałaby Warsztat Szaleństwa. Powątpiewała jednak, czy udałoby się jej oddać wszystkie szczegóły, jako że miała przecież swoje problemy z precyzyjnym odwzorowywaniem scen przemocy. Odbijające się od ścian światło latarki, którą postawiła na zlewie reflektorem w kierunku sufitu, umożliwiało uzyskanie jedynie mrocznego i fragmentarycznego widoku, ale to, co Linda mogła w nim dostrzec, wyzwalało w niej mdłości. Dwa rozkładające się ciała na stołach sekcyjnych, na półotwarta chłodnia na zwłoki, pod drzwiami przewrócona szafka z narzędziami sekcyjnymi, na materacu umierający mężczyzna z nożem w szyi, a w środku tego wszystkiego ja. Linda nadal kurczowo trzymała w ręku bezprzewodową słuchawkę telefonu kliniki, mimo że jej ostatnia rozmowa z Herzfeldem miała miejsce przed ponad kwadransem. Nie była pewna, czy poprzez przewrócenie szafki pod drzwiami udało jej się stworzyć naprawdę nieprzekraczalną dla zabójcy barierę przy wejściu. Właściwie to miała w tej kwestii spore wątpliwości. Mogła mieć tylko nadzieję, że ten, który chciał ją tutaj dorwać, stracił już zainteresowanie swoimi ofiarami w sali sekcyjnej i że Herzfeld szybko znajdzie sposób, aby zakończyć tę grozę. Co za cholerne szczęście. Kiedy inne dziewczyny narzekają, że trafiły na niewłaściwego faceta, to zazwyczaj chodzi o nieudane randki i zdrady na boku. A u mnie? Po raz kolejny sprawdziła prześcieradło z materaca, którym przykryła prowizorycznie górną część ciała Endera. A myśl o tym, że według wszelkiego prawdopodobieństwa inne prześcieradło może wkrótce zakrywać jej twarz, wyzwoliła w niej nagły ból. Ze wszystkich negatywnych emocji, jakie właśnie odczuwała, najbardziej dawała jej się we znaki bezradność. Gdyby chodziło tylko o jej życie, to natychmiast wybiegłaby z kliniki i uderzyłaby na alarm w zajeździe Bandrup. Ale nie mogła przecież tak po prostu zostawić tutaj Endera. A po drugie. Ryzyko związane z ucieczką byłoby zbyt duże. Nawet gdyby udało się jej cało opuścić klinikę, to i tak nic by jej to nie dało. Na ewakuowanej wyspie nie było żadnego doświadczonego chirurga, który mógłby uwolnić Endera od noża nie mówiąc już o anestezjologu. Z drugiej strony nie mogę tutaj czekać spokojnie i patrzeć, jak on umiera. Wzięła do ręki latarkę i poświeciła na stół sekcyjny ze zwłokami, tyfen. I nagle przerażona przyłożyła dłoń do ust. Ciało zmieniło się. Nie, ono zostało zmienione. Kiedy ostatnim razem odważyła się spojrzeć na sędzinę, widziała jej nagi tyłek. Teraz, ktoś w czasie, kiedy ona ukryła się w lodówce, obciągnął trupowi spódnicę. Linda odwróciła się do Endera, którego ciało leżące w półmroku na materacu było widoczne tylko w zarysach. Wątpiła, aby dozorca w swojej wyzwolonej szokiem nieświadomej wędrówce po oddziale manipulował przyciele sędziny. Ale z drugiej strony odebrał przecież telefon. Telefon. Popatrzyła na aparat w swoich dłoniach i postanowiła włożyć go ponownie do pasa na narzędzia, wiszącego nad ciałem Erika, aby mieć wolne ręce. W tej chwili w sali sekcyjnej i poza nią panowała całkowita. W dosłownym tego słowa znaczeniu śmiertelna cisza. Od kiedy całkowicie zabrakło prądu, albo został wyłączony, nie było słychać nawet szumu wentylacji, a Linda nie dopuszczała do siebie myśli, jak to wpłynie na powietrze do oddychania tu na dole. Odwróciła się ponownie do drugiego stołu sekcyjnego, wytarła wilgotne od potu dłonie okitel i odetchnęła głęboko. Więc do dzieła. Kolejna runda. Powoli podniosła grubą, lnianą spódnicę i podciągnęła ją ponad białe jak mleko uda sędziny. Z jakiegoś powodu czynność ta wydała jej się jeszcze bardziej ohydna i obsceniczna niż rozcinanie majtek Erikowi. Być może dlatego, że w przypadku tej ofiary chodziło o kobietę. W dodatku o starszą panią, której raczej pomaga się wnieść zakupy do mieszkania i przejść przez ulicę, ale nie odsłania podbrzusze. W Lindzie narastał opór z każdym centymetrem skóry, jaki odkrywała. Dlaczego to robię? Zadała sobie pytanie i otrzymała odpowiedź od swojego wewnętrznego głosu: Ponieważ chcesz zakończyć tę jadkę. Poprzez zakłócanie spokoju zmarłej? Poprzez podanie profesorowi kolejnej wskazówki prowadzącej do zabójcy i uratowanie tym samym życia albo sprowadzenie pewnej śmierci. Ale mogłabyś przynajmniej ostrzec ludzi. Jednak gdyby teraz zawiadomiła burmistrza, to co najwyżej ocaliłaby własną skórę i z całą pewnością wzbudziłaby panikę wśród mieszkańców Helgolandu, którzy poczuliby się zagrożeni przez seryjnego mordercę na odciętej, w wyniku szalejącego sztormu, wyspie. Herzfeld powiedział, że to osobisty rodzaj zemsty przeciwko niemu i wszystkim tym, którzy mieli coś wspólnego z jakąś starą sprawą. Ach tak, to dlaczego jedną z ofiar jest Ender? Ponieważ wmieszał się tak jak i ja, jeżeli więc ostrzegę ludzi, zanim Herzfeld odkryje zabójcę i odnajdzie swoją córkę, to sprowadzę na nich raczej zagrożenie niż ratunek. Linda uniosła nieco ramiona i opuściła je z wyraźnym westchnieniem. Swoje wewnętrzne dialogi mogła toczyć w nieskończoność i zawsze docierała do tego samego punktu. Pozostanie tutaj zagrażało jej własnemu życiu, a ucieczka życiu córki Herzfelda. Aby uratować Endera i ochronić resztę ludności, potrzebowała pomocy z zewnątrz, którą Herzfeld przyrzekł jej za dwie godziny. W porządku, profesorku. Dwie godziny? Chociaż nie wiem, jak tego dokonasz przez ten czas będę Ci jeszcze pomagała, ale potem wypisuje się z tego interesu. Linda ustawiła rękę z zegarkiem pod kątem w stosunku do światła padającego z latarki, aby zobaczyć, która godzina. W głębi duszy była zadowolona, że główne oświetlenie nie działa i tym samym oszczędzony został jej pełny grozy widok szczegółów na stole sekcyjnym, których teraz mogła się tylko domyślać. Woskowa skóra. Plama opadowa, pomazane krwią wewnętrzne strony ud, pokryte jakąś zaschniętą mazią kij. W międzyczasie podsunęła spódnicę aż do bioder. Drewniany kij wystawał z odbytu na jakieś piętnaście centymetrów. W dotyku był chropowaty i suchy. Dopiero w tym momencie zorientowała się, że zapomniała założyć rękawiczki. Nieważne. Wbicie sobie drzazgi było w tamtej chwili jej najmniejszym zmartwieniem. Linda odczuwała zadziwiająco silny opór podczas pierwszej, nieco lękliwej, co trzeba przyznać, próby wyciągnięcia kija. Pełna odrazy zaczęła nim szarpać ruchami w górę i w dół, aby rozluźnić obkurczony w wyniku stężenia pośmiertnego mięsień zwieracza. Odgłosy laskania, które pojawiły się przy tym, brzmiały jakby wyciskała resztki z plastikowej butelki na żel pod prysznic. Linda przerwała na chwilę swoje wysiłki. Odczekała, aż uspokoi się nieco jej rozedrgany oddech, a potem jednym szybkim ruchem wyciągnęła narzędzie zabójstwa. Jak ołówek jakiegoś olbrzyma, przemknęło jej przez głowę, kiedy spojrzała na zaostrzony koniec. Co za bestialski sposób zabicia człowieka. Linda wzdrygnęła się z obrzydzenia, a potem usunęła śluz z kija, wycierając go po prostu w fartuch. Następnie skierowała światło latarki bezpośrednio na kij i odczytała wyciętą niewprawną ręką w drewnie wiadomość. Rozdział 46. 536 664 357-36490 powtórzył Herzfeld długi szereg cyfr, jaki podyktowała mu właśnie Linda, żeby Ingolf mógł go zapisać. Zjechali już z A24 i pędzili omijając Hamburg przez A1 w kierunku wybrzeża Morza Północnego. Od kilku minut Ingolf mógł już w miarę swobodnie się komunikować. Mrużył jeszcze zmęczone oczy i co kilka minut usiłował nadaremnie zwalczyć odruch ziewania. Nadal jeszcze nie przezwyciężył skutków wychłodzenia i szoku. To może być zagraniczny numer telefonu powiedział Herzfeld i mignął długimi światłami, aby przegonić z pasa do wyprzedzenia jadący przed nim samochód. Już próbowałam! powiedziała Linda z rezygnowanym tonem. Brak połączenia. Może nie mam odpowiedniego kierunkowego. Ciągle włącza się zajęty sygnał. Przy drugim jest tak samo. Martinek wyrył na kiju jeszcze drugi numer. Tak, na samym końcu. Tym, który tkwił w jej ciele, odparła ze wstrętem. Te cyfry, o ile dobrze je odczytuję, brzmią 908920705318451. Masz to? Zapytał szeptem Herzfeld Ingolfa który przytaknął zmęczony. Bez okularów, które zgubił w jeziorze i z przyklejonymi na płask do głowy włosami jeszcze bardziej sprawiał wrażenie uczniaka, który zaspał na pierwszą lekcję. Oprawiony w skórę notatnik w jego ręku wzmacniał jeszcze to wrażenie. To może być cokolwiek, zastanawiała się na głos Linda. Numer karty kredytowej, konta bankowego, skrytki lub hasło? kropki. Odezwał się niespodziewanie siedzący obok niego Ingolf. Co? zapytali Herzfeld i Linda jednocześnie. Praktykant podkreślił oba szeregi cyfr w swoim notatniku. Kto tam jeszcze mówi? zapytała Linda, a Herzfeld zorientował się, że nic jeszcze jej nie powiedział o swoim towarzyszu podróży. Y Ingolf von Appen pracuje ze mną w instytucie, a teraz mnie wiezie. Powiadomił ją zwięźle, w tonie, który mówił, że nie chce marnować więcej czasu na dalsze wyjaśnienia. A o co on pytał? Chciała wiedzieć Linda. Herzfeld spojrzał na ingolfa. Praktykant podkreślił oba szeregi cyfr w swoim notatniku. Wyglądało na to, że ledwie udaje mu się skupić i z najwyższym trudem wydobywa z siebie zaledwie pojedyncze słowa. Kropki, są tam kropki? Gdzie? Ingolf przewrócił oczami, a potem powiedział ociężale. Między cyframi. Chwileczkę, odpowiedziała Linda i wyglądało na to, że oddala się od telefonu. Herzfeld usłyszał szum spływającej wody, a potem jej głos dobiegający z pewnej odległości. Myję ten kij jeszcze raz nad zlewem. Herzfeld odwrócił się z pytającym spojrzeniem do Ingolfa, który z grymasem bólu usiłował pochylić się do przodu na fotelu. Do czego pan zmierza? Pet Save One, wysapał praktykant. Ale zanim Herzfeld zdołał zadać dodatkowe pytanie, dlaczego na Boga znowu zaczyna z tym tematem, nagle dotarł do nich okrzyk Lindy. Nieprawdopodobne! Jej głos brzmiał teraz znowu bliżej. Skąd o tym wiedziałeś? Tu są rzeczywiście kropki. Ingolf z trudem zdobył się na blady uśmiech. Zawsze jedna na grupę cyfr, tak myślę. Pierwsza zaczyna się od 53.666, druga od 9.08. Zgadza się? Wyglądało na to, że powoli dochodzi do siebie. Tak, ale co to oznacza? Zamiast odpowiedzi, Ingolf otworzył schowek w samochodzie, wyciągnął z niego gruby i podłużny segregator oprawiony w skórę i rzucił go Herzfeldowi na kolana. Co to jest? To jest instrukcja do Kajen. Widzę, ale co to ma wspólnego z cyframi? Jestem zbyt zmęczony. Niech pan sprawdzi za mnie. Sprawdzi co? zapytał Herzfeld niecierpliwie. Także Linda powtórzyła swoje pytanie, co mają oznaczać te kropki. System nawigacyjny pod hasłem Współrzędne geograficzne. Ingolf wskazał na instrukcję obsługi, a Herzfeld. Zaczął już rozumieć, o co może chodzić. Myśli pan, że. Tak, PetSafe One. System, który opracowałem, pamięta pan? Pracuje na podstawie danych GPS, a te zawsze rozpoznam, kiedy je zobaczę. Pierwsze cyfry to dane długości geograficznej, a drugie szerokości. Proszę jednak pamiętać o kropkach. I te dane można tak po prostu wpisać do systemu nawigacyjnego? Zapytał Herzfeld, pełen nadziei, że w ten sposób znacznie przybliży się do miejsca, gdzie przetrzymywana jest jego córka. Tak, kiwnął głową wyczerpany Ingolf. Jego powieki ponownie zaczęły drżeć, a kiedy odezwał się znowu, były już zamknięte. Ale nie tak po prostu. Nie mam pojęcia, jak to się robi. Ziewnął szerzej i dłużej niż poprzednio. Chciał jeszcze coś powiedzieć, ale zmęczenie zaczęło go ponownie obezwładniać. Herzfeld powiedział Lindzie, że niedługo zadzwoni i wziął się do roboty. Po krótkim spojrzeniu na tylne lusterko, przeciął dwa pasy w kierunku postojowego, gdzie zatrzymał się dokładnie przed tabliczką z kilometrami. Potrzebował ciągnących się w nieskończoność kilku minut, aby odnaleźć w grubej, jak książka telefoniczna, instrukcji obsługi tego luksusowego pojazdu. Rozdział dotyczący programowania sterowanego przez satelitę systemu nawigacyjnego. W końcu udało mu się, ale wtedy nie wiedział już, czy ma się śmiać, czy płakać, kiedy komputer pokładowy potwierdził przypuszczenie ingolfa. Martinek naprawdę wyrył na tym kiju, którym zamęczono sędzinę na śmierć, współrzędne celu geograficznego. Celu, który według wyświetlacza systemu nawigacyjnego, znajdował się w środku obszaru leśnego w powiecie Cuxhaven, poza siecią przejezdnych dróg, zdala od jakichkolwiek ludzkich osiedli. Rozdział 47. Półtorej godziny później szerokie opony terenowego samochodu zakopały się w pokrytej śniegiem leśnej drodze. System nawigacyjny ostrzegał już od kilometra, że opuścili obszar dróg przejezdnych. Od kiedy na wysokości Chemmor skręcili z drogi do lasu. Wybrzeże morza północnego było oddalone jeszcze o dobre 20 kilometrów, ale już tutaj było widać rozmiary zniszczeń, jakie wyrządził wiatr w ostatnich godzinach. Z drzew zwisały ponadłamywane gałęzie, a chwilę temu musieli objechać całe wyrwane z korzeniami drzewo. W samochód uderzył wtedy potężny podmuch, który przesunął na bok nawet takiego ważącego dwie tony kolosa, także Herzfeld musiał oboma rękami trzymać kierownicę, aby pojazd nie został po prostu zwiany z tej coraz bardziej zwężającej się ścieżki. Cholera, to jak musi być teraz na pełnym morzu? Rzeczywiście nie było co myśleć o przeprawie. Korony drzew miotały się dziko nad ich głowami. Gałęzie dawno już utraciły śnieg, pod którym jeszcze niedawno musiały się uginać. Tylko od czasu do czasu na przedniej szybie pojawiał się biały, drobny jak cukier puder, śnieżny pył. Niebo, na ile Herzfeld mógł to dostrzec przez okno dachowe nad swoją głową, było nadal zaciągnięte, ale przynajmniej już od dłuższego czasu nie padało. Za to szybko zrobiło się ciemno, mimo że słońce miało zajść dopiero za kilka godzin. Zaczął myśleć o pani Szwintowski, która rzekomo sfilmowała swoje samobójstwo, zanim ktoś ją rozczłonkował i upchał w pudle do przeprowadzek. Minęło dopiero kilka godzin, od kiedy dzisiaj rano zaczął sekcję jej zwłok, a miał wrażenie, jakby to była wieczność. Gdzie my jesteśmy? zapytał Ingolf, ziewając obok niego. Praktykant przespał całą drogę i dopiero teraz dochodził powoli do siebie. Sam chciałbym wiedzieć. Na ekranie nawigacji pokazała się chorągiewka jako znak, że za kilka metrów dojadą do celu. Herzfeld nadal nie widział nic oprócz stojących rzadko drzew, głównie sosen i brzus. Jechali jeszcze przez minutę, potem kratkowana chorągiewka wyścigowa zaczęła się kiwać na ekranie, a Herzfeld zatrzymał samochód. Dojechałeś do celu? wymamrotał sam do siebie. W samym środku niczego. Może Linda w ciemności źle odczytała koordynaty, stwierdził Ingolf. Wyciągnął ze schowka zapasową parę okularów i rozglądał się na wszystkie strony. Stali przy rozwidleniu dróg, z których jedna, będąca leśnym duktem, wiodła w kierunku polany. Poza kierunkowskazem dla turystów i zasypanym śniegiem stosem ściętych pni, nie było nic widać w najbliższej odległości. Okej, okay, von Appen, pan zostaje w samochodzie, a ja idę się rozejrzeć, powiedział Herzfeld, nie wyłączając silnika, żeby długie światła reflektorów rozjaśniały teren. "Chce pan naprawdę iść sam?" zapytał Ingolf. "A co może mi się stać? Gdyby Martinek chciał nas zabić, to miał już wystarczająco dużo okazji." "I prawie mu się udało." zwrócił mu uwagę Ingolf. A co będzie jak wpadnie pan do przygotowanego w tym celu dołu pułapki? Herzfeld potrząsnął głową. Uważam, że nad jeziorem to był wypadek. Mam przynajmniej taką nadzieję. A jeżeli nie, to byłby to jeszcze jeden argument za tym, aby pozostał pan w samochodzie i w razie czego mnie uwolnił. Herzfeld spojrzał surowo na praktykanta. Zrozumiano? Tak jest, ser, powiedział Ingolf i zasalutował. Jeszcze tylko jedno. Hertzfeld położył już dłoń na klamce. Co takiego? Czy tam się pali? Wzrok Hertzfelda podążył w kierunku wskazanym palcem przez Ingolfa. Rzeczywiście. Teraz, kiedy równo ułożony stos pni został bezpośrednio oświetlony ksanonowymi reflektorami, nie było żadnych wątpliwości. Za tymi balami unosi się dym, potwierdził Hertzfeld i z powodu silnego wiatru miał pewne trudności z otwarciem drzwi auta. Gwałtowne podmuchy naciskały z ogromną mocą od drugiej strony i rozerwały szarą smugę dymu, jaką jeszcze przed sekundą widzieli nad stosem bali. Zimno, jakie wdarło się do wnętrza samochodu, było potwierdzeniem prognozy pogody w radiu, która zapowiadała temperatury do minus 12 stopni. Herzfeld zeskoczył z siedzenia kierowcy i zapadł się po kolana w śniegu. Zamknął za sobą drzwi i ruszył przez zaspy w kierunku polany już po kilku metrach zlokalizował źródło dymu gęsty w kolorze betonu dym wydobywał się z ukośnej rury od pieca na dachu barakowozu robotników leśnych pod jego stopami złamała się leżąca pod śniegiem gałąź i Herzfeld odruchowo się zatrzymał chciał właśnie ruszyć dalej kiedy nagle za jego plecami zrobiło się jaśniej powiedziałem przecież żeby został pan w samochodzie Zawołał i odwrócił się, ale wtedy zaparło mu dech w piersiach. Drzwi od strony pasażera były uchylone. Włączyło się oświetlenie wewnętrzne w Porsche, więc Herzfeld mógł stwierdzić od razu na pierwszy rzut oka, że syn ministra spraw wewnętrznych zniknął. Ingolf? Żołądek Herzfelda skurczył się gwałtownie. Jego wzrok wędrował na zmianę od barakowozu do Porsche. Mimo gęstego dymu na dachu jednego i włączonego oświetlenia w środku drugiego, obydwa pojazdy sprawiały wrażenie całkowicie opuszczonych. Herzfeld chciał pobiec z powrotem do samochodu, lecz szybko rozmyślił się i najpierw uklęknął. Nic. Obawiał się, że zobaczy Ingolfa leżącego nieruchomo na ziemi obok samochodu, ale tam też go nie było. Ingolf? zawołał znowu. Żadnej odpowiedzi. Co tu się dzieje do diabła? Ostrożnie podkradł się z powrotem do Porsche. Obszedł maskę samochodu i dotarł do siedzenia obok kierowcy. Jednak wbrew obawom nie został ani napadnięty, ani obezwładniony. A po praktykancie nie było ani śladu. In Golf. W samochodzie pstryknęła klimatyzacja, gdy Herzfeld zbliżył się do zamkniętych tylnych drzwi. Przez przyciemnioną szybę widział tylko puste tylne siedzenie. Chwycił za klamkę, zacisnął palce wokół metalowego uchwytu i z głośnym okrzykiem otworzył gwałtownie tylne drzwi. Jednak nie było nikogo, kogo mógłby przestraszyć tym wrzaskiem. Żadnego bezpośredniego zagrożenia. Ale też nie było ingolfa. Wnętrze Kajen było puste. Gdzie jesteś? wyszeptał Herzfeld w mrok lasu do którego odwrócił się bezradny Teraz kiedy światło z samochodu padało bez przeszkód na zewnątrz zauważył głębokie ślady stóp na śniegu O ile mógł się zorientować ślady te prowadziły od samochodu w kierunku niewielkiej grupy drzew na brzegu drogi wśród których znajdował się także wyrośnięty dąb Gdzie pan jest zawołał Herzfeld ponownie i poszedł po śladach co zamierza ingolf? Dlaczego zniknął bez słowa w lesie? Im bardziej zbliżał się do tej grupy drzew, tym robiło się ciemniej. Po raz pierwszy w życiu żałował, że lekarze medycyny sądowej zatrudnieni w federalnym urzędzie kryminalnym nie są wyposażeni w broń służbową. I przeklinał sam siebie, że nie posłuchał własnego instynktu. Od samego początku przeczuwał, że z tym ingolfem coś jest nie tak. Nawet jeżeli był synem ministra spraw wewnętrznych, kto wiózłby swojego profesora przez całe Niemcy tylko po to, aby zachować szansę na odbycie praktyki. Pomysł na interes? Bzdura. Herzfeld, niepewny, czy ma dalej szukać ingolfa, czy lepiej zawrócić do samochodu, zatrzymał się około metra od dębu. I co teraz? Patrzył w kierunku samochodu. Potem na grupę drzew, do której prowadziły ślady, a kiedy spojrzał pod nogi, od razu zauważył, co jest nie tak. Cholera! Powinien od razu na to wpaść. Ślady stóp, za którymi szedł, w śniegu, były za głębokie. O wiele głębsze niż moje. Jakby ingolf niósł jakiś ciężar, albo. Herzfeld zrozumiał prawdę w tej samej sekundzie, kiedy z za drzewa wyłonił się cień. Albo jakby ktoś wyniósł Ingolfa z samochodu. Herzfeld stracił przytomność, zanim zdążył się zorientować, kto przykłada mu do twarzy ciemną, wilgotną szmatę. Rozdział 48. Znowu znajdował się nad jeziorem. Tylko że teraz to nie Ingolf, lecz on sam wpadł do niego przez pękniętą warstwę lodu i z głową pod wodą walczyło życie. Chciał wyciągnąć w górę rękę, aby dosięgnąć krawędzi lodu, ale nie miał już na to siły. Wprawdzie nie odczuwał ani zimna, ani wilgoci, ale za to paraliżujący, ołowiany ciężar, który ściągał go w dół, w mrok, gdzie jego płuca ostatecznie pęknął pod ciśnieniem wody. Zdawał sobie sprawę, że jeżeli teraz weźmie oddech, to woda dostanie mu się do oskrzeli. Ale jak miał się oprzeć, nie dającemu się przezwyciężyć pragnieniu złapania tchu? Nie był już w stanie kontrolować dłużej odruchu oddechowego, a na końcu i tak będzie przecież wszystko jedno, czy utonie z wodą w płucach, czy bez niej? Otworzył szeroko oczy i zobaczył pęknięcie w tafli bezpośrednio nad sobą. Lód był tak blisko, że mógłby dotknąć go językiem. Nagle zamrożona tafla wody oddaliła się, jakby poczuła się urażona, że Herzfeld wyciągnął w jej stronę język. Dalej opadał w dół, a kiedy ucisk był już tak wielki, że groził rozsadzeniem całego jego ciała, zrezygnował z wszelkiej nadziei. Po raz ostatni pomyślał o Hana i otworzył usta. Jego krzyk, domagający się powietrza, był tak głośny, że Herzfeld się obudził. Dzięki Bogu! Z ogromną ulgą, że to tylko senny koszmar, bełkotał coś bez tchu, aby tylko słyszeć własny głos, który był dla niego dowodem, że nadal pozostaje przy życiu. W realnej rzeczywistości było dużo ciemniej niż w jego śnie. W pierwszej chwili Herzfeld nie był pewny, czy w ogóle otworzył oczy. Poczuł kilka kropel, które spłynęły mu z nosa. Koszula była przylepiona do jego piersi, ale Wilgoć ta nie pochodziła z jeziora, lecz był to pot wywołany strachem, który wydostawał się ze wszystkich porów jego ciała. Herzfeld chciał obetrzeć sobie czoło i przeżył déjà vu. Znowu nie był w stanie poruszyć rękoma, tym razem dlatego, że miał je związane za plecami. Co się ze mną dzieje? Zdezorientowany kręcił głową na wszystkie strony, ale nadal nie widział nic poza jasnymi nitkami światła w ciemności. Przełknął i poczuł smak krwi. Potem do jego świadomości jako pierwszy wtargnął ostry ból głowy i karku. Herzfeld zmrużył kilka razy oczy, powoli zaczął się przyzwyczajać do półmroku, który rozświetlany był tylko przez jedno źródło czerwoną lampkę LED, oddaloną o dwa kroki od niego, która jeżyła się słabo, ale równomiernie, a im dłużej Herzfeld patrzył w tym kierunku. Tym wyraźniejsze stawały się zarysy kamery wideo, do której należało to światełko. Przez długi czas wydawało mu się, że unosi się ona w powietrzu, trzymana jakby ręką ducha. Potem dostrzegł trójnóg statywu, na którym była zamocowana, z obiektywem skierowanym wprost na niego. Gdzie ja jestem do diabła? Herzfeld pomyślał automatycznie o nagraniach wideo ekstremistów na których terroryści obcinają głowy zakładnikom przed włączoną kamerą i zaczął się zastanawiać, czy przypadkiem za jego plecami nie wisi flaga z arabskim napisem. Usiłował się odwrócić, co jednak niezbyt mu się udało z powodu bólu, a potem jego wzrok padł na wybrzuszony w górę dach z blachy falistej nad wyłożonym w większości drewnem pomieszczeniem i zrozumiał, gdzie się znajduje. Jestem w barakowozie. Wraz z tym odkryciem powróciła mu pamięć o ostatnich minutach przed utratą przytomności i osunięciem się w mrok koszmaru. Dym z rury kominowej za stosem drewna, ingolf, który zniknął, szmata na jego twarzy. Ponownie chciał się ruszyć, tym razem, aby móc pomasować swoje pulsujące skronie i znowu jego ramiona zostały ściągnięte do tyłu. Krzesło, na którym siedział, miało żelazne szczeble zamiast oparcia, i nogi przyśrubowane do podłogi z desek. Ręce Herzfelda były kilkakrotnie owinięte zwykłym sznurem. Mimo, że zdawał sobie sprawę, że obetrze sobie skórę w pobliżu tętnicy przy nadgarstku, to jednak musiał chociaż spróbować uwolnić się od więzów. Zanim jednak zdążył podjąć ten wysiłek, nagle otworzyły się jakieś drzwi i do barakowozu wszedł z podmuchem syberyjskiego mrozu Sven Martinek. Trzymał w ręku lampę elektryczną, taką jakich używa się do zabezpieczania miejsc budowy na drogach, i przysunął ją w stronę Herzfelda. Kiwnął przy tym do niego głową, jak sąsiadowi, którego spotyka się przypadkiem podczas wyrzucania śmieci. Zamknął drzwi i zanim stanął bezpośrednio przed Herzfeldem, zasunął niewielki rygiel. Chory. To było pierwsze słowo, jakie przeleciało przez głowę profesorowi, kiedy zobaczył go po raz pierwszy od dłuższego czasu swojego byłego kolegę z pracy. Wygląda na chorego. I to mimo, że żółtawy blask lampy, budowlanej, działał jak optyczna nakładka zmiękczająca. O mój Boże, Sven, co się z ciebie zrobiło? Wygląd zewnętrzny Martinka był zwierciedlanym odbiciem stanu jego rozbitej duszy. Był człowiekiem całkowicie zniszczonym, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Jego ubranie wyglądało na nieprane od wielu tygodni i śmierdziało potem, brudem i mokrym psem. Jego buty, z odklejającymi się na czubkach podeszwami, były tak samo w brudnych plamach jak jego twarz, pokryta niechlujnym zarostem. Schudł przynajmniej o 10 kg, więc ubranie, jakie miał na sobie, sprawiało wrażenie za dużego. Włosy miał tak samo dawno nieobcinane jak paznokcie. Rozpadasz się, pomyślał Herzfeld, nie mając pojęcia, co powiedzieć do tego człowieka, który dawniej był tak pedantyczny, jeżeli chodziło o wygląd zewnętrzny, a teraz wyglądał niemal jak bezdomny włóczęga. Milczenie przerwał Martinek, kiedy już powiesił lampę na haku obok zasłoniętego okna po prawej stronie Herzfelda. No, wreszcie spojrzał na zegarek na przegubie. Nie śpieszyłeś się zbytnio. Myślałem już, że w ogóle się nie obudzisz. Odwrócił się. Obszedł wyglądający na niezbyt wygodny komplet mebli narożnych i otworzył skrzynię stojącą pod ławą. Ale cieszę się, że jesteś ze mną, powiedział odwrócony plecami do Herzfelda, co dało profesorowi kolejne sekundy, podczas których usiłował wyspobodzić nadgarstki z więzów. Kiedy Martinek znów się odwrócił, trzymał w ręku butelkę wody. Mówię całkiem poważnie. Cieszę się, że mnie znalazłeś. Ton jego głosu był tak samo smutny, jak wyraz oczu. Podszedł do Herzfelda, w którym nagle w jednej chwili wybuchła niepohamowana wściekłość. Gdzie jest Hanna? Zapytał z taką siłą, jakiej nie podejrzewał u siebie, w tym stanie na wpół ogłuszenia, w jakim się nadal znajdował. Istniało tylko to jedno pytanie. Wszystko innego nie interesowało. – Żyje jeszcze? – Martinek zmarszczył czoło. – Za kogo ty mnie uważasz? – zapytał zmęczonym głosem. Wypił łyk wody z butelki i odstawił ją na podłogę. Następnie z kieszeni kurtki wyciągnął półautomatyczny pistolet. – Czy ty myślisz poważnie, że zadałem sobie tyle trudu, aby dać ci nauczkę tylko po to? – żeby na końcu służyć ci wyjaśnieniami? Postukał się końcem lufy w czoło, aby pokazać, co o tym myśli. Herzfeld zamknął na chwilę oczy i usiłował powstrzymać się od krzyku. Nauczkę? Mordujesz ludzi, Sven. igrasz z życiem mojej córki. Hanna jest chora. Umrze, jeżeli zbyt długo nie będzie dostawała swoich lekarstw. Astma, wiemy. My? Z kim ty współpracujesz? Jego były kolega wykrzewił kąciki ust. To tak nie działa, Pol. To tutaj to nie jest ostateczna rozgrywka, podczas której zabójca z czystego samochwalstwa wyjaśnia własne motywy, aby dać czas bohaterowi na oswobodzenie się. Przerwał na moment, ale jedno mogę ci spokojnie zdradzić. Na twoją komórkę przyszedł SMS. Czy nie zabroniłem ci włączania we wszystko federalnego urzędu kryminalnego? I do tego jeszcze Leutnera. Myślałem, że się nie znosicie. Napisał ci, że najnowsza prognoza pogody przewiduje tymczasowe osłabienie orkanu, wcześniej niż oczekiwano. Krótka przerwa, podczas której możliwy byłby ewentualnie dwudziestominutowy lot na Helgoland. Zorganizował pilota, który czeka na ciebie na lotnisku, jakiegoś aeroklubu niedaleko Cuxhaven i który tu, cytuję, jest na tyle nienormalny, że podejmie się tego ryzyka. Martinek uśmiechnął się cynicznie. Nasz kolega zdobył właściwe informacje. Niestety poprawa pogody będzie bardzo krótko trwała i nastąpi już za pół godziny, a więc niewiele ci to pomoże dlatego pozwoliłem sobie odwołać sms-em ten lot z podziękowaniem, a potem rozwiłem twój telefon i jego kawałki zakopałem w lesie. Tym samym zniszczyłeś nie tylko moją komórkę, ale także jedyną szansę dostania się na wyspę. Nawiasem mówiąc, powinieneś być wdzięczny za tę niepogodę. Dlaczego? Helgoland nie leży w obszarze twoich kompetencji, Paul. Nie wiem, wprawdzie... Jak udało ci się dotrzeć do informacji, które w konsekwencji doprowadziły cię do mnie, ale podejrzewam, że masz tam kogoś na miejscu, kto ci pomaga, prawda? Herzfeld przytaknął bezwiednie. Myślę, że tego dozorce, Ale to wszystko jedno. W każdym razie bez orkanu nie namówiłbyś nikogo, żeby wykonał za ciebie tę brudną robotę. Gdyby szpital na tej wyspie nie został ewakuowany, to obdukcję nakazałby oficjalnie prokurator. A jak tylko wyszedłby na jaw związek między Hanna i tym trupem, wyłączyliby cię z dalszego dochodzenia. Czy ta sytuacja coś ci przypomina? Taki więc był plan, pomyślał Herzfeld. Martinek nie powinien wtedy brać udziału w sekcji swojej córki. A teraz Herzfeld miał przeżyć tę samą grozę i w razie konieczności przemocą próbować dotrzeć do wyników śledztwa, aby ratować własną córkę. Orkan stworzył ci możliwości, bez których sam nigdy nie zaszedłbyś tak daleko stwierdził Martinek. Herzfeld wstrzymał oddech i zaprzestał prób wyswobodzenia się z więzów. Jego były kolega nie zadał sobie zbytniego trudu z tymi węzłami, zapewne brakowało mu doświadczenia w obezwładnianiu ludzi. Z pewnością to jego wspólnik wykonał za niego brudną robotę. Mężczyzna na nagraniu wideo, który pomógł mu zatopić zwłoki w jeziorze, ktoś, kto nie potrafi zawiązać porządnego węzła, nie może być bezwzględnym porywaczem, nie mówiąc już o seryjnym zabójcy. Herzfeld modlił się, aby te jego rozważania nie okazały się jedynie czystym myśleniem życzeniowym. Nie rozumiem tego wszystkiego, Sven. Nie jesteś przecież mordercą powiedział i szukał wzrokowego kontaktu z Martinkiem, który stanął obok kamery. – Jesteś pewny? – Tak, tego jestem pewny. – Prawdopodobnie mogłeś przygotować te wskazówki i być może spreparowałeś ciała. Być może cały ten plan też jest twoim dziełem, chociaż co do tego miałbym już poważne wątpliwości. W każdym razie nabicie na pal sędziny było jednoznaczną sugestią przestępstwa seksualnego. Wiedziałem, że to zrozumiesz, powiedział Martinek z cieniem smutnego uśmiechu. Nie. Wiedziałem, jak odszyfrować twoje znaki, ale nie ma tu mowy o zrozumieniu, Sven. Dlaczego robisz to wszystko? Dlaczego mnie to wszystko robisz? Martinek przygryzł swoją pękniętą dolną wargę i przełożył pistolet z jednej ręki do drugiej. Potem odpowiedział pytaniem na pytanie. Wiedziałeś, że sędzina Tiffen prawdopodobnie dlatego wydała tak łagodny wyrok na Sadlera, ponieważ przeciwko jej mężowi wszczęto kiedyś postępowanie z powodu molestowania seksualnego. Herzfeld zaprzeczył ruchem głowy. Magnus Tiffen był dyrygentem i pewna młoda kobieta, wiolonczelistka, postanowiła zemścić się na nim, ponieważ wyrzucił ją z orkiestry za niepunktualność. Później wycofała wszystkie zarzuty. Jednak dobre imię tego człowieka zostało zrujnowane. Aż do śmierci nazawał w stosunkowo młodym wieku. Nigdzie nie znalazł pracy. Herzfeld westchnął. To, to sam już wiesz, Sven, do czego może doprowadzić ślepa żądza odwetu. Tyfen mściła się łagodnymi wyrokami na tej kobiecie, która doniosła na jej męża, czy raczej na społeczeństwie, w którym coś takiego jest możliwe, ale. Ty niszczysz moją rodzinę, mimo że nie mam na sumieniu twojej córki. Tak to widzisz? zapytał Martinek, a w jego głosie dało się słyszeć pewne rozczarowanie. Tak, bo ja nie jestem sadlerem. Ja ani nie zgwałciłem twojej córki, ani jej nie zamordowałem. To prawda. Martinek zrobił pauzę, podczas której z namysłem spoglądał na broń w swoim ręku, a potem powiedział Nie zabiłeś, Lili. Jej nie. Jej nie? Dlaczego podkreślasz, że jej nie? Martinek podniósł broń, odwrócił dłoń bokiem, jak aktorzy w amerykańskich filmach i wycelował w pierś Herzfelda. Jak już powiedziałem, to nie jest kulminacyjna scena z filmu. Bez patrzenia, sięgnął do stojącej obok niego kamery, nacisnął guzik z boku obudowy i z małej szufladki, która otworzyła się z przeciągłym elektronicznym piskiem, wyjął przedmiot wielkości znaczka pocztowego. Co chcesz zrobić? zapytał Herzfeld. Zaczął mieć niedobre przeczucie, jednak Martinek nie pozwolił mu spojrzeć na przedmiot, który trzymał w dłoni. Stał teraz między nim i kamerą i wpatrywał się w Herzfelda wzrokiem, który z każdą sekundą stawał się coraz bardziej pozbawiony wyrazu. Masz rację, Paul. Nie jestem mordercą. Brakuje mi do tego odwagi. <grym> Odetchnął ciężko. Ale tutaj nie chodzi tylko o ciebie lub twoją córkę. Chodzi o dużo więcej. On mi to uświadomił. On? Kto to jest on? Niedługo go poznasz, tak myślę. Zaufaj mi, to dobry człowiek. Przerażony Herzfeld uświadomił sobie, że tragedia Lili musiała zatruć mózg Martinka. Był kompletnie rozbity. Jego słowa były tak samo obłąkane jak jego czyny. W tym momencie. Martinek przyłożył pięść do ust. Herzfeld zobaczył jeszcze jakiego grdyka porusza się w górę i w dół niczym winda, kiedy Martinek z trudem coś przełknął. Co ty zrobiłeś? wykrzyknął i rozpaczliwie szarpnął więzy. Jeszcze kilka sekund i puszczą, był tego pewien, ale tego czasu nie chciał mu już dać Martinek, który znów podniósł do góry broń. Powiedziałeś, że cieszysz się z mojego przybycia. Powiedział Herzfeld w ostatniej próbie odwiedzenia go od jego zamiaru. Dlaczego? Martinek przymknął oczy, jakby poważnie zastanawiał się nad tym pytaniem, potem powiedział cicho: Żebym na końcu nie został sam. Popatrzył na Herzfelda mokrymi od łez oczami i przyłożył sobie lufę do czoła. Poza tobą nie mam przecież nikogo, kto by mnie rozumiał. Potem nacisnął spust. Siła detonacji była tak wielka, że kawałki czaszki, przemieszane z mózgiem, bryznęły Herzfeldowi w twarz. Ciało Martinka drgało jeszcze przez chwilę, kiedy zwalił się na podłogę barakowozu. Były to jednak już tylko niekontrolowane odruchy umierającego systemu nerwowego. Rozdział 49. Herzfeld zaczął krzyczeć, z rozpaczy, z szoku, o pomoc. Wykrzykiwał imię Martinka, nawet wówczas, gdy ciało tamtego dawno przestało drgać i wykazywać jakiekolwiek oznaki życia. Potem zaczął wołać ingolfa, a w końcu krzyczał z bólu, kiedy naciągnął w sposób nienaturalny nadgarstki, aby wyzwolić je z więzów. Jednak bardziej od krwawiących z otarcia nadgarstków, bolała go gorzka świadomość, że Martinek nie uśpił go i nie związał po to, aby mu coś zrobić. Martinek trzymał go w szachu, aby Herzfeld nie mógł zapobiec samobójstwu swojego załamanego kolegi. Udało się. Ostatnim szarpnięciem Herzfeld wyzwolił ręce z więzów, poderwał się z krzesła i czując lekki zawrót głowy pochylił się nad ciałem, kiedy nagle drzwi otworzyły się z hukiem i do środka wtoczył się Ingolf. Jego płaszcz był cały w śniegu, prawdopodobnie leżał na nim ogłuszony w lesie. Oparł się o ścianę i pochylił do przodu, ciężko dysząc. Także Herzfeld pomyślał już, że praktykant lada chwila zwymiotuje na widok Martinka. Kiedy Ingolf wyprostował się ponownie, Herzfeld zrozumiał, że droga do barakowozu znowu doprowadziła go na skraj wyczerpania. Prawdopodobnie on również musiał się przed chwilą oswobodzić, aby przyjść Herzfeldowi z pomocą. Stój, nie idź dalej! zawołał Herzfeld. A Ingolf dopiero teraz zauważył kałużę krwi na podłodze, w którą o mało nie wdepnął. O Boże, czy to jest. Tak, Martinek. Czy to pan go? Nie, sam to zrobił. Niech pan przyniesie moją walizkę. Oczywiście, powiedział Ingolf i skinął głową, ale nic nie wskazywało na to, żeby miał zamiar ruszyć się z miejsca. Widok trupa zahipnotyzował go. Wpatrywał się w ciało jak sparaliżowany. Hej, obudź się! Nie możemy tracić czasu! Pogonił go Herzfeld, ale dopiero drugie wezwanie dotarło do Ingolfa. Przepraszam, co pan powiedział? Moja walizka! Niech pan przyniesie mi instrumenty sekcyjne! Ale po co? Twarz Ingolfa znów zrobiła się o kilka tonacji bledsza. Herzfeld wskazał na pulsujące czerwone światełko kamery. Przed samobójstwem Martinek połknął kartę pamięci. Muszę ją jak najszybciej wyjąć, zanim zniszczy ją kwas żołądkowy. Rozdział pięćdziesiąty. Serdeczne gratulacje, profesorze Herzfeld. Jeżeli zaszedł pan aż tak daleko, to szybko odrobi pan swoją lekcję. Paul nigdy wcześniej nie widział tego mężczyzny z nadwagą, który w tak poufały sposób się do niego zwracał. Kto to jest? zapytał. Ingolf. Praktykant zadziwiająco szybko doszedł do siebie i wbrew oczekiwaniom okazał się bardzo pomocny. Nie tylko przyniósł Herzfeldowi walizkę z instrumentami sekcyjnymi, ale pomagał mu także przy otwarciu jamy brzusznej nieżywego Martinka, co z powodu niedawnego czasu zgonu i warunków dokonywanej sekcji na podłodze barakowozu przebiegło w sposób bardziej krwawy niż zazwyczaj. Aby wyjąć kartę pamięci z żołądka Martinka, trzeba było rozebrać zwłoki i przewrócić na plecy, przy czym bardzo aktywny był ingolf, mimo że po drżeniu jego dolnej wargi można było poznać, jak bardzo jest spięty. Fizycznie i psychicznie. Nie przetrawił jeszcze dobrze bliskiego spotkania ze śmiercią nad jeziorem, a już musiał patrzeć, jak Herzfeld w niecałe pięć minut rozciął ciało mężczyzny od szyi po kość łonową. Odchylił na bok parujące w zimnie barakowozu, ociekające krwią powłoki brzucha, wyciągnął z głębi jamy brzusznej zmarłego, leżący między wątrobą i śledzioną żołądek, a następnie rozciął go, aby poszukać w środku karty pamięci. Z pośpiechu zrezygnował nawet z założenia rękawiczek. Później Herzfeld ze zgrozą będzie sobie przypominał te nierzeczywiste chwile w barakowozie, ale w tamtym momencie strach o Hana Blokował w nim każdą inną emocję. Nie zastanawiał się nad tym, że po raz pierwszy rozciął człowieka, który był mu bliski. Jego myśli krążyły tylko i wyłącznie wokół tego, co przerażającego może znaleźć w jego żołądku. Przerażało go, co może być na nagraniu, a mimo to modlił się, aby wideo nie zostało zniszczone przez kwas żołądkowy. I jego modlitwy zostały wysłuchane. Bez butelki wody, którą Martinek przyniósł przed swoją śmiercią, nie udałoby im się tak szybko usunąć resztek krwi i wydzielin z karty pamięci, która teraz ponownie znajdowała się w kamerze. Jako że znajdujący się z boku wyświetlacz nie był większy od dłoni dorosłego człowieka, Herzfeld i Ingolf musieli niemal zetknąć się głowami, aby cokolwiek zobaczyć. Wcześniej zaciągnęli zwłoki Martinka do tylnej części barakowozu obok zimnego już pieca i przykryli je prowizorycznie kocem. Wygląda na to, że tym razem nie trzymał się pan przepisów, mówił dalej mężczyzna do kamery. Ten nieznany Hercfeldowi człowiek, z podwójnym podbródkiem, roześmiał się bez cienia radości. Stał tak blisko obiektywu, że ujęcie obejmowało jedynie część twarzy od nasady włosów do szyi. Całość była niekorzystnie oświetlona, a ponieważ mężczyzna był filmowany od dołu, sprawiał wrażenie jeszcze bardziej napuchniętego. W czasie mówienia odsłaniał pożółkłe od nikotyny zęby. Aby dotrzeć do tego punktu, musiał pan zataić ważne dowody, które odkrył pan podczas sekcji. Dziwne. Kiedy Sven prosił pana o to samo, odmówił pan spełnienia jego prośby. Znowu zabrzmiał ten pozbawiony radości śmiech. Ale przecież tym razem chodzi o pana własną córkę. Koszula bliższa ciału, mam rację. Kim ty jesteś? wyszeptał Herzfeld, a mężczyzna na nagraniu, jakby usłyszał jego pytanie, właśnie się przedstawił. Zapewne zadaje pan sobie pytanie, kim jestem. Nazywam się Filip Szwintowski, a pan z pewnością bardzo chciałby się dowiedzieć, jaką rolę odgrywam w tym wszystkim, prawda? Herzfeld przytaknął bezwiednie. Wyjaśnienie jest bardzo proste. Jestem ojcem dziewczyny, którą pan zabił. Ingolf odwrócił się gwałtownie do Herzfelda, który zignorował jego pytające spojrzenie. Widział pan zdjęcia w szopie na łodzie? Zdjęcia z obserwacji sadlera, jakie zrobił Martinek? Herzfeld poczuł się nagle tak, jakby stał na kołyszących się deskach okrętowego pokładu. Gdyby Sven nie obserwował tego sukni syna po jego wyjściu z więzienia, nigdy nie odnalazłby Rebeki. Rebeka. Niejasno przypomniał sobie streszczenie stosunków rodzinnych, jakie niedawno przekazała mu Jao, Sybille Szwinkowski, zamężna z właścicielem firmy przeprowadzkowej Filipem Szwintowskim. Moją córkę Rebekę lat siedemnaście. Po tych dwojgu nie ma ani śladu. Sędzina uważała, że pedofila można zresocjalizować. Czy pan też tak uważa, profesorze? Powiem panu, co ja myślę o tym, jak powinno się traktować skazanych przestępców. Przez krótki moment na ekranie było widać jedynie wnętrze wielkiej dłoni, potem kamera została zaciemniona. Kiedy Herzfeld zaczął dostrzegać na ekranie coś więcej poza przesuwającymi się cieniami, okazało się, że obiektyw został ustawiony w innym kierunku. A szwintowski siedzi na krześle, które nie było dostosowane do jego wagi. Jego potężny korpus opinał szary wełniany sweter z wycięciem w kształcie litery V. Uważam, że każdy sprawca powinien cierpieć tak długo jak jego ofiara i jej najbliżsi co w moim przypadku oznaczałoby, że sadler musiałby do końca swoich dni znosić najgorsze katusze. Świntowski, Lili, Rebeka, Sadlera. Hercfeld zaczął pojmować rozmiary tej grozy. Tacy ludzie jak Sadler nie nadają się do terapii. Jak tylko będą mieli okazję, poszukają sobie kolejnej ofiary. Gdy tylko ten potwór wyszedł z pudła, zaatakował ponownie, a tym razem trafiło na moją Rebekę. Po policzkach Szwintowskiego popłynęły łzy. Wywiózł ją do piwnicy nieczynnej fabryki Wendlin w Hohenschönhausen. Gwałcił ją tam przez dwa dni! Jego głos załamał się. Herzfeldowi też łzy popłynęły z oczu. To było przed czterema tygodniami. Sven śledził minivana sadlera aż do parkingu przed terenami olimpijskimi w Westendzie. Musi pan wiedzieć, że Rebeka dobrze grała w piłkę nożną. Tego wieczoru świętowali wielkie zwycięstwo i było już późno, kiedy pożegnała się ze swoimi przyjaciółkami, przed stojakami na rowery. Sven stracił na moment czujność. Śledził sadlera już od wielu godzin i po prostu zasnął. Kiedy obudził się, minivan sadlera zniknął. Parking był pusty, stał na nim tylko jeden rower, ten Rebeki. Miała taki koszyk na bagażniku na rzeczy sportowe. Ta świnia zastawiła go. Świntowski pochylił się do przodu i ponownie przybliżył nieco do kamery, skrzyżował ręce na kolanach. Wie pan, nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz spałem, od kiedy Martinek zadzwonił do drzwi mojego domu z legitymacją uczniowską Rebeki w ręku. Jego głos zaczął drżeć. Znalazł ją w torbie sportowej. Od razu próbowałem zadzwonić na jej komórkę. Ten sadysta kazał jej nagrać się na pocztę głosową. Ostatnie pożegnalne pozdrowienie dla rodziców. Nie popełniłem jednak wtedy błędu zdania się na policję. Zwłaszcza kiedy usłyszałem, jakiego rodzaju sprawiedliwości doświadczył Martinek. Jeżeli będzie pan się zajmował moim życiorysem, to natknie się pan na pogłoski, które potwierdzą, że jestem człowiekiem chętnie biorącym sprawy w swoje ręce. Sadler znalazł sobie niewłaściwą ofiarę. Herzfeld przytaknął skinieniem głowy i przypomniał sobie opis osoby cytowany przez Jao. Filip Świntowski ma trochę na sumieniu. Prasa nazywała go zabójczym buddą ze względu na jego tuszę. Kamera monitoringu sfilmowała go, jak zrzucił winnego mu pieniądze dłużnika z wiaduktu na autostradę podmiejską, gdzie ten został przejechany przez ciężarówkę. Martinek pomagał mi w poszukiwaniach. Objechaliśmy wszystkie miejsca, w których sadler był obserwowany w ostatnich tygodniach. Siódme było właściwe. Niestety przybyliśmy za późno. Rebeka już nie żyła, kiedy ją znaleźliśmy. Herzfeld nienawidził siebie za uczucie ulgi, jakiego doznał, kiedy stało się jasne, że to nie była Hanna, lecz Rebeka, którą Martinek pochował w jeziorze razem z jej ojcem. Przeprowadzona wcześniej i zarejestrowana na wideo obdukcja miała udokumentować czyny, które popełnił Sadler. Ale przynajmniej. Szwintowski pociągnął nosem i wytarł łzy z twarzy wierzchem dłoni. Przynajmniej udało nam się złapać Sadlera. Znaleźliśmy go w sąsiedniej piwnicy, kiedy oglądał nagrania, które zrobił podczas torturowania Rebeki. Spodnie miała opuszczone do kostek. Łatwo było go obezwładnić, ponieważ właśnie szykował się, żeby sobie. <laughs> Szwintowski przełknął głośno. Wiedział pan, że te gwałty były dla niego rzeczą drugorzędną? Chciał sobie dodatkowo zwalić konia w nagrodę, że udało mu się nakłonić Rebekę, żeby się zabiła. Taki więc był cel i metoda tego sadysty pomyślał Herzfeld. W zasadzie Sadler był tchórzliwą świnią. W jego przeszłości można by zapewne natknąć się na cały szereg molestowań i poniżeń i z całą pewnością ten przestępca seksualny już od wczesnego dzieciństwa uważał się za nic niewarty kawał gówna, jakim był w rzeczywistości. Tylko podczas tych kilku sekund, kiedy czuł władzę, jaką miał nad życiem innej osoby, budziło się w nim poczucie własnej wartości i czuł się silny. A ponieważ te sekundy były tak rzadkie, zaczął utrwalać je na filmie. Wielki Boże, nic dziwnego, że Szwintowskiemu odbiło i chciał zemsty na każdym, kto w jakikolwiek sposób miał coś wspólnego z bestialskim mordem na jego córce. Tiffen i Sadlera załatwił już wspólnie z Martinkiem. A teraz przyszła kolej na mnie. Ale on nie chce mnie zabić, tylko patrzeć jak cierpię. Chce mi odpłacić tą samą monetą. Herzfelda zemdliło na myśl, jak mało jest prawdopodobne, aby tych dwóch ojców, którzy stracili swoje córki, pozostawiło Hanna przy życiu. W następnej chwili Herzfeldowi aż ciarki przeszły po plecach, bo znowu Szwintowski jakby czytał w jego myślach. Ja wiem, pan w zasadzie nie jest złym człowiekiem, panie profesorze. Pan ani nie zgwałcił mojej córki, ani nie wydał łagodnego wyroku na jej zabójcę. Moje dążenie do zemsty dotyczyło początkowo tylko sędziny oraz rzecz jasna Sadlera, któremu już tam na miejscu odciąłem język, którym. Głos szwintowskiego załamał się ponownie i nie udało mu się wypowiedzieć tego, co było dla niego niemożliwe do wypowiedzenia, którym on oblizywał rebekę, zanim ją zgwałcił. W pierwszym odruchu chciałem zamęczyć sadlera na śmierć a sędzinę załatwić przez swoich ludzi ale potem Martinek uświadomił mi że tutaj nie chodzi tylko o nas oparł się zmęczony na krześle a Herzfeld po raz pierwszy zwrócił uwagę na pomieszczenie w którym znajdował się Szwintowski sądząc po drewnianych podporach było to puste poddasze obok niego musiało być niewielkie okno przez które wpadało do środka niezbędne do nagrania światło Chodzi o cały system, który z ofiar czyni sprawców wyjaśnił Świntowski. O policję, która jest zbytnio przeciążona, aby po każdym zgłoszeniu zaginięcia organizować akcję poszukiwawczą. Chodzi o sądy, które silniej każą przestępców podatkowych niż pedofilów. O psychologów, którzy zalecają przepustki dla gwałcicieli, jak tylko odkryją jakąś traumę w ich dzieciństwie, podczas gdy mnie, za moje nielegalne kasyna, najchętniej zamknęliby do izolatki. No, i oczywiście chodzi także o aparat medycyny sądowej, jako część tak zwanego państwa prawa, które na końcu służy tylko sprawcom, a ofiary każe po raz drugi. Świntowski zacisnął powieki i podniósł ostrzegawczo gruby palec do góry. Poczekaliśmy, aż rana sadlera się zagoi. Martinek zaszył mu kikut języka, aby ta świnia nam się nie wykrwawiła. A potem, kiedy już wyzdrowiał, kazaliśmy mu wykonać całą brudną robotę. A więc to sadler okaleczył zwłoki i nabił na pal sędzinę. Hartzfeld zadawał sobie pytanie, w jaki sposób zmusili te bestie do tego, i sam sobie odpowiedział: Przyrzekli mu Hana jako nagrodę. Teraz to jemu napłynęły łzy do oczu. Przyznaję, że ta zabawa w podchody, mająca zaprowadzić pana do córki, może wydawać się okrutna. Ale wskazówki znajdują się w ciałach ludzi, którzy zasłużyli na śmierć. Pan ma przynajmniej jeszcze wielką szansę, aby uratować swoją córkę. W przeciwieństwie do naszych rodzin, które straciły już wszystko. Dlaczego warto było żyć? Stąd samobój stworzony szwintowskiego. A więc to prawda. Sybille Szwintowski nie została wcale zmuszona ani do wzięcia tabletek, ani też do pożegnalnego nagrania, które Wydział Zabezpieczenia Śladów znalazł w penthouse'ie. Tak więc znalazł się Pan już prawie na końcu swojej drogi do poznania faktów, panie Herzfeld. Mógłbym oczywiście zdradzić teraz Panu, gdzie przetrzymujemy pana córkę, ale nie chciałbym Panu tego wszystkiego tak ułatwiać. Jak już powiedziałem. O tym wszystkim, czego udało mi się dowiedzieć, jest pan dobrym człowiekiem. Ale także dobrzy ludzie popełniają błędy, za które pan musi teraz odpowiedzieć. Szwintowski wytarł sobie łzę z kącika oka. Nie jestem taki jak Sven. Teatralność nie pasuje do mnie. Dlatego ostatniej wskazówki udzielę panu ustnie. Hana pozostawiliśmy sam na sam z sadlerem. O Boże. We wnętrzu Herzfelda otworzyły się mroczne drzwi. Niech pan podąża za białym światłem Alcatraz, jeżeli chce ją pan znaleźć. Co ma na myśli do diabła? zapytał Ingolf. Herzfeld zupełnie zapomniał o jego obecności. Na pana miejscu pośpieszyłbym się, jeżeli nie chce pan stracić hana na zawsze. To były ostatnie słowa Szwintowskiego. Podniósł się z krzesła. Najpierw z pola widzenia kamery zniknęła jego głowa, potem było widać tylko nogi, bo wszedł na krzesło, na którym cały czas siedział. Nie! Wykrzyknęli Herzfeld i Ingolf jednocześnie, ale wtedy Świntowski odepchnął już nogą krzesło. Jego żona wybrała tabletki, Martinek pistolet, Świntowski stryczek. Herzfeld wzdrygnął się cały. Widział, jak wiszące na linie ciało Szwintowskiego zaczęło dziko podrygiwać. Tak długo, aż zaciągnięta na jego szyi pętla przerwała całkowicie dopływ krwi do mózgu. I kiedy Herzfeld wpatrywał się, nieruchomy ze zgrozy wdyndające przed kamerą stopy, uświadomił sobie, że wraz z Filipem Szwintowskim umarł ostatni człowiek, który mógłby doprowadzić go do kryjówki, w której przetrzymywana była jego córka. Rozdział pięćdziesiąty pierwszy Hanna pozostawiliśmy sam na sam z Sadlerem. Herzfeld wiedział, że te słowa będą prześladowały go do końca życia, jeżeli nie uda mu się rozwiązać ostatniej zagadki Szwintowskiego. Właściwie to powinien raczej odczuwać ulgę, jako że Sadler leżał martwy na stole w sali sekcyjnej w klinice na wyspie, co oznaczało, że Hanna nie mogła już znajdować się w jego rękach. Ale być może oznaczało to jedynie, że było już zapójną. A nawet gdyby Hanna udało się do tej chwili przeżyć męki zgotowanej jej przez tego sadystycznego przestępcę seksualnego, znajdowała się obecnie w jakimś lochu, sama, bez zapewniających przeżycie lekarstw. Niech pan podąża za białym światłem Alcatraz. Zakładam, że nie miał na myśli wyspy z więzieniem w San Francisco. Podzielił się swoim przypuszczeniem Ingolf. Nie, to była zapewne tylko wskazówka dotycząca jakiegoś więzienia znajdującego się na wyspie. Prawdopodobnie wszystko związane jest z Helgolandem. Już dobrych kilka minut minęło od chwili, kiedy Herzfeld zobaczył przedsiębiorcę przeprowadzkowego skaczącego w otchłań śmierci, ale nadal nie mógł pozbyć się widoku jego stóp, kołyszących się powoli w tej z powrotem. Według wskaźnika u dołu wyświetlacza do końca nagrania pozostało jeszcze niecałe trzy kwadranse. Hertzfeld przesiedziałby najchętniej ten czas w barakowozie, aby sprawdzić, czy na nagraniu nie znajdują się jeszcze jakieś ukryte, pożyteczne wskazówki, jednak zdawał sobie sprawę z tego, że nie mają na to czasu. Nie mamy 40 minut, aby obejrzeć do końca to wideo. Cholera, nie mamy nawet 40 minut, aby dotrzeć na wyspę. Już chciał zatrzymać nagranie, kiedy w ostatniej chwili spojrzał na datę i nie wyłączył kamery. Coś pan zauważył? Coś mi się tutaj nie zgadza wyszeptał Herzfeld. Dotknął ekranu. Obraz zastygł, a profesor wskazał na lewy dolny róg monitora. Co się nie zgadza? zapytał Ingolf, masując sobie kark. Wysoki praktykant, aby cokolwiek dojrzeć z nagrania, musiał się ponownie pochylić do niewielkiego obrazu na ekranie kamery. Według podanego tutaj czasu, świntowski zabił się trzy dni temu. Ostatni prom odszedł przedwczoraj, a więc najpóźniej od tego momentu Martinek musiał znajdować się tu na stałym lądzie. Kiedy znaleziono zwłoki Sadlera w Helgolandzie? zapytał Ingolf. Linda odkryła je wczoraj na brzegu, ale nie oznacza to, że nie mogły leżeć tam dłużej. No dobrze, Świntowski zdeponował tam sadlera, alias Erika, to było przed trzema dniami. Tuż przed tym, zanim sam się powiesił. Ingolf zmarszczył podejrzliwie brwi. Ale co działo się w międzyczasie? Profesor kiwnął głową. Dobre pytanie. Kto w takim razie wbił Enderowi nóż w szyję, skoro Sadler i Świntowski już nie żyli? A Martinka nie było na wyspie. Myśli pan, że? Tak. Musi być jeszcze trzeci sprawca. Herzfeld ponownie dotknął ekranu i przewinął nagranie do miejsca, w którym Świntowski odepchnął krzesło. To może też być manipulacja, wyraził przypuszczenie Ingolf, który w ostatnim momencie odwrócił wzrok, aby nie oglądać ponownie tych okrutnych ujęć. Ale dlaczego Martinek i Szwintowski mieliby się zabijać? Ciii! Przerwał mu Herzfeld i położył ostrzegawczo palec wskazujący na ustach. Słyszał pan to? Nie, y, co takiego? Ingolf ponownie odwrócił się w stronę kamery. Herzfeld przewinął raz jeszcze, a podkręcił głośność do maksimum. Rzeczywiście, nie myliłem się. Ingolf przytaknął podniecony. To jest jakiś gong albo coś w tym rodzaju? Wskutek szumów w tle nie było go prawie słychać, dlatego przeoczyli to za pierwszym razem. Ale teraz, kiedy Herzfeld wiedział, na co ma zwrócić uwagę, nie miał już wątpliwości. Nie, to nie gong, to zegar. A ja go gdzieś już dzisiaj słyszałem. Zgadza się, przytaknął także Ingolf. Taki stary zegar stoi u nas w domu, w bibliotece. I gdzieś na Helgolandzie. Puls Herzfelda przyspieszył. Dotychczas tylko przypuszczał, że Hanna może być przetrzymywana na wyspie. Miejsce znalezienia zwłok nie musiało być jednocześnie miejscem, gdzie ją więziono, a poza tym pierwszą wskazówkę znalazł na swoim stole sekcyjnym w Berlinie. Teraz istniał wreszcie konkretny ślad prowadzący na Helgoland. Kilka godzin temu, kiedy rozmawiał przez telefon z Lindą, usłyszał bicie stojącego zegara. Nie był tylko pewny, w którym miejscu na wyspie znajdowała się wtedy jego rozmówczyni. Niech pan da mi swoją komórkę, powiedział Herzfeld. Ingolf pokręcił z żalem głową i wyciągnął swój telefon z kieszeni spodni od dresu. Nie działa, powiedział. Martinek wyjął baterię i kartę SIM, kiedy byłem nieprzytomny. Cholera, ale należało się tego spodziewać. W takim razie musimy chyba pojechać do obudki telefonicznej. Herzfeld chciał właśnie odkręcić kamerę ze statywu, aby zabrać jako dowód rzeczowy, kiedy Ingolf złapał go za ramię. Co jest? Nie chce pan najpierw sprawdzić, czy wciąż jest podłączona do WiFi? Co pan ma na myśli? Ingolf wskazał palcem na czerwoną lampkę LED. Wydaje mi się, że pana kolega był komputerowym gadżeciarzem. Najpierw laptop z odłączonym ekranem dotykowym, a teraz kamera z dostępem do internetu. Czy to oznacza, że to wszystko, co tu widzieliśmy, jest online? Przyznanie się do winy, zarzuty, samobójstwo. Nie, ale plik wideo z wyspy musiał jakoś dotrzeć tutaj do barakowozu. A ja podejrzewam, że Szwintowski przesłał nagranie swojego samobójstwa bezpośrednio przez wideoczat do pamięci w kamerze. W każdym razie z czystego technicznego punktu widzenia byłoby to w przypadku tego modelu jak najbardziej możliwe. Ingolf poprosił Herzfelda, aby ten się odsunął i zaczął naciskać różne guziki na bocznej stronie obudowy kamery. W miejsce obrazu kołyszącego się w powietrzu ciała szwintowskiego na ekranie pojawiły się szeregi liczb i danych. Ręce Ingolfa drżały, a jego palce pozostawiały wilgotne odciski na ekranie, ale nie potrzebował wiele czasu, aby dojść do potwierdzenia swojego pierwotnego wniosku. Jest tak, jak myślałem, odwrócił się do Herzfelda, który na próżno usiłował zrozumieć, co praktykant właśnie robił. Świntowski użył anonimowego czatu, czyli wykorzystał swoją kamerę na wyspie jako wideotelefon. A Martinek odebrał to nagranie tą kamerą i zapisał je. No i. Niestety nie ma żadnego i. Połączenie zostało zakończone już kilka dni temu, i dlatego nie mogę. Ingolf przerwał w połowie zdania i nie reagował także, kiedy Hertzfeld pytał go, co się dzieje. Zamiast tego chwycił kamerę obiema rękami, zasłaniając Herzfeldowi widok na to, co z nią robi. – Ha! – zawołał nagle podniecony, a kiedy ponownie odstąpił od statywu, na jego twarzy malowała się mieszanka euforii i obawy. – Co jest? – Jak powiedziałem, czatrum Szwintowskiego został dawno zamknięty, ale w protokołach poleceń widzę, że w ostatnich dniach Martinek wielokrotnie korzystał z innego połączenia – Zanim jeszcze Herzfeld zdołał zadać kolejne pytanie, Ingolf wpisał na ekranie dotykowym link i po środku monitora ukazała się kręcąca się klepsydra. Po niecałych dziesięciu sekundach rozległ się piszczący sygnał, jako potwierdzenie nawiązania połączenia, a na monitorze pojawiły się pierwsze śnieżące obrazy. Rozległ się też zduszony krzyk Herzfelda, kiedy zobaczył pomieszczenie piwniczne, przypominające bunkier. Rozdział 52. W piekle. Poszło łatwiej niż się spodziewała. Jej metalowa prycza znajdowała się dokładnie pod żarówką i tym samym bezpośrednio pod hakiem rzeźnickim. Jakiś czas trwało, zanim zabrała w sobie tyle sił, aby stanąć na łóżku, a kiedy w końcu jej się to udało i w miarę stabilnie balansowała na metalowych sprężynach, mogła bez większego trudu zdjąć kabel z haka. I w jego miejsce umocować pętle. No i jak, to jest właśnie to, czego chcesz? zapytała przekornie do kamery i podjęła decyzję. Nie, nie tą o śmierci. To było już dawno postanowione. Raczej sama odbierze sobie życie niż dopuści tego szaleńca z nożem do obrzezania swoich najczulszych miejsc. Kolejnego bólu już nie zniosę. Poza tym i tak przecież nie przeżyje, powiedziała sama do siebie. Nie miała żadnych wątpliwości co do tego, że zabójca spełni dane jej przyrzeczenie. Wyraz jego oczu, kiedy ją gwałcił, bił, kopał i maltretował nożyczkami, był bezwzględny i jednoznaczny. Dla niego nie była człowiekiem, lecz dziwką, przedmiotem jednorazowego użytku. Jak tylko skończy z nią, jak tylko mnie obrzeza, od razu jej się pozbędzie. Jedyną szansą, jaka jej pozostała, to wyznaczenie samej czasu i okoliczności własnej śmierci. I ten czas właśnie nadszedł. Skoczy. Jak tylko zakończy ostatnie przygotowania. Gwałtownie, nieco za szybko i stąd nieudolnie, zeszła z pryczy i boleśnie podwinęła się jej stopa. Ten nowy, dodatkowy ból obudził w niej wściekłość i znowu zaczęła płakać. Przede wszystkim dlatego, że wiedziała, że będzie teraz musiała przez jakiś czas odpoczywać, zanim znowu da radę wejść na prycze, a na to trzeba było czasu, którego nie miała. — Bo pewnie zaraz wróci. — Kiedyś — powiedział. — Ale kiedy jest kiedyś? Podciągnęła kolana pod brodę i masowała miejsce, w którym znajdował się tatuaż. Głaskała motyla i żałowała, że nie umie fruwać. — Ale nawet gdybym umiała, to i tak teraz by mi to nie pomogło, prawda? Kiedy ból przeszedł w łagodne pulsowanie, spróbowała ostrożnie wstać, ale się nie dało. Kontuzja sama w sobie była niegroźna, w porównaniu z tym, co musiała dotychczas wycierpieć, ale w ogólnym obrazie ta skręcona kostka była kroplą, która przepełniła czarę cierpienia. W każdym razie w tym momencie nie byłaby w stanie przesunąć pryczy do rogu bunkra, aby stamtąd rozbić kamerę. Przypuszczała, nie. Wiedziała, że jej mordercy tylko dlatego nie było tak długo, ponieważ podniecało go oglądanie, jak wielką władzę nad nią ma. Zapewne podglądał ją cały czas. Prawdopodobnie będzie mu stawał za każdym razem, kiedy później będzie oglądał, jak ona skacze w otchłań śmierci. Jednak nie chciała dać mu tej satysfakcji. Jeżeli umrze, to bez publiczności. Tylko jak zniszczyć kamerę, zanim on przyjdzie? Podpełzła do rogu, nad którym zamocowana była za pomocą prostej, ale skutecznej konstrukcji z dwustronnej taśmy klejącej, nieustannie pulsująca czerwonym światełkiem kamera. Urządzenie pracowało bezprzewodowo i działało na baterię. W każdym razie nie dostrzegła żadnego kabla, za który mogłaby chwycić i po prostu ściągnąć kamerę w dół. W tym momencie, kiedy znajdowała się bezpośrednio pod obiektywem, sądząc po kącie ustawienia kamery, nie była w ogóle lub przynajmniej częściowo widoczna, a ta świadomość, że zniknęła z pola widzenia tego szaleńca, napawała ją irracjonalną radością, która jednak nie trwała długo i ustąpiła miejsca głębokiemu smutkowi. Nie tylko on może mnie widzieć. Ja sama nigdy więcej nie będę mogła zobaczyć się w lustrze. Zamknęła przepełnione łzami oczy i usiłowała zrozpaczona wygrzebać z głębi świadomości wspomnienia o własnej tożsamości. Jednak wszystko, co jej się ukazywało, to niepowiązane ze sobą okruchy zdarzeń. Jej ojciec na rowerze, dużo kartonów przeprowadzkowych, takich jak ten, w którym znalazła stryczek. Jej matka na lotnisku, tatuażysta, który ostrzegał ją, że to miejsce jest szczególnie bolesne. Przypomniała sobie, że chciała zdawać maturę i że była dobra z matmy i w ale to jej nie wystarczyło. Nie chcę umierać, wyszeptała i przełknęła gwałtownie ślinę, a przynajmniej tak długo, dopóki nie dowiem się dlaczego. Wytarła sobie łzy z kącików oczu, a potem powiedziała nieco głośniej. I dopóki nie dowiem się, kim jestem. Mimo to podniosła się ponownie i pokuśtykała z powrotem do pryczy. Lepiej, żeby się znowu pokazała, zanim wróci ten obłąkaniec. Leżenie na zimnej podłodze i tak przecież nie uruchomi jej wspomnień. Rozmyślać mogła także ze stryczkiem na szyi. Rozdział 53. To nie zadziała! zaprotestował Ingolf, który miał trudności z dotrzymaniem profesorowi kroku. Herzfeld przedzierał się przez polanę do Porsche, w głębokim pokolana śniegu. Odkręconą na prędce ze statywu kamerę niósł ukrytą podpuchową kurtką, chociaż musiał stwierdzić, że ten środek ostrożności jest zupełnie zbędny. Leutner miał jednak rację. Jakby na przekór ich oczekiwaniom, pogoda wyraźnie się poprawiła i nie było już zagrożenia, że kamera zostanie uszkodzona przez wiatr czy padający śnieg. Sztorm przemienił się w silną bryzę. I wbrew wszelkim prognozom, nawet kilka wieczornych promieni słonecznych przebiło się przez rozdartą pokrywę chmur. Szybciej! zawołał Herzfeld i odwrócił się szybko, aby sprawdzić, co z ingolfem. Przemarznięty praktykant rozcierał sobie ciało, ciasno obejmując ramionami tułów. W swoim ciemnym dresie, niemal całkowicie zlewał się z szaro-czarną ścianą lasu i stosem leżących za nim ściętych pni. Nie możemy pojechać wykrztusił, a Herzfelda opadło mroczne przeczucie. Zabrał panu kluczyki? Tak, ale to nie problem. Schowałem w samochodzie zapasowy. Okej, okay, w takim razie ruszamy. Herzfeld ponownie poszedł przodem w kierunku Porsche. Oświetlenie wewnętrzne nadal się paliło, bo otwarte było troje z drzwi. Musimy dotrzeć do najbliższej miejscowości. Wezwać pomoc. Herzfeld nie miał pojęcia, jak wyglądały warunki pogodowe na pełnym morzu, ale podejrzewał, że w tych okolicznościach pozwolenie na start otrzyma przynajmniej helikopter ratunkowy. W każdym razie, zanim pogoda pogorszy się ponownie, musiał się z kimś skontaktować. Wszystko jedno, czy z Leutnerem, Federalnym Urzędem Kryminalnym, policją, czy ze służbami ratunkowymi. I zanim moja córka skoczy w otchłań śmierci. Zobaczył tylko pustą, stalową pryczę. I nagie ściany. Więcej kamera nie obejmowała, ponieważ ona schowała się w kącie piwnicy, jak mógł wywnioskować z odgłosu jej oddechu. Ale stryczek na haku rzeźnickim mówił sam za siebie. Był dla niego sygnałem, że Hanna jest o krok od podzielenia losu córki Martinka. Szwintowski otworzył mu oczy. To był sposób sadlera. Tak długo torturował swoje ofiary, aż na oczach kamery wybierały dobrowolną śmierć. Wprawdzie Sadler leżał od wczoraj na stole sekcyjnym Lindy, ale co ten sadysta zdążył zrobić Hana wcześniej? Jakie męki jej obiecał? I jak długo już sama i opuszczona siedziała w swoim lochu czekając na niewyobrażalny ból z pewnością wystarczająco długo, aby złamało to jej duszę. Sadler mógł już nie żyć, ale ziarno, jakim zatruł psychikę Hana, było ciągle w niej. I z tego powodu Szwintowski kazał mu się pośpieszyć. To była kwestia minut, zanim Hanna podejmie swoją ostatnią decyzję. I skoczy. Gdzie jest dokładnie zapasowy klucz? Dopytywał się Herzfeld, kiedy dotarł do polnej drogi. Z powodu długiego mrozu, ziemia pod warstwą śniegu była twarda jak beton i dla samochodu terenowego nie stanowiłaby żadnego problemu. Gdyby nie. Nie, nie, nie! krzyknął Herzfeld, waląc się obiema pięściami w skronie. Ingolf, który właśnie dołączył do niego, jeszcze pogorszył sytuację, mówiąc. Bardzo mi przykro. Ach tak. Przykro ci, że moja córka właśnie będzie się wieszać w Helgolandzie, podczas gdy my bezradnie tkwimy w tym lesie, bez komórek, bez samochodu? Ich sytuacja była beznadziejna, a to z powodu banalnej rzeczy. Martinek przeciął wszystkie opony. Nawet gdyby udało im się dojechać na felgach do głównej szosy, kosztowałoby to zbyt wiele czasu, którego nie mieli. Nie panując nad sobą z wściekłości i rozczarowania, Herzfeld kopnął jedną z dziurawych opon i z całej siły zatrzasnął prawe tylne drzwi. Mamy niestety do dyspozycji tylko jedno koło zapasowe powiedział Ingolf i otworzył tylne drzwi. Pochylił się do środka i wyjął drugi klucz spod koła. To nam już jednak nie pomoże. Hertzfeld oparł zrezygnowane głowę o szybę po stronie kierowcy. Jego wzrok padł przy tym na oprawioną w skórę instrukcję obsługi Cayenne, która spadła na podłogę przed siedzeniem pasażera. Nagle podskoczył, jakby poraził go prąd. Po sekundzie grozy otworzył gwałtownie drzwi, wsiadł i położył kamerę na tylnym siedzeniu. – Szybko, szybko! – zawołał do Ingolfa, który właśnie chciał zamknąć tylne drzwi samochodu, a teraz patrzył na niego skonfundowany – co pan chce zrobić? Klucz zapasowy dawaj! Ingolf zamknął drzwi, jednak niespecjalnie śpieszył się, żeby usiąść obok Herzfelda. Daleko tak nie zajedziemy! bąknął sceptycznie, podając Herzfeldowi klucz. Mamy przed sobą krótką drogę. Krótką? Najbliższa miejscowość leży dziesięć minut jazdy stąd. Przy aktualnym stanie mojego samochodu oznacza to Au! Ingolf złapał się jedną ręką uchwytu nad drzwiami, a drugą oparł na schowku na desce rozdzielczej, aby przeciwstawić się siłom odśrodkowym, jakie nagle na niego oddziałały, bo Herzfeld nacisnął pedał gazu. Kombinacja pozbawionych powietrza opon i wyboistej drogi leśnej spowodowała, że Porsche z luksusowej maszyny na powietrznych amortyzatorach przemieniło się w dzikiego konia, a Ingolf uderzał głową na przemian w szybę i sufit. Jest pan przypięty! To było ostatnie pytanie, jakie Herzfeld zadał swojemu pasażerowi, który krzyczał, że jadą w złym kierunku. Rzeczywiście, posuwali się w głąb lasu, a nie w stronę szosy. Herzfeld miał coraz większe trudności w utrzymaniu pojazdu na tej wąskiej ścieżce. Chce pan nas zabić? Prawie trafiłeś, chłopcze. Herzfeld upewnił się szybkim spojrzeniem, że pas zaskoczył. Potem zamknął oczy i szarpnął gwałtownie kierownicą w bok. Porsze otarło się o przykryty śniegiem pień i o mało nie chybiło celu. Po niewielkim obrocie uderzyło bez hamowania w dwunastoletni dąb, którego pień wszedł w samochód jak nóż. Od chłodnicy poprzez komorę silnika aż do deski rozdzielczej i przeciął go na dwie części, wyzwalając siłę, pod wpływem której przednia szyba rozprysnęła się jak konfeti. Rozdział 54. Helgoland. Wraz ze spadkiem temperatury w sali sekcyjnej coraz bardziej słyszalne stawało się harczenie Endera. Jego wysiłkom, żeby nabrać powietrza w płuca, a dokładniej wysiłkom jego nieprzytomnego ciała, towarzyszył dźwięk, jakby ktoś próbował wyciągnąć rurką ostatnie krople płynu z plastikowego kubka. Linda klęczała obok niego, od kiedy usiłował przekręcić się na bok we śnie. Niekontrolowane ruchy Endera poprzedziło lekkie drżenie nóg, które na razie się uspokoiło. Za to jego gałki oczne poruszały się niespokojnie pod zamkniętymi powiekami z jednej strony nad drugą. Nie martw się, wszystko będzie dobrze! powtarzała Linda wciąż to samo zdanie, w które od dawna już nie wierzyła, a które wymawiała tylko dlatego, że nic więcej nie miała właściwie do roboty. Z tych dwóch godzin, jakie przyrzekł jej Herzfeld. Pozostało jeszcze kilka minut, a ona nie widziała żadnego powodu do nadziei, że profesor dotrzyma słowa i przyśle profesjonalną pomoc. Co jakiś czas próbowała do niego zadzwonić. Najpierw w nieskończoność powtarzał się sygnał, a on nie odbierał, a później zaczęła się natychmiast włączać poczta głosowa. Abonent chwilowo poza zasięgiem sieci. Proszę zostawić wiadomość. Linda westchnęła z Jeszcze kwadrans i sama pójdę. Przyrzekła Enderowi, którego zimną i wilgotną dłoń ściskała kurczowo, aby przynajmniej podświadomie czuł, że nie jest sam. Kiedy tak klęczała kolanami na materacu, zmagała się z kilkoma emocjami jednocześnie, jedną bardziej niestosowną od drugiej. Jednak stopniowo wszystkie te emocje przyćmione zostały koniecznością pójścia do toalety. Ostatni raz była tam w swoim domku na plaży. Od tego czasu minęła już wieczność. Wprawdzie przez ostatnie kilka godzin prawie nic nie piła, ale teraz miała wrażenie, jakby pęcherz miał jej zaraz pęknąć. Zastanawiała się już, czy nie skorzystać z miski, ale chwilowo powstrzymywało ją od tego ciężkie uczucie zmęczenia. W ciągu ostatnich minut kilkakrotnie już zapadła w trwający kilka sekund sen. Do tego wszystkiego zaczynała jeszcze odczuwać głód, mimo niezbyt apetycznego otoczenia. Czuła, że spada jej poziom cukru. Niedługo nie będzie już w stanie podnieść ręki, jeżeli szybko czegoś nie zje. Pewnie dlatego po pogrzebie zawsze była uczta pogrzebowa, brzmiała jej ostatnia racjonalna myśl, zanim głowa bezwładnie opadła jej na piersi. Czuła, jak traci równowagę, ale nic sobie nie robiła z tego, że osunęła się na wyłożoną kafelkami ścianę obok materaca. Nie chciała tylko przerywać połączenia z enderem i dlatego ściskała jego dłoń, tym mocniej, im głębiej zapadała w pozbawiony jakichkolwiek marzeń sen. Niestety nie trwał on długo. Huk gromu, który przywrócił ją do teraźniejszości, był tak potężny, że będąc jeszcze w półśnie, usiłowała wmówić sobie, że to jej się tylko śniło. Jednak potem znowu zagrzmiało tak głośno, jakby Linda znajdowała się bezpośrednio pod kopułą dzwonu, w którą ktoś walił młotem. Ktoś z zewnątrz musiał z całej siły skoczyć na drzwi. Linda nie potrafiła wytłumaczyć sobie inaczej tych wibracji i potężnego echa. W mroku rozświetlonym tylko przez skierowaną na sufit latarkę, nie było widać nic podejrzanego, ale Linda była przekonana, że stalowa okładzina drzwi musiała zostać z tamtej strony wgnieciona. Nie zdziwiłaby się, gdyby wybrzuszenie było także widoczne od wewnątrz. Nagle ponownie coś. Noga, ciało uderzyło głucho w drzwi. Alinda zrobiła tym razem to, czego dotychczas unikała ze strachu. Głośno krzyknęła i puściła dłoń Endera. Uczucie głodu, pełny pęcherz zmęczenie i wyczerpanie, wszystko to zostało zapomniane. Podniosła się z trudem i wpatrywała się w drzwi, z za których nadal dobiegały jakieś odgłosy. Wprawdzie teraz nikt już nie rzucał się na drzwi, ale za to Linda usłyszała metaliczne kołatanie, a potem je zobaczyła. Światło. Zimne i ostre jak klinga noża padało przez coraz bardziej powiększającą się szparę w drzwiach, co oznaczało, że ktoś z zewnątrz musiał z całych sił napierać na klamkę, żeby je przesunąć. Jedynie przewrócona szafka z instrumentami uniemożliwiała napastnikowi wejście do pomieszczenia. Kim pan jest? Krzyknęła Linda. Żadnej odpowiedzi. Szarpanie drzwiami nie ustawało, chociaż szczelina jak na razie przestała się powiększać. Kant szafki, zgodnie z zamierzeniem Lindy, zaklinował się na klamce drzwi i nie dały się one dalej otworzyć. Napastnik zmienił jednak teraz taktykę i nie usiłował już przesunąć drzwi w bok, lecz uderzał w nie z zewnątrz, aby impetem wstrząsów odsunąć blokującą je przeszkodę. Linda zadziałała instynktownie, odsuwając w pierwszym rzędzie materac z enderem ze strefy zagrożenia. Następnie zaczęła napierać na szafkę, aby zapobiec jej odsunięciu się od drzwi. Dopóki jej brzegi były mocno zakleszczone, z prawej o ścianę, z lewej o klamkę drzwi, zabójca nie mógł wejść do środka. Chyba, że znajdzie inny sposób dotarcia do mnie, spojrzała na sufit. Ale w panującym półmroku nie dojrzała żadnych włazów do tuneli nawiewu nad głową, co nie znaczyło, że ich tam w górze nie było. Wręcz przeciwnie, napastnik nieustannie rzucał się na przesuwane drzwi i za każdym razem Lindzie z najwyższym trudem udawało się dosunąć z powrotem odskakującą szafkę na instrumenty. Wiedziała, że to tylko kwestia czasu, kiedy jej opór zostanie przełamany. Chyba, że. Rozejrzała się w panice wokół siebie. I oszacowała czas, jakiego potrzebowała do przesunięcia kolejnej zapory. Obydwa ciężkie stoły sekcyjne stały kilka metrów od niej, co oznaczało, że były nieosiągalne, nie mówiąc już o tym, że przymocowano je do podłogi i tym samym unieruchomiono. Ale za to łóżko! Linda wykorzystała przerwę, jaką z konieczności zrobił sobie napastnik, aby złapać za łóżko na kółkach, na którym przywieźli sędzinę. Nie namyślając się długo, czy to rzeczywiście w czymś pomoże, przewróciła je na kant i oparła o drzwi. W tej samej chwili otworzyła się szuflada z instrumentami sekcyjnymi i różne przedmioty wypadły na podłogę. Obok plastikowych rurek, drewnianych łopatek i gumowych taśm, Linda zauważyła dwa długie, zaostrzone metalowe pręty, które wyglądały jak szpikulce do lodu i które wydały jej się darem od niebios. W huku wywołanym ponownymi uderzeniami w drzwi z zewnątrz, Linda złapała za jeden z nich i weszła na szafkę z instrumentami. Dzięki temu mogła dosięgnąć ręką górnej szyny, po której przesuwały się drzwi. Gorączkowo zaczęła je obmacywać wzdłuż, aż w końcu natknęła się na to, czego szukała Śruba. Czego pan chce ode mnie? zawołała, nie otrzymując żadnej odpowiedzi. Impet uderzeń, które wstrząsały drzwiami, powodował, że również Linda wzdrygała się przestraszona za każdym razem i dlatego musiała próbować kilkakrotnie, zanim udało jej się odpowiednio przyłożyć ostrze metalowego pręta do śruby. Półprzytomna ze strachu i rozpaczy, uderzyła gołą ręką w gumowy trzonek pręta, a potem spróbowała raz jeszcze, aż wreszcie wyczuła, że udało jej się nieco poluzować śrubę. Wyobraziła sobie, że musi temu zabójcy, czyhającemu na nią na zewnątrz, wyłamać ząb ze szczęki i wcisnęła ostrze głębiej w szynę, głębiej w dziąsło i pchnęła dźwignię do góry. Czy zadziałało? Czy śruba wystaje na tyle, aby blokować szynę? Tego Linda nie wiedziała. Nie miała też pojęcia, dlaczego odgłosy na korytarzu prowadzącym do sali nagle umilkły, zaraz po tym jak zeszła z szafki na instrumenty. Dygocąc na całym ciele, z palcami jednej dłoni zaciśniętymi kurczowo na stalowym pręcie, a z drugą wplątaną w rozpaczliwym geście we włosy, wpatrywała się w drzwi, które przestały się poruszać. Do oczu napłynęły jej łzy, kiedy uświadomiła sobie, że gdzieś między próbą zrobienia dodatkowej zapory z przewróconego łóżka, a usiłowaniami, by poluzować śrubę, musiała stracić kontrolę nad pęcherzem. Plama między jej nogami stawała się powoli zimna. Do potwornej mieszanki miotających nią emocji, dołączyło jeszcze zawstydzenie. I co teraz? Linda domyślała się, że dzięki swoim działaniom co najwyżej zyskała trochę na czasie, i że bez czyjejś pomocy nigdy nie udaje jej się wydostać na zewnątrz. Ostatnie resztki sił, jakie jeszcze w sobie miała, właśnie zostały zużyte. Wycieńczona osunęła się plecami po ścianie na podłogę i zakryła twarz rękami. W uszach miała tak silny szum, że nie słyszała nawet swojego dyszącego oddechu. Nie mówiąc już o cichym odgłosie, z jakim otworzyły się od wewnątrz drzwi drugiej szuflady chłodni na zwłoki, zaraz po tym jak Linda zamknęła na moment oczy, aby przemyśleć beznadziejność własnej sytuacji. Rozdział 55. Pierwsze co dotarło do Lindy. To głos, który wydał się jej jednocześnie znany i nierzeczywisty. Potem otworzyła oczy i zorientowała się, że musiało upłynąć trochę czasu, ponieważ agregat awaryjny prądu znowu działał, a tym samym także oświetlenie na suficie. Nie miała czasu, żeby się nad tym zastanawiać, nie słyszała, jak zbliża się do niej mężczyzna, który teraz trzymał ją w uścisku, jak w imadle. Kwestia, czy rzeczywiście zasnęła z wyczerpania, stała się zupełnie nieważna w obliczu oczekiwanego bólu, w obliczu mojej bliskiej śmierci. Nie poznałeś mnie? wysyplenił psychopata, któremu Linda nie chciała nadawać żadnego imienia, nawet w myślach, ponieważ wymówienie jego imienia oznaczałoby akceptację jej własnego końca. Chciała wstać. Ale mężczyzna na to nie pozwolił, trzymając ją za ramiona i przyciskając plecami do ściany. Nieco się zmieniłem od czasu, kiedy widzieliśmy się po raz ostatni, powiedział. Jego słowa brzmiały, jakby mówił z pełnymi ustami, a przecież jego twarz wyglądała tak, jakby było to absolutnie niemożliwe. Brakowało mu połowy żuchwy, a na lewym policzku otwierała się rana o poszarpanych brzegach. To było źródło jego zgniłego oddechu który Linda czuła z każdym wypowiadanym przez niego słowem i powód, dla którego każdemu jego słowu towarzyszyło syczenie. Wszędzie to ja, twój najukochańszy Dany. Dany? Teraz już Linda nie mogła opierać się prawdzie. Zabójca przestał być obcym człowiekiem. Niebezpieczeństwo miało swoje imię i nie pochodziło z zewnątrz, lecz przez cały czas ukrywało się tuż przy niej w sąsiedniej szufladzie chłodni, obok mnie. A więc jednak nie myliła się, i nie było to żadne urojenie, kiedy nie tak dawno myślała, że zobaczyła cień przemykający w lustrze otwartej windy. Czyżby od tego czasu był z nią razem w sali sekcyjnej? Linda otworzyła usta i usiłowała odsunąć się od danego, kiedy nieoczekiwanie poluzował swój uchwyt. Spokojnie, kochanie, nie wuj się. Dany Hak, stalker, od którego jej brat chciał ją na zawsze uwolnić. Człowiek, przed którym uciekła na Helgoland tylko po to, aby znaleźć się w piekle. Ten właśnie mężczyzna usiłował teraz uśmiechnąć się do niej, potęgując tylko przez to potworność swojego wyglądu. Wyciągnął do niej rękę, jakby chciał pomóc jej wstać. Twój brat Klemens chciał nas rozdzielić, powiedział z wysiłkiem. Linda siedziała na podłodze w kucki i patrzyła przerażona na danego, który miał w oczach łzy. On jest przeciwny naszej miłości, malutka. Tak bardzo, że usiłował nawet mnie zabić. Wiedziałaś o tym? Linda pokręciła przecząco głową, jak w transie. Zauważyła, że włosy danego, niegdyś wielka duma próżnego artysty, nie były ani przycięte, ani umyte. Najpierw mnie pobili wybrat brat i jego w przyjaciele. Potem zostawili mnie w lesie i nagle pojawiła się ta dziewczynka. Powiedział jej, gdzie mnie znajdzie. Mówił powoli, usiłował wymawiać słowa zrozumiale, co jednak mu się nie udawało z powodu obrażeń. Jego słowa nie miały często ani początku, ani końca. Z sykiem przechodziły jedne w drugie. Dany pociągnął nosem. Jego głos stał się płaczliwy. O mało nie rozdzielili nas na zawsze, kochanie. Nawet nie wiesz, przez co musiałem przejść. Na żywy w bagażniku, w lesie. Jedynie myśl o tobie i wspomnienie naszej miłości trzymały mnie przy życiu. Modliłem się, żebyś przyszła do mnie, mój aniele, i mnie uratowała. Ale zamiast ciebie przyszedł diabeł. Najpierw pomyślałem, że. Ta mała chce mi pomóc, a ona wyjęła wtedy broń, którą twój brat przygotował dla niej w samochodzie i strzeliła mi w twarz. Oszołomiona Linda obmacywała lewą ręką podłogę wokół siebie, w nadziei na znalezienie jakiegoś instrumentu, który wypadł z szafki. Może ten szpikulec do lodu, a najlepiej nóż sekcyjny? Cholera, gdzie ja położyłam ten nóż? Myślę że ona nawet nie mogłaby być pociągnięta do odpowiedzialności harny. Powiedział dany, a Linda ze strachu prawie już zapomniała, o kim on w ogóle mówi. I nie poszłaby do więzienia, gdyby ją złapali. Ale nie udało się, jak widzisz. Nie sprawdziła, czy naprawdę nie żyje. Inaczej zauważyłaby, że w ostatnim momencie udało mi się odwrócić głowę. Pokazał Lindzie zmasakrowaną przez kulę żuchwę. Linda wstała. Mimo odrazy odczuwała jednak coś w rodzaju litości dla danego, któremu z brzegów rany w sposób niekontrolowany spływała ślina. Przyznaję, że bezpośrednio po tym byłem pełen nienawiści. Chciałem się zemścić na Twoim bracie, tej dziewczyncej. I... I to także przyznaję na tobie, bo nawet do mnie nie zadzwoniłaś. A ja nie mogłem się do ciebie dodzwonić na swój stary numer. I podczas gdy leżałem w domu, faszerowałem się środkami przeciwbólowymi i daremnie czekałem na Twój telefon, zacząłem sobie wyobrażać, co Wam wszystkim zrobię. Uśmiechnął się potwornym grymasem a litość Lindy zmieniła się w czyste przerażenie. Jak mnie znalazłeś? Wyrzuciła z siebie. Przez twoje e-maile. Na szczęście dałaś mi swoje hasło. Dałaś? Wykradłeś je. Tak jak i pin do mojej poczty głosowej i wszystko inne, czym usiłowałem chronić moją sferę prywatną. Przeczytałem e-mail od Clemensa. Napisał, że zorganizował dom dla ciebie na Helgolandzie. Tak, jakbyś się na to zgodziła. Przyjechałem ostatnim promem, zanim rozszalał się storm. Linda wyobraziła sobie ze szczegółami, jak dany, grubo opatulony, schodzi z pokładu. Z szalem narzuconym na głowę, tak jak wielu innych pasażerów chroniących w ten sposób twarze przed zimnem. Tylko, że jego szal zasłaniał rany. Ale skoro przyjechałeś tutaj z mojego powodu, to co masz wspólnego z córką Herzfelda? Skąd te trupy i kto przed chwilą walił w drzwi na korytarzu? Dany zrobił gest, jakby chciał dotknąć jej twarzy, ale ona się uchyliła. Coś jest, słoneczko, otworzył ramiona w zapraszającym geście. Przecież powiedziałem, że już się na ciebie nie gniewam. To już przeszłość. Przez długi czas byłem pełen nienawiści, tak przyznaję, nawet pierwszego dnia, kiedy przybyłem tu na wyspę. Chciałem cię przerazić, położyłem się do twojego łóżka, używałem twoich ręczników, a... ale potem usłyszałem, jak rozmawiasz przez telefon ze swoim bratem. Chciałaś się dowiedzieć, co mi zrobił. Boże, Linda. Byłaś taka wściekła, taka zatroskana o mnie. Wtedy nabrałem pewności, że to on zmusił cię do opuszczenia miasta i że nadal mnie kochasz. Prawda, że kochasz mnie jeszcze? Lindzie zrobiło się niedobrze. Jednak zdawała sobie sprawę, że musi robić wszystko, aby cała sytuacja znowu nie wymknęła się spod kontroli. Tak, Dany? Powiedziała więc duszonym głosem i podniosła się z trudem. Spójrz na mnie! zażądał i podszedł o krok bliżej. Linda rozważała swoje szanse i doszła do wniosku, że nie ma żadnych. Była nieuzbrojona, jedyni ludzie, którzy mogli jej pomóc, byli martwi lub leżeli w agonii, a ona sama się tu zamknęła. Powiedz, że mnie kochasz. Kocham cię skłamała. Twój głos jest pełen zwątpienia, a twój pełen błędu. Ponieważ nie rozumiem, dlaczego się tutaj schowałeś, usiłowała kontynuować swoją grę. Dlaczego wcześniej się nie pokazałeś? Wstydziłem się, Linda, zrozum. Kiedy tu przyszedłem, chciałem się zemścić, ale kiedy się zobaczyłem, pragnąłem już tylko być przy tobie. Ale jak mogłem w takim stanie się pokazać? Pokazał na swoją zmasakrowaną twarz. Bałem się, że już mnie nie zechcesz, a więc pozostawałem w tle, ale zawsze byłem w pobliżu ciebie. A zwłaszcza gdy się zorientowałem, że masz tutaj problemy. Przełknął ciężko, jakby coś uwięzło mu w gardle. Jestem twoim aniołem stróżem. A więc nie przyszedłeś, żeby mi zrobić krzywdę? Zapytała Linda, a jej wargi wykrzywiły się w groteskowym uśmiechu. Długo nie będzie w stanie tak udawać. Przynajmniej udało jej się nie szarpnąć głową, kiedy dany dotknął jej włosów. Nigdy nie zrobiłem ci krzywdy, przecież wiesz, oblałeś mi kwasem czoło i zabiłeś mojego kota. To dlaczego zrobiłeś to wszystko tutaj? Co tutaj zrobiłem? zapytał i w jego głosie zabrzmiało szczere zdziwienie. No, wszyscy ci ludzie. Co oni ci zrobili? Ci tutaj? zapytał, idąc za jej wzrokiem, który najpierw powędrował do Endera, a potem od jednego stołu sekcyjnego do następnego. Dany potrząsnął głową. Nie mam w tym nic wspólnego. Nic wspólnego? Czy to możliwe? Tu był ktoś inny, przysięgam. Nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. Myślałem, że to ty mi wyjaśnisz. Czy to Klemens zmusił cię do rozcinania tych truchów? Nie, odpowiedziała i w tym samym momencie pożałowała swojej nieostrożności. Klemens był tym, kogo Dany najbardziej nienawidził. Obarczał winą za wszystko i to mogła wykorzystać. W takim razie kto się zmusza? Wyjaśnię ci to, jak stąd wyjdziemy, Dany. Chciała odwrócić się do drzwi, ale on przytrzymał ją za rękę. Linda? Odwróciła się do niego i przeszedł ją dreszcz. Mimo, że część jej żałowała tego, co mu zrobiono, jednak nie mogła się pozbyć myśli, że wygląd zewnętrzny danego po raz pierwszy odpowiada jego chorej istocie. Co? zapytała. Posłał Słucham? Poczuła straszny ucisk w gardle. Całus na pojednanie. Żebym był pewny, że nie myliłem się co do siebie. Uniósł pod brudek, z którego zwisała rozciągnięta kropla śliny, jak pająk spuszczający się na swojej nici. Nie, proszę, nie, tylko nie to. Zamknęła oczy. Co on błędnie zrozumiał jako jej zgodę. Kiedy przyciągnął ją do siebie, musiała siłą stłumić w sobie krzyk. Wiem, dla innych jestem odstraszający, ale to ty patrzysz na mnie oczami miłości. Prawda, że tak jest, Linda? Tak, zamknęła oczy i poczuła, jak jego wilgotne usta przyciskają się do jej warg, jak jego język usiłuje rozchylić jej ściśnięte usta. Przełknęła gwałtownie ślinę, aby nie zwymiotować. Przez moment zwiększał nacisk, ale potem odchylił się od niej tak gwałtownie, że o mało nie straciła równowagi, gdyby jej nie przytrzymał. Co się stało? Zapytała. A odpowiedź wyczytała w jego oczach. Były pełne nienawiści, wściekłości i rozczarowania. Linda znała jego wachnięcia, te porywcze zmiany nastrojów, które popychały go do skrajności. Cholera, zawaliłam sprawę. Dany uniósł koszulę, a ona zobaczyła nóż sekcyjny, którego szukała, tkwiący za paskiem jego spodni. Tyż ma to, wyszeptał. Potem uderzył ją otwartą dłonią w twarz. Linda chciała rozmasować palący policzek, kiedy poczuła kolejną falę bólu przechodzącą jej przez głowę. To dany złapał ją za włosy. Myślisz, że nie wiem, kiedy mnie okłamujesz? Teraz stał za nią, z ostrzem przyłożonym do jej szyi. Znowu poczuła jego wodę po goleniu i wywołało to w niej jeszcze większą falę mdłości niż wszechobecny trup i zapach. Czujesz do mnie wstręt! Nie dany. Czuję, że już mnie nie kochasz! Kocham! Masz innego? Co nie, przysięgam! Dany złapał ją za rękę. Wykręcił do tyłu i pchnął do przodu. Oboje upadli na jeden ze stołów sekcyjnych. W tym momencie zgasło światło. Dany, proszę, daj nam jeszcze jedną szansę! Kocham cię! Mam dziurki w nosie twoich kłamstw! Zatrzymał się i pociągnął ją za włosy, unosząc jej głowę tak, że po raz ostatni zobaczyła Endera, do którego z tego co działo się wokół niego zupełnie nic nie docierało. Dany położył latarkę niedaleko materaca, dlatego też miejsce, gdzie leżał Ender, było lepiej oświetlone niż to, gdzie oni się teraz znajdowali. Było coś między wami? zapytał Dany z pełną powagą. Linda nie miała pojęcia, co miałaby odpowiedzieć na to szaleństwo. Znów pchnął ją do przodu, a Linda zaczęła przeczuwać, dokąd może ją zaprowadzić ten wymuszony marsz przez salę sekcyjną. A może pieprzysz się z facetem, z którym ciągle gadasz przez telefon? Dotarli do zlewu i tak jak się spodziewała, dany poluzował uchwyt, aby móc odkręcić wodę. Strumień uderzył silnie w zlew który od czasu obdukcji był do połowy wypełniony wodą wymieszaną z krwią a Linda zastanawiała się gorączkowo co mogłaby powiedzieć lub zrobić aby uniknąć nieuniknionego ale nic nie przyszło jej do głowy od chwili kiedy woda dotarła do oznaczenia informującego o dopuszczalnym poziomie wszystko przebiegło bardzo szybko Linda nie miała nawet czasu aby po raz ostatni zaczerpnąć powietrza i nabrała duży haust zimnej wody kiedy dany wepchnął jej głowę do zlewu Skoro ja cię nie mogę mieć, nie dostaniecie żadnej... Wykrzyczał. Tylko spokojnie, jeszcze nie wszystko stracone. Pomyślała i miała ochotę jednocześnie krzyczeć, płakać i oddychać. W jednym z komiksów, jaki narysowała przed kilkoma laty, bohaterka przechytrzyła swojego mordercę, ponieważ zaczęła udawać nieżywą na no długo przed tym, zanim rzeczywiście skończyło się jej powietrze. Ale teraz Linda na własnej skórze przekonała się, jak nierealistyczna była ta scena. Kiedy została wciśnięta pod wodę, przestała panować nad swoimi ruchami. Instynktownie kopała, waliła rękami i miotała się na wszystkie strony. Już teraz, kilka sekund po zanurzeniu, myślała, że nie wytrzyma ani chwili dłużej bez tlenu. Skóra piekła ją, jakby ktoś wtarł w nią proszek wywołujący swędzenie. W tym stanie nie było możliwe świadome zwiotczenie mięśni, aby dany uznał ją pomyłkowo za martwą i zwolnił ucisk. Umrę. Jej dłonie uderzały o stalowy brzeg stołu sekcyjnego. Ender, wstań! Noż, pomocy! Jej ostatnie myśli zredukowały się do pojedynczych słów. Nadal wprawdzie krzyczały w jej głowie, ale już niedługo staną się cichsze. Tak jak jej dłonie nie będą już uderzały o brzeg zlewu. Słyszała coraz głośniejsze dudnienie, jakby siedziała w startującym samolocie. Przed jej oczami tańczyły ogniste błyskawice, a ona nie miała pojęcia, czy ma oczy otwarte, czy zamknięte. Ja nie chcę umierać. Linda uderzyła kolanem o coś pod zlewem, ale czuła jedynie mocny chwyt danego na karku. Dudnienie w jej głowie przeszło w rytmiczne łomotanie. Jej ruchy stawały się coraz wolniejsze i jej ciało groziło zwiotczenie, ale nie dlatego, że to udawała, tylko że rzeczywiście umierała. Nie. Po raz ostatni zacisnęła dłoń w pięść, chociaż wiedziała, że nie ma już na tyle siły, aby uderzyć nią do tyłu w twarz stalkerowi, który pochylał się nad nią, przygniatając ją ciężarem własnego ciała. Ale. Linda wyprostowała palce, aby natychmiast je zacisnąć ponownie. Co to jest? Do huku panującego w jej czaszce wmieszały się wspomnienia z dzieciństwa. Przypomniała sobie spacer po lesie i proce, którą ojciec wyciął dla niej z gałęzi. I początkowo nie mogła zrozumieć sensu tej myśli, aż nagle uświadomiła sobie, co znalazła przez przypadek na stole sekcyjnym. Ja Złapała to coś jeszcze mocniej. Ja nie chcę. Ostatnim gestem oporu przeciwko śmierci, poderwała rękę do góry w kierunku, gdzie spodziewała się głowy Stalkera. Umierać! I miała szczęście. Ktoś inny trzymałby się przypuszczalnie w pewnej odległości. Zapewne poluzowałby uchwyt w ostatnich sekundach śmiertelnych podrygów ofiary, ale dany chciał być w chwili śmierci Lindy jak najbliżej niej. Dlatego jego twarz znajdowała się tuż nad powierzchnią wody, kiedy ostrze kija, na który była nadziana sędzina, przeszło przez jego prawy oczodół do wnętrza czaszki. Linda poczuła, jak ten ważący tony ciężar spadł z jej ciała i poderwała głowę do góry. Zaczęła kaszleć i krzyczeć jednocześnie. Więc nie mogła wciągnąć do płuc odpowiedniej ilości powietrza, kiedy upadła obok zlewu na podłogę. Zdawała sobie sprawę, że nie może tak długo leżeć, a przynajmniej powinna się wyprostować, bo inaczej się udusi. Ale zamiast tego podciągnęła kolana aż do piersi i czuła się, jakby jej głowa tkwiła w plastikowej torbie. Każdy oddech był męczarnią, która wymagała od niej nadludzkich wręcz wysiłków. Nie dam rady. Przynajmniej nie marnowała już myśli na to, co stało się z Danem i nie zastanawiała się, czy za sekundę znowu jej nie zaatakuje. Podczas gdy ona, niezdolna do walki, walczy na podłodze o każdy haust tlenu. Młot pneumatyczny w jej głowie stawał się coraz głośniejszy. Miażdżył każdą myśl, z wyjątkiem jednej. Powietrza. Łomot pod jej czaszką był tak potężny, że w ogóle nie słyszała innych odgłosów wokół siebie. Ani rzężenia danego, ani piszczenia i skrzypienia drzwi wejściowych, które ktoś z zewnątrz usiłował otworzyć łomem, aby móc wreszcie dostać się do sali sekcyjnej. Rozdział 56. Gdzie stoi zegar? Linda otworzyła oczy. Myślała, że śni, i zamknęła je ponownie. Hej, nie, nie, nie nie zasypiaj! Poczuła potrząsanie, jak w samochodzie jadącym po kocichu łbach. Tylko, że ona odczuwała to, jakby nie miała zupełnie nic wspólnego z ciałem trzymanym właśnie przez dwie silne męskie dłonie. Jakby to był zupełnie ktoś inny, któremu ten mężczyzna, o wyrazistym i jednocześnie zmęczonym wyglądzie, odsuwał włosy z twarzy. Kim pan jest? zapytała Linda tak niewyraźnie, że jej mamrotanie przypominało próby wysławiania się przez danego. Jej język był opuchnięty i zdrętwiały. To ja! Odpowiedział mężczyzna niezbyt sensownie, a potem krzyknął coś za siebie do tych pozostałych, którzy kręcili się za nim. Przyszedł pan z całą armią, aby mnie wreszcie wykończyć? Głowa Lindy opadła do przodu na puchową kurtkę tego mężczyzny. Po raz pierwszy od dłuższego czasu poczuła się bezpiecznie, mimo że nadal podejrzewała, że wspiera głowę na piersi któregoś z zabójców, odpowiedzialnych za wszystkie te trupy, które nie były ofiarami jej byłego chłopaka. Dany wykrztusiła przerażona, kiedy uświadomiła sobie, że nie wie, co się z nim stało. Wszystko w porządku, uspokoił ją donośny głos, który wydał jej się przyjemnie znajomy. Wyłupiłaś mu oko. Stracił przytomność z bólu i został obezwładniony. Nic już i nie zrobi. Gdyby ten mężczyzna ponownie nią nie potrząsnął, znowu o mało by nie odleciała. O wiele bardziej otrzeźwiające były jednak słowa, jakie do niej wypowiedział. To ja, Linda. Paul Herzfeld. Rozwarła szeroko oczy, mrugnęła kilka razy i potrząsnęła z niedowierzaniem głową, która nagle wydała jej się zupełnie pusta. Paul? Zapytała, jakby nigdy wcześniej nie słyszała tego imienia. Naprawdę ci się udało? Tak. Już nie musisz się bać, wszystko będzie dobrze. Ujął jej twarz w dłonie i spojrzał głęboko w oczy. Muszę tylko wiedzieć, gdzie dokładnie byłaś, kiedy zaczął bić zegar. Rozdział pięćdziesiąty siódmy. Haus Steffen? Gdzie to jest? zapytał Herzfeld, przesadzistego mężczyznę, który zagrodził mu wejście do kliniki. Lądowanie helikoptera ratunkowego na parkingu kliniki zwabiło mały tłumek ludzi, wśród nich owego barczystego mężczyznę, który donośnym głosem przedstawił się jako burmistrz wyspy. Nazywam się Tilbandrup i domagam się wreszcie wyjaśnienia, co się tutaj dzieje. Na jego twarzy było wyraźnie widać nieufność, a Herzfeld dobrze to rozumiał. Swoim aktualnym wyglądem przypominał raczej oszalałego, seryjnego mordercę niż profesora medycyny sądowej. Jego ubranie i ręce były poplamione krwią. Pas Porsche przeciął mu podczas zderzenia skórę na szyi, włosy sterczały mu na wszystkie strony, a twarz miał pokrytą proszkiem po pęknięciu poduszki powietrznej. Tylko Ingolf, który pozostał w budynku szpitala z powodu skrajnego wyczerpania, wzbudzał jeszcze mniej zaufania podczas ich przybycia. Nazywam się Paul Herzfeld i kieruję jednostką specjalną przy Federalnym Urzędzie Kryminalnym, powiedział i pokazał burmistrzowi swoją legitymację. Jednocześnie dał znak lekarzowi pogotowie i pilotowi, który ich tutaj przetransportował, aby poszli za nim, ale kiedy bandrup podniósł ostrzegawczo rękę. Obaj mężczyźni niezdecydowanie stali w miejscu. Y, chwileczkę. Nie może pan tak po prostu zjawić się tutaj, i mogę, jak najbardziej. I przyrzekam panu, że wszystko wyjaśnię, tylko teraz nie mam na to czasu. Herzfeld spojrzał tę mężczyźnie z ogorzałą twarzą głęboko w oczy i wiedział już, że nie ma do czynienia z tępem służbistą, który kurczowo domaga się trzymania przepisów, kiedy należy raczej działać. Proszę! powiedział Herzfeld z naciskiem. Życie mojej córki zależy od naszego szybkiego działania. Bandrup wahał się jeszcze przez moment, potem odsunął się na bok i powiedział z lekkim skinieniem głowy. No więc dobrze, zaprowadzę tam pana, ale mam nadzieję, że w drodze zaserwuje mi pan cholernie dobre uzasadnienie. Burmistrz poszedł przodem i zaprowadził ich do elektrycznego pojazdu, który zaraz po przyjeździe zaparkował obok helikoptera ratowniczego. Silny podmuch wiatru uderzył teraz w ten pojazd, ale nie można było tego porównać ze sztormem, jaki szalał przez ostatnie godziny, chociaż ciemne chmury nad Morzem Północnym wskazywały na to, że krótka przerwa w nawałnicy zbliżała się już do końca. Bandrup spojrzał w niebo, potem na Herzfelda, który ze swoją walizką na instrumenty sekcyjne na kolanach, zajął miejsce obok kierowcy i zwrócił się do pilota i lekarza ratownika na tylnym siedzeniu. Musieliście naprawdę postradać zmysły, że odważyliście się tutaj przylecieć. Obaj mężczyźni przytaknęli bez słowa. Jeżeli Ender i Hanna przeżyją ten dzień, to będzie to zasługa instrukcji obsługi. Kiedy Hertzfeld kilka godzin wcześniej chciał przeczytać: Jak programuje się system nawigacji w samochodzie Ingolfa, przejrzał także rozdział dotyczący modułu bezpieczeństwa GPS w Porsche. W tamtym momencie informacje na temat zintegrowanego systemu ratunkowego w razie wypadku wywołały u niego jedynie zniecierpliwione zmarszczenie czoła. Chciał się wtedy dowiedzieć, w jaki sposób dodaje się do nawigacji współrzędne geograficzne, a nie co się stanie w chwili, kiedy po uderzeniu wybuchną poduszki powietrzne. Według informacji producenta, od tej chwili miało minąć nie więcej niż 10 minut do lokalizacji przez centralę sygnałów z nadajnika wraku i wysłania zespołu ratowniczego na miejsce wypadku. Przy podawaniu tego zakresu czasowego inżynierowie zawyżyli jednak dane. Wszystko trwało 7 minut, jak stwierdził na własnej skórze Herzfeld. A kiedy specjalnie uderzył samochodem w drzewo, to nie wysłali karetki, lecz od razu helikoptera. Lekarz Pogotowia i jego asystent, którzy wylądowali na Polanie, początkowo ucieszyli się, że obok całkowicie zniszczonego samochodu terenowego znaleźli zdrowych swoich pacjentów. Kiedy jednak później usłyszeli, czego od nich domagają się Herzfeld i Ingolf, uznali to za skutek szoku. Dopiero kiedy Herzfeld wyciągnął swoją legitymację federalnego urzędu kryminalnego i zażądał, aby połączyli go z kolegą nazwiskiem Leutner, zaczęli pojmować, że tych dwóch wariatów mówi całkiem poważnie i naprawdę chce, aby przetransportować ich na prywatne lotnisko w pobliżu Cuxhaven, gdzie rzekomo czeka na nich pilot z Cessną. Kiedy jednak zespół ratowniczy usłyszał, że w szpitalu na wyspie leży mężczyzna z ciężką raną kłutą szyi i musi być natychmiast przewieziony na ląd, sprawdzili prognozę pogody i zdecydowali się sami zająć tą sprawą. Lekarz obstawał jednak przy tym, aby nie łamać żadnych przepisów i chciał przewieźć Ingolfa i Herzfelda do najbliższej szpitalnej izby przyjęć, zanim polecą dalej na Helgoland. Wtedy jednak stwierdził zdumiony, że młodszy z pacjentów jest synem ministra spraw wewnętrznych polityka, którego biografię niedawno przeczytał i od tego czasu podziwiał. Tym, co przeważyło o wzięciu ich na pokład, była plastikowa torba, którą Ingolf wyciągnął z tajnego schowka pod kołem rezerwowym i przekazał obu ratownikom ze słowami Potraktujcie to panowie jako dodatek za złą pogodę. Herzfeld nie chciał w ogóle wiedzieć, ile gotówki woził ze sobą praktykant, ale miny tych obu po zajrzeniu do środka mówiły same za siebie. I tak doszło do tego, że zespół ratunkowy, po rozmowie z centralą, wykorzystał poprawę pogody i wziął kurs na Helgoland. Do wyspy dolecieli po 20 minutach silnych turbulencji, z powodu których Ingolf kilka razy musiał wymiotować. Teraz praktykant siedział na noszach w klinice i nie nadawał się do niczego. 20 minut. Szybciej niż Herzfeld mógł sobie wymarzyć, a mimo to zapewne za późno. W drodze do domu nad urwiskiem ograniczył się do poinformowania burmistrza o najważniejszych faktach, że jego córka została porwana przez grupę zrozpaczonych rodziców, którzy uważali się za ofiary wymiaru sprawiedliwości i chcieli się zemścić na ludziach, którzy byli w ich oczach za to odpowiedzialni. I wszyscy porywacze już nie żyją? dopytywał się bandrup z niedowierzaniem, kiedy zatrzymali się przed domem sędziny Tyfen nad stromem urwiskiem. Tak, wybrali dobrowolną śmierć, kiedy ich misja dobiegła końca. Sadler, Tiffen, moja córka. Ofiary ich zemsty leżały albo w sali sekcyjnej, albo są na najlepszej drodze w tym kierunku. — A jak ci mordercy przybyli na wyspę, że my tego nie zauważyliśmy? — zapytał Bandrup. Jednak Herzfeld nie chciał tracić więcej czasu na wyjaśnienia, mimo że według niego odpowiedź była prosta, kiedy zobaczył na posesji sędziny przyczepę do przewozu koni. W okamgnieniu ze Świntowskim. Znany mu slogan reklamowy na łopoczącej na wietrze plandece krzyczał mu prosto w twarz. W okamgnieniu, inaczej umrza ci dziecko. Mógł się założyć o wszystko, że jacht przedsiębiorcy, którym przewiózł na wyspę, zadeklarowany jako rzeczy z przeprowadzki fracht, był zacumowany w jednej z obu portów. Hej, niech pan na mnie poczeka! Słyszał wołanie burmistrza, który spod swojego siedzenia wygrzebał długą latarkę, ale Herzfeld wyskoczył już z samochodu i dotarł do drewnianych drzwi. Nie były zamknięte. Wpadł do domu, wszedł po schodach na pierwsze piętro, a stamtąd wąskimi schodami na poddasze. Włączył światło. Poddasze wyglądało tak samo, jak zapamiętał je z wideo: białe skosy, oklejone chropowatą tapetą do malowania, okienko w dachu, przewrócone krzesło. I stryczek przywiązany do belki nad nim. Herzfeld czuł się jakby wędrował przez koszmar senny, który stał się rzeczywistością. Nagranie się zmaterializowało i stało się przerażającą prawdą. Tak realną, że w myślach usłyszał głos Szwintowskiego, który mówił do niego „Hana jest blisko mnie. Nie było żadnych wątpliwości. Znalazł się tu, gdzie przedsiębiorca popełnił samobójstwo. Tylko jedna rzecz nie pasowała do tego obrazu grozy. Stryczek był pusty. Świntowski już na nim nie wisiał. Rozdział 58. W pierwszej chwili Herzfeld chciał ponownie zbiec na dół i sprawdzić każdy pokój w poszukiwaniu córki. Hanna jest blisko mnie. Potem jednak przypomniał sobie, że Ender już to załatwił, kiedy Linda natknęła się na zwłoki sędziny w dużym pokoju. Poza tym nie było tutaj piwnicy, jak zapewnił go Bandrup. A na wideo widział wyraźnie betonowe ściany. Betonowe ściany i stryczak taki jak na poddaszu. Herzfeld przypomniał sobie powiedzenie Martinka, że decyzji nie należy podejmować w stanie wzburzenia. Nie wiedział jednak, jak wyłączyć ten orkan, który teraz szalał już nie na wyspie, lecz coraz mocniej w nim samym. Co stało się ze zwłokami Szwintowskiego? I co miał na myśli mówiąc o swojej ostatniej zagadce: Niech pan podąża za białym światłem Alcatraz? Herzfeld podszedł do okienka w dachu i otworzył je. Świeży, zimny wiatr spowodował, że napłynęły mu łzy do oczu. Słyszał fale uderzające o klif, poczuł aromatyczny zapach morza i wpatrywał się w zapadający zmierzch. Słońce jeszcze nie zaszło. Ale chmury wisiały znowu tak nisko, że wyspa stawała się zamazanym, mrocznym krajobrazem. Tutaj jest krew! powiedział ktoś za jego plecami. Ktoś, kogo głos był mu obcy, ponieważ ten człowiek niewiele odzywał się dotychczas. Herzfeld odwrócił się do pilota, który także zdążył już wejść na poddasze i wpatrywał się w ciemną plamę na drewnianej podłodze. Już wyschła, ale jest świeża. Bandrup wzruszył pytająco ramionami. Burmistrz musiał schylić kwadratową głowę, aby nie uderzyć się o pochyłość dachu. Kiedy zauważył, że żarówka na suficie daje wystarczająco dużo światła, wyłączył swoją latarkę. Ta krew nie ma sensu wymamrotał zamyślony Herzfeld. Proszę! Świntowski powiesił się, nie zadźgał. Kto to jest Świntowski? chciał wiedzieć Bantrup. Także lekarz pogotowia i pilot spojrzeli na niego skonsternowani. On porwa... On jest... Herzfeld machnął ręką zrezygnowany. To bardzo długa historia. To może powinien pan zacząć ją opowiadać, skoro mamy panu pomóc. Pomóc? Prawie wykrzyknął Herzfeld. Musiał odkaszlnąć, co tylko wzmocniło w nim obraz duszącej się córki, a w konsekwencji zupełnie stracił panowanie nad sobą. Chcecie mi pomóc? To świetnie. Przed pół godziną widziałem nagranie wideo, na którym mężczyzna powiesił się na tym poddaszu. Tuż przed śmiercią powiedział mi, że moja córka jest w jego pobliżu, a ja mam tylko podążać za białym światłem Alcatraz. Wiecie, co ten szaleniec mógł mieć na myśli? Ku zdumieniu Herzfelda, Bandrup skinął głową. Dał mu znak latarką, żeby poszedł za nim i odwrócił się. Hej, dokąd pan idzie? Burmistrz nie odpowiedział, a Herzfeld musiał schodzić po kilka stopni naraz, aby za nim nadążyć. Kiedy znalazł się na parterze, Pobiegł za bandrupem, dogonił go tuż przed końcem korytarza. Burmistrz otworzył drzwi wiodące na zewnątrz. Herzfeld wyszedł za nim na mróz. W bladym świetle, jakie padało z domu, taras sprawiał wrażenie trawy. Grube deski tworzyły wystający poza klif kwadrat. Liny, rozpięte od rogów tarasu jako rodzaj poręczy, przypominały ring bokserski. Bandrup podszedł bardzo blisko do nich i zaświecił latarką w kierunku południowym. Gdzie była wyższa część wyspy. Strumień światła zagubił się już po kilku metrach. Widzi pan to? Tam dalej? Herzfeld zmrużył oczy i nie był pewny, czy coś dostrzega. Nie mam pojęcia. Myślę, że tak! Rzeczywiście, coś błysnęło. Stopniowo z mroku zaczęły się wyłaniać zarysy wieży. Co to jest? Bandrup spojrzał na niego. Nasza latarnia morska wysyła sygnały świetlne co pięć sekund. Kanciasta, ceglana wieża, jak na komendę, potwierdziła słowa burmistrza. To samo światło i ta sama częstotliwość, co w latarni na Alcatraz. Czy wieża ma również piwnicę? zapytał Herzfeld, wypełniony elektryzującą nadzieją. No, można tak powiedzieć odrzekł burmistrz, ale bez pewności w głosie. No to chodźmy tam! Herzfeld zamierzał już ruszyć w tamtym kierunku, ale burmistrz pozostał w miejscu, kręcąc głową. To nie ma sensu, profesorze. Dlaczego? Pod wieżą rozciąga się system bunkrów z czasów II wojny światowej, liczący około 20 km. Główne dojście zablokowaliśmy już przed laty, po tym jak się tam zgubiła dwójka dzieci. Twarz mu posępniała. Znaleźliśmy je dopiero po kilku dniach. Już nie żyły. Rozdział 59. W piekle. Kiedy usłyszała odgłosy za drzwiami. Stało się dla niej jasne, że teraz nadszedł już ten moment. Szybko, zanim zdąży wrócić. Długo, zbyt długo usiłowała utrzymać równowagę. Sprężyny wpijały się w jej nagie stopy, szorstka pętla ocierała o szyję, poza tym była zmęczona. zmęczona życiem. Teraz nie było już odwrotu. Musiała działać, chociaż nie udało jej się jednak odzyskać pamięci. Ale jak miała to zrobić, skoro każdy oddech wywoływał ból? Wystarczyło, że raz wzięła głęboki wdech i już miała uczucie, że eksploduje. O ile się nie myliła, ponownie zaczęło się krwawienie między nogami. Nie chciała tego sprawdzać. Już sama myśl o dotknięciu się tam na dole wywoływała w niej straszny ból. Odgłosy pod drzwiami stawały się coraz wyraźniejsze. Zamknęła oczy. No dalej, na co jeszcze czekasz? Chcesz zobaczyć, jak obcina ci łechtaczkę kawałkiem szkła? Chcesz poczuć zardzewiałe ostrze noża między wargami sromowymi? Pociągnęła nosem, ale nie walczyła już dłużej ze łzami. Nawet jeżeli wszystko to było filmowane, ponieważ nie udało jej się zniszczyć kamery. I co z tego? Przynajmniej pozostaną dowody, jeżeli ta świnia zostanie kiedyś złapana. Po raz ostatni otworzyła oczy, popatrzyła przez łzy na wnętrze bunkra. Żarówka, umywalka, prycza. Tutaj nie było nic, z czym można by się pożegnać. Nic poza. Jej spojrzenie powędrowało z powrotem ku podłodze, obok łóżka, tam gdzie stał karton, z którego wyjęła stryczek. Odgłosy pod drzwiami były coraz głośniejsze. Zaraz się rzuci. A mimo to zmusiła się, aby spokojnie prześledzić swoje ostatnie myśli. Czuła przy tym, jak opada z niej cała panika i pośpiech. To ostatnie spojrzenie na karton przywróciło coś, o czym była przekonana, że zginęło bezpowrotnie. Jej pamięć. Rozdział 60. Helgoland. Szybko, muszę tam wejść. – To przecież nic nie da! – burknął burmistrz i wypróbował inny klucz z pęku, aby otworzyć drzwi przeciwpożarowe. Brama do sieci bunkrów z II wojny światowej – Znajdowała się w wale ziemnym przypominającym groble, łączącą się z podstawą wieży latarni. Przypominała wejście do stadionu piłki nożnej, przez które gracze wychodzą z podziemi na boisko. – Dawno już nie używałem tego klucza – powiedział Bandrup przepraszająco. Herzfeld ruszał zniecierpliwiony latarką, którą burmistrz wcisnął mu do ręki. Jedyne źródło światła, jakie mieli do dyspozycji… Z wyjątkiem stożka światła latarni, który co pięć sekund przecinał ciemność bezpośrednio nad ich głowami. Czy jest jakaś inna możliwość wejścia do środka? Inna? Bandrup wybrał kolejny klucz. To jest prawdziwy labirynt. Ledwie zbadany. Wiele korytarzy kończy się pośrodku skalistego wybrzeża. Tak więc mówiąc szczerze. Potrząsnął z żalem kwadratową głową. Potrzebujemy ze stu ludzi, aby przeszukać to wszystko. Kurwa! Herzfeld wykrzyczał swoją rozpacz i kopnął wściekły w drzwi. Tyle przeszkód mam już za sobą, jestem tak blisko celu, a mimo to przegrałem. Hej, co jest? Dlaczego pan przerwał? Zapytał burmistrza, który odszedł od drzwi. To nie ma przecież sensu, próbowanie ich wszystkich, odpowiedział z żalem i schował swój pęk kluczy. Kilka minut więcej nie robi chyba tu żadnej różnicy. Poczekajmy na chłopców ze straży pożarnej na wyspie. Oni mają odpowiednie wyposażenie. W dupie mam czekanie. Przerwał mu Herzfeld i wyrwał mu klucze z dłoni. Rozdział 61. W piekle. Metaliczne odgłosy pod drzwiami zamilkły na chwilę, zaraz po tym jak ktoś w nie kopnął. Ta świnia chce mnie nastraszyć. Przeciąga moment wejścia. Podniosła ręce i chwyciła się obiema dłońmi za stryczek, który już otarł jej szyję do krwi. Teraz nie będzie to już długo trwało. Zaraz ten szaleniec skończy ze swoimi gierkami i włoży właściwy klucz do zamka i wejdzie do lochu. Ale tego już się nie bała, również śmierci. Teraz, kiedy odnalazła swoje ja i to akurat w starym pudle przeprowadzkowym, przy czym nie wiedziała, dlaczego widok tego kartonu nie uruchomił już wcześniej mechanizmu jej wspomnień. Nie było się już jednak nad czym zastanawiać. Teraz musi działać, zanim będzie za późno. Zanim ten szaleniec z nożem do obrzezania stanie przed nią, odetnie od stryczka i od nowa będzie się nad nią znęcać, bestialsko torturować, by w końcu zabić. Nie, z tym już koniec. Żadnego bólu więcej. Znowu usłyszała brzęk metalu. Znowu pęk kluczy uderzył z zewnątrz o drzwi przeciwpożarowe. Spojrzała po raz ostatni w kamerę i pokazała zabójcy środkowy palec. Teraz już wiem, kim jestem powiedziała i uśmiechnęła się z zadowoleniem Nie jestem dziwką ty gnoju. Potem wykrzyknęła swoje imię do kamery i skoczyła Kiedy drzwi przeciwpożarowe się rozwarły i mężczyźni wpadli do środka już nie żyła Rozdział 62 Helgoland Hanna! krzyknął Herzfeld i usłyszał swój zwielokrotniony głos Jego wołanie odbiło się echem w korytarzach systemu bunkrów Bezpośrednio przed nim pomieszczenie rozwidlało się na dwa tunele, prowadzące w przeciwnych kierunkach. Wszystko, co Herzfeld mógł dostrzec w świetle latarki, to szary beton ścian. Z porowatych murów wypływały grube krople wody i gromadziły się w kałużach na lekko spadzistej podłodze. – Hanna, jesteś tutaj? – Herzfeld spróbował raz jeszcze, nieco głośniej i z większą rozpaczą. Już po kilku krokach przeniknęło ich zimno, które przypominało mu pierwsze wpadnięcie do jeziora i tym samym śmierć. Hanna! Córeczko! Tutaj ktoś jest! Usłyszał słowa bandrupa, który na rozwidleniu wybrał inną drogę. Znajdował się w jednym z licznych, pozbawionych drzwi pomieszczeń, które w nieregularnych odstępach ciągnęły się po obu stronach tunelu. Także głos burmistrza odbijał się echem po labiryncie. Herzfeld miał problemy z ustaleniem kierunku, kiedy biegł z powrotem do wejścia. Gdzie? zawołał i pobiegł wzdłuż drugiego korytarza. Pytanie było zbyteczne. Bandrup i lekarz Pogotowia stali przed wejściem do wąskiego, kwadratowego pomieszczenia bunkra, z którego dochodził wibrujący dźwięk z towarzyszeniem elektrostatycznych trzasków. Herzfeld przecisnął się między nimi i od razu zrozumiał, co powstrzymało ich przed wejściem do środka. Za bardzo się bali, że stwierdzą już tylko śmierć dziewczynki. Hanna! Herzfeld ze szlochem wpadł do kwadratowej komory. Uklęknął przed kanapą, na której leżała skulona dziewczyna, ujął jej bezwładną dłoń, a kiedy zorientował się, że nie daje żadnego znaku życia, przycisnął jej ciało do siebie, przytrzymywał w mocnym uścisku i płakał w jej rozpuszczone włosy pachnące kurzem i potem. Jestem przy tobie, maleńka! Już wszystko w porządku! Jestem przy tobie, hana! Poczuł, jak ktoś położył mu rękę na ramieniu, ale nie chciał odwrócić się do współczującego głosu burmistrza. Zamiast tego ujął w obie dłonie głowę hana, sprawdził jej oddech i puls na tętnicy szyjnej. Kortyzon! krzyknął do tyłu, a lekarz, który także klęczał teraz obok niego, pokręcił głową. Chyba go nie potrzebuje. Co! Herzfeld spojrzał na niego z wściekłością. Moja córka jest astmatyczką, więc niech pan przestanie bredzić, tylko wyciągnie lepiej strzykawkę. To jest zbędne, lekarz wskazał na Hana. Niech pan spojrzy. I wtedy Herzfeld dostrzegł sama inhalator w jej dłoni. Jej krótki, ale regularny oddech. Ona nie ma ataku mówił dalej lekarz spokojnym tonem. Ona. Herzfeld przytaknął i dokończył zdanie lekarza. Ona jest w szoku. W tym momencie Hanna otworzyła oczy, które dotąd miała zamknięte. Przez ułamek sekundy patrzyła na swojego ojca, ale w żaden sposób nie dała do zrozumienia, że go rozpoznaje. Gorzej jeszcze, jej szklany wzrok był całkowicie pozbawiony wyrazu i wpatrywał się w pustkę. Hanna, córeczko, jestem tutaj! mówił dalej Herzfeld, ale ona nie mrugnęła, nawet kiedy pstryknął palcami przy jej twarzy. Nagle, kiedy Herzfeld właśnie odgarniał jej włosy z czoła, otworzyła usta. Co powiedziała? zapytał lekarz obok niego, jak tylko słowo wyszło z jej ust, ale Herzfeld nie zrozumiał jej mamrotania. To było coś, co brzmiało jak. wytwór albo otwór, a może potwór? Hanna usiłowała wypowiedzieć to słowo jeszcze raz, ale nie udało jej się wydobyć z siebie głosu. Jednocześnie podniosła rękę. Herzfeld odwrócił głowę w bok, spojrzał tam, gdzie wskazała jego apatyczna córka. Bandrup już znacznie wcześniej dostrzegł ten telewizor na stoliku kempingowym. Prawdopodobnie właśnie światło padające z ekranu doprowadziło go we właściwym kierunku w tunelu. Teraz stał tuż przy tym archaicznym aparacie, do którego dochodził kabel podłączony do zestawu kilku akumulatorów samochodowych. Herzfeld chwycił bezwładnie ręce Hana. Rozcierał jej zimne palce, wpatrując się jednocześnie w telewizor. W swoim życiu widział już wiele twarzy śmierci, jednak żadne z nich nie poruszyło go tak jak obraz tej nagiej, umazanej krwią dziewczyny wiszącej na stryczku nad metalową pryczą. Kto to jest? Mimo, że twarz tej młodej kobiety widział po raz pierwszy, jej widok tak nim wstrząsnął, jakby w albumie u obcych ludzi trafił na dziwnie znaną sobie fotografię. Na ekranie widać było pomieszczenie podobne do bunkra, które już wcześniej widział na kamerze wideo w Barakowozie. O wiele za młodo zmarła dziewczyna, jakby poruszana niewidzialną siłą, obracała się na stryczku wokół własnej osi. Herzfeld wydał z siebie zduszony okrzyk, kiedy dostrzegł tatuaż w kształcie motyla na kostce dziewczyny. Nie! Powoli, jak alpinista, wciągany na linię zabezpieczającej, opuścił miejsce obok Hana. I chwiejnie podszedł do telewizora. Nie dotykać, krzyknął do pan ale było już za późno. Burmistrz wyłączył odtwarzacz DVD, znajdujący się pod stołem kempingowym, a powód tego działania odbijał się w jego oczach, kiedy odwrócił się do Herzfelda. Nie mógł dłużej znieść tego widoku. Ale ja muszę to zobaczyć, pomyślał Herzfeld, zdając sobie sprawę, że nagranie, na które Hanna musiała patrzeć przez cały czas swojego przymusowego pobytu tutaj, było w zasadzie przeznaczone dla niego. Odsunął burmistrza na bok, zignorował podstawową zasadę obowiązującą na miejscu zbrodni, aby niczego nie dotykać, i uklęknął tuż przed telewizorem. Muszę to zobaczyć. Po to zostałem tutaj zwabiony. Nacisnął klawisz play i odtwarzanie przeskoczyło do ostatniego przerwanego rozdziału. Rzucone mi w twarz oskarżenie. Do miejsca, kiedy młoda kobieta stała jeszcze na sprężynach swojego legowiska, na którym została prawdopodobnie bestialsko zgwałcona, na metalowej pryczy w piwnicznym pomieszczeniu, które dobiło wrażenie jeszcze bardziej ponurego niż loch, do którego została wrzucona Hana i w którym teraz klęczał, aby stać się świadkiem aktu najwyższej rozpaczy. Nie powinien pan raczej tego oglądać, powiedział Bandrup drżącym głosem ze wzrokiem odwróconym w inną stronę. Herzfeld przybliżył się jeszcze bardziej do ekranu. Dały się słyszeć trzaski wyładowań elektrostatycznych, kiedy palcami dotknął twarzy tej nieznanej sobie, a jednocześnie tak bliskiej dziewczyny. Zadziwiające było to, że przez całe jej ciało przeszedł jakby impuls świeżej energii, zaraz po tym jak rozejrzała się wokoło po raz ostatni, a jej spojrzenie otarło się o karton stojący obok łóżka. Nagranie było bardzo ostre i w kolorze o wiele lepszej jakości niż ze zwykłej kamery monitoringu. Ktoś zadał sobie trud, aby utrwalić jej męki. I był też głos. W tym momencie był tylko szum, potem jednak młoda kobieta podniosła głowę. Lekki uśmiech zmazał wyraz paniki i bezsilność z jej mokrej, odłej twarzy. Potem pokazała widzowi środkowy palec i wykrzyknęła zadziwiająco mocnym głosem: Teraz już wiem, kim jestem. Nie jestem dziwką tygnoju i zaczęła się śmiać. Nazywam się Rebeka Szwintowski. Z tymi słowami ostatnia ofiara Jana Sadlera skoczyła w otchłań śmierci, siedemnastoletnia dziewczyna, którą porwał i torturował już kilka tygodni wcześniej. Herzfeld odsunął się od telewizora i wrócił do Hana, która nadal, jak zahipnotyzowana, wpatrywała się w ekran z płaczem zasłaniał jej dłonią oczy, aby nie musiała po raz kolejny oglądać dalszej części nagrania, kiedy drzwi do piwnicy odskoczyły i do środka wpadło dwóch mężczyzn, których Hertzweld od razu rozpoznał. Jednym z nich był jego były kolega Sven Martinek, a tego drugiego dopiero niedawno zobaczył na nagraniu wideo. Ojciec Filip Szwintowski znalazł swoją córkę Rebekę i stracił na zawsze. Rozdział 63 Helgoland. Paul Herzfeld? zapytała młoda kobieta, która wyszła z mroku z plecakiem na ramionach. Linda? Herzfeld spojrzał w górę i z trudem podniósł się z niewygodnego miejsca na plastikowej ławce przed bramą kliniki na wyspie. nie usiłował stłumić ziewanie. Zmęczenie było silniejsze. Miał nadzieję, że Hanna zdąży się obudzić, zanim pojawi się policja ze stałego lądu i weźmie go na przesłuchanie. Zasnęła w jego ramionach, jeszcze podczas transportu z bunkra. Teraz leżała na drugim piętrze kliniki, owinięta grubo w ciepłe koce, z podłączoną kroplówką, która miała przywrócić jej równowagę płynów. Jeszcze dziesięć minut temu trzymał ją za rękę, ale teraz wyszedł na chwilę na zewnątrz, na zimne powietrze, aby samemu nie zasnąć. W przegrzanym nieco pokoju szpitalnym. Gdzie byłaś? Szukałem cię, ale nigdzie nie można było cię znaleźć. Pakowałam swoje rzeczy. Nic już mnie nie trzyma na tej wyspie, powiedziała. Zmywam się stąd pierwszym promem. Herzfeld skinął głową, a potem powstała nieprzyjemna cisza, jako że nie wiedział, co powinien powiedzieć tej młodej kobiecie, która narażała dla niego życie. Wcześniej w sali sekcyjnej, po jej walce z danym, tylko na chwilę uklęknął przy niej. Teraz spojrzał Lindzie po raz pierwszy świadomie w oczy i stwierdził, że zupełnie inaczej ją sobie wyobrażał. Jak to się często zdarza, kiedy znamy tylko czyjś głos, rzeczywistość nie chciała dopasować się do wizerunku, jaki nakreśliła wyobraźnia. Herzfeld spodziewał się sympatycznej, ale mimo młodego wieku zniszczonej życiem kobiety, interesującej, ale nie żadnej piękności. Artystki, która większą wagę przywiązuje do swoich dzieł niż do własnego wyglądu, tymczasem stała przed nim pewna siebie, inteligentna kobieta, która najwyraźniej zupełnie nie jest świadoma własnej atrakcyjności. Przy swoich wydatnych biodrach nigdy nie otrzymałaby kontaktu na pracę modelki, ale zapewne zależało jej na nim tak, jak na powtórce wydarzeń z ostatnich godzin. Ja, ja. Herzfeld zauważył, że się jąka, ponieważ nadal nie miał pojęcia, jaka miałaby być najodpowiedniejsza forma podziękowania za to, co dla niego zrobiła. Uratowałaś moją córkę, powiedział w końcu. Reakcja Lindy podziałała na niego jak kubeł zimnej wody, tylko że mocniej. Kobieta zamachnęła się i wymierzyła mu siarczysty policzek. Powiedziałeś dwie godziny, syknęła na niego, wściekła i ponownie się zamachnęła. Tylko dwie godziny i zabierzesz mnie stąd. Z jej ust wydobywały się kłęby pary. Herzfeld masował sobie jedną dłonią palący policzek, a drugą zasłaniał twarz, aby chronić się przed ewentualnym kolejnym ciosem. Kurwa, pewnie bym tu zdechła, gdybyś jeszcze dłużej zwlekał. Bardzo mi przykro. Tak, na pewno. Opuściła rękę. Odetchnęła ciężko i wygrzebała paczkę papierosów z kieszeni kurtki. Herzfeld obserwował przez chwilę jej daremne wysiłki i w końcu stulił dłonie, zapewniając jej osłonę przed wiatrem, aby mogła zapalić. – Dzięki – spojrzała na niego i przeprosiła za policzek. – Ale zasłużyłeś – Herzfeld przytaknął. – Prawdopodobnie nawet na więcej. Trzy samobójstwa, bestialsko zamordowana sędzina, egzekucja na sadyście i jego córka, która zapewne do końca życia będzie zmagała się z traumą – Gdyby wówczas posłuchał Martinka i sfałszował dowody, wszystko to nigdy by się nie wydarzyło. Nie musiałby zmuszać Lindy do otwierania ciał, a Ender nie walczyłby teraz o życie. Zapewne oszczędzona też zostałaby Lindzie walka ze stalkerem w ciemnościach sali sekcyjnej, chociaż to, co on zrobił, jako jedyne, nie było sprowokowane przez Hartfelda. Niezły mamy tutaj ruch, powiedziała Linda, patrząc na jasno oświetlone wejście do szpitala. Chyba znowu jest prąd Herzfeld przytaknął. Skaptowany za pomocą pieniędzy i dobrego słowa zespół ratowniczy okazał się prawdziwym darem niebios, który wraz z burmistrzem, fizjoterapeutką i licznymi ochotnikami, bez przeszkolenia, ale za to z ofiarną chęcią pomocy, przekształcił klinikę, a przynajmniej tę część budynku, które nie ucierpiały w wyniku sztormu, w funkcjonujący lazaret. Ender i Dany zostali ustabilizowani medycznie i przewiezieni helikopterem ratowniczym na stały ląd. Hertzfeld zaproponował nawet, że jeżeli będzie to konieczne, pomoże w nagłych operacjach tu na wyspie, chociaż nie był do tego przeszkolony, ale potem okazało się, że pogoda już się poprawiła. Wprawdzie statki nie mogły jeszcze wychodzić w morze, ale dla helikoptera start i lądowanie odbywały się bez większych problemów. – A tak właściwie to, gdzie zgubiłeś swojego asystenta? – zapytała Linda i wydmuchała sobie nieco dymu pod grzywkę. Herzfeld nie był pewny, ale wydawało mu się, że zobaczył na jej czole kilka źle zagojonych blizn. – Czuję się już lepiej. Rzeczywiście, Ingolf pytał już burmistrza o możliwość zamówienia sushi i usłyszawszy odpowiedź odmowną, uznał ten brak za lukę na rynku na tej otoczonej morzem wyspie – tak więc wyglądało na to, że przeszły mu również mdłości po burzliwym locie. Daj mi też jednego, poprosił Herzfeld, ale nie udało mu się wyłudzić od lindy swojego pierwszego papierosa od czasów studiów, ponieważ otworzyły się przesuwane drzwi kliniki i jedna z pielęgniarek ochotniczek przedstawiła mu się z nazwiska, które natychmiast zapomniał, kiedy zakomunikowała mu, że Hanna się właśnie przebudziła. Rozdział 64. Kiedy Herzfeld wszedł do wąskiego pokoju szpitalnego, myślał, że jego córka będzie wyczerpana i przysypiająca po koszmarze ostatnich dni. Mylił się. Była całkowicie obudzona i wściekła. Czego chcesz? Dwa słowa, pełne goryczy i wrogości. Przyszedłem, żeby. zaczął Herzfeld i zaciął się, kiedy Hanna wyprostowała się w łóżku, a w jej oczach zaiskrzyło. Była blada, z zapadniętymi policzkami. Ale z jej spojrzenia tryskała energia, jaką wyzwolić może tylko bezgraniczny gniew. Przyszedłeś? Po co? Żebym ci dziękowała jak mojemu wybawcy? Siedząc, wykonała coś w rodzaju ukłonu i zamaszystego ruchu ręką, jakby Herzfeld był królem, a ona jego poddaną. Chciał przysunąć sobie krzesło od stolika dla gości, jednak po chwili zdecydował, że będzie stał. Chciałem tylko zobaczyć, jak się czujesz. Dlaczego? spojrzał na nią zdumiony. Hanna demonstracyjnie skrzyżowała ramiona na piersi. No, pytam cię, dlaczego właśnie po... teraz? Nigdy jeszcze nie widział, żeby tak wrogo się zachowywała, ani w stosunku do niego, ani do innych. Aha. Wyraz jej twarzy stawał się coraz bardziej nieprzyjazny. Rozumiem. Czyli, że najpierw musi mi się coś przydarzyć, żebyś w ogóle pokazał? Z oczu popłynęły jej łzy. Nie miała jednak zamiaru ich wycierać, tylko pozwoliła im spływać po policzkach. Przykro mi, że musiałaś przez to wszystko przechodzić. Przykro? Jej dłonie zacisnęły się w pięści tak mocno, że zbielały jej knykcie. Tobie jest przykro? Prawie krzyczała. Widziałam, jak ona umiera, tato. Ta dziewczyna była w moim wieku, a ja widziałam każdy pieprzony szczegół, wszystko, co ta bestia jej zrobiła. Wiem, dziecko, ale niestety nie ma takiej rzeczy na świecie, którą mógłbym zrobić, aby to cofnąć. To działo się naprawdę. Patrzyłam w jej oczy i wiedziałam, co myśli, co czuje, podczas gdy on. Przerwała, bo słowa uwięzły jej w gardle. Zamknęła oczy, a Herzfeld wiedział, że przed jej oczami właśnie po raz kolejny przesuwają się najgorsze sceny z męczarni Rebeki. Za nic nie powinnaś była tego widzieć, powiedział i podszedł do jej łóżka. Zaczęła tak silnie drżeć na całym ciele, że Herzfeld obawiał się, że może wyrwać sobie rurkę wenflonu z żyły. Te obrazy były straszne, ale to nie one były najgorsze, powiedziała Hanna, a dolna warga wciąż jej drgała. Gorsze było to, co ten sadler mówił, co zapowiedział, że jej zrobi, kiedy wróci. Wierz mi, tatu, ja także bym skoczyła. Otworzyła ponownie oczy. Spojrzała na niego jasnym, zimnym wzrokiem, którego nigdy jeszcze nie widział u swojej córki. Nie mogłaś zatrzymać płyty? zapytał Herzfeld. Czym ci zagrozili, jeśli nie będziesz patrzyła? Odpowiedź była jak straszliwy cios. Niczym mi nie grozili! Co masz na myśli? To, co powiedziałam, nikt nie do niczego nie zmuszał! Nagranie oglądałam dobrowolnie ale na litość boską, dziecko, dlaczego? Bo chciałam. Nikt nie chce oglądać czegoś takiego, kochanie. A jednak. On mi to wyjaśnił. Twój kolega, który mnie tam przyprowadził i dał mi DVD, powiedział, że kiedy już to obejrzę, to zrozumiem, dlaczego chcą ci dać nauczkę dlaczego chcą dać nauczkę całemu systemowi Martyna, gdy podła świnio. Tutaj nie chodzi tylko o nas, tato. Już jutro tytuły gazet będą o tym krzyczały, a wtedy każdy będzie wiedział, że w naszym tak zwanym państwie prawa ofiary nie mają żadnej szansy, a sprawcy wszelkie możliwe prawa. Herzfeld zamknął na moment oczy. Było oczywiste, że Hanna powtarza tutaj tylko frazesy, które wtłoczyli jej do głowy porywacze i nie wiedział, jak ma na nie odpowiedzieć, nie powiększając jej wrogości wobec siebie. — Najważniejsze jest teraz, żebyś się dobrze poczuła, kochanie. — Nigdy nie czułam się źle. — Proszę? — Traktowali mnie dobrze. Miałam wystarczająco dużo jedzenia i picia. Pomyśleli nawet o moim sprayu na astmę. — Dobrze traktowali? Oni cię porwali i trzymali w zamknięciu. Hanna przewróciła oczami, jakby jej ojciec był tempakiem. — Nic nie rozumiesz. Nigdy nie miał mi spaść nawet włos z głowy. Ani przez chwilę nie byłam w niebezpieczeństwie. Na początku, kiedy miałam nagrać się na pocztę, trochę się bałam. Ale niepotrzebnie. Ten gruby, ten Szwintowski, dobrze się mną opiekował. A gdybym nie przyszedł w porę? To za dwa dni otrzymałbyś e-mail ze szkicem bunkra. Sama widziałam, jak Szwintowski ustawia timer na swojej komórce. Co? Jesteś zdziwiony, prawda? Roześmiała mu się szyderczo w twarz. Cholera, Martinek. Dlaczego musiałeś jej to zrobić? Nic nie jest tak łatwe do zmanipulowania, jak dusza nastolatka. W warunkach ekstremalnych nawet ukształtowane osobowości mają skłonność do solidaryzowania się z porywaczami. Herzfeld zdawał sobie z tego sprawę, tylko nie radził sobie z faktem, że to jego własna córka wykazuje wyraźne objawy syndromu sztokholmskiego. To wszystko by się nie wydarzyło zaczęła głośno. Herzfeld podniósł rękę, chciał się bronić. Y, nie, skarbie, mylisz się. Gdybyś mu wtedy pomógł, to nic by nie dało. Chciał jej wyjaśnić, że nie mógł zmanipulować tych dowodów, ponieważ jego praca polega na tym, aby był obiektywny i niezależny, że w żadnym chyba innym zawodzie nie jest się tak zobligowanym do szanowania prawdy, jak właśnie w tym. Ale nie udało mu się do niej dotrzeć. Mama też miała rację. Obrońcy Sadlera roznieśliby w pył zmanipulowaną ekspertyzę, a on mógłby wtedy zostać nawet uniewinniony. Jesteś wstrętny? Twoja praca jest wstrętna! I nie zapobiegłoby to śmierci córki Martinka! Ale Rebeki owszem! Ty także jesteś naoliwionym trybikiem, który utrzymuje ten cały system przy życiu! Oboje zaczęli przerzucać się słowami, które stawały się coraz głośniejsze. Zachodziły na siebie i mieszały w niezrozumiałym krzyku. Nie słuchali już siebie nawzajem, aż w końcu Herzfeld podjął ostatnią próbę i chwycił córkę za rękę. Hanna wydała z siebie głośny i przenikliwy pisk, taki sam jak ciężarna suczka, którą budowlaniec kopnął w brzuch i Herzfeld odsunął się od niej. Hana, proszę, jest mi bardzo przykro, zaczął raz jeszcze, ale to już nie miało sensu. Nie chciała go w ogóle słuchać i naciągnęła kołdrę na głowę. Przez krótką chwilę stał jeszcze przy jej łóżku, słuchał jej krzyków, liczył zdławione szlochania i uspokoił się dopiero wówczas, gdy stały się cichsze i bardziej nieregularne. Wtedy wyszedł z pomieszczenia z takim uczuciem w sercu, jakby stracił na zawsze to, co było najważniejsze w jego życiu. Ona się uspokoi, powiedział Ingolf, który czekał pod drzwiami i widocznie wszystko słyszał. To tylko szok. Skoro pan tak mówi, wysyczał Herzfeld i w tym samym momencie tego pożałował. Przecież Ingolf chciał mu tylko pomóc. Ale mnie nie można już pomóc. Jestem pewien, że już jutro będzie żałowała tego, co mówiła i że wolałaby raczej odgryźć sobie język, niż. Bardzo dziękuję, ale teraz chciałbym. Herzfeld zatrzymał się i spojrzał na drzwi, za którymi leżała Hanna, a potem na Ingolfa. Odgryź sobie język. Nie wiedział, dlaczego właśnie te słowa ingolfa poruszyły go tak nieprzyjemnie, że miał wrażenie, jakby nagle zabrakło mu tchu. Dokąd znowu pan teraz idzie? zawołał za nim zdumiony syn ministra spraw wewnętrznych, jednak Herzfeld działał jak w transie i nic mu nie odpowiedział. Odgryź sobie język. Skrawki wspomnień spadały jak konfetti na podłogę, ale nie chciały się ułożyć w żaden sensowny obraz. Myślał o szopie na łodzie Martinka. O słoiku z językiem, o Sadlerze. i o tym, co powiedziała mu Linda w trakcie pierwszej obdukcji. I podczas gdy wspomnienia wirowały w jego głowie, szedł coraz szybciej, potem przeszedł w lekki trucht, aż w końcu zaczął biec korytarzem szpitalnym, w dół schodami, aż do sali sekcyjnej, gdzie chciał sprawdzić swoje straszne podejrzenie. Rozdział 65. Czy zwłokom brakuje na przykład stawów skroniowo-żuchwowych? Nie, ktoś wyciął biedakowi język. Z głosem Lindy w głowie i wspomnieniem ich pierwszej, przeprowadzonej przez telefon obdukcji, wszedł między stoły sekcyjne. Ktoś włożył obydwa ciała do białych worków na zwłoki. Ale to była jedyna próba uporządkowania chaosu, jaki powstał w ciągu ostatnich godzin. Sala sekcyjna znajdowała się w stanie wręcz katastrofalnym. Liczni pomocnicy, którzy przybyli z miasteczka do szpitala, pozostawili po sobie ślady. Odciski butów, otoczone śnieżną breją, ciągnęły się po całej podłodze, na której nadal leżały instrumenty, plastikowe rękawice, a nawet poplamiony materac. Przynajmniej szafka na narzędzia i łóżko zostały ustawione jak trzeba, chociaż znajdowały się teraz na samym środku i po prostu zawadzały. Herzfeld otworzył zamek błyskawiczny pierwszego worka. Ponieważ ciało, wbrew zwyczajom, było ułożone stopami do przodu, najpierw obnażył nogi i nagi tors sędziny. Nawet on nie mógł patrzeć bez odrazy na pokryte, ze skorupiałą krwią, wzdęte gazami pęcherze na skórze ud. Jak musiała na to zareagować Linda, kiedy jeszcze w dodatku w odbycie zwłok tkwił kij? Zamknął worek i zajął się teraz Sadlerem, na sąsiednim stole, którego rozcięty podkoszulek odkrył przy wejściu na jednym ze stołów pomocniczych. Jan Erik Sadler. Czy w jamie ustnej znajduje się krew? Herzfeld zawahał się, zanim rozsunął także i ten zamek błyskawiczny, aby dokładnie przyjrzeć się ciału Sadlera. Zamknął oczy i usiłował raz jeszcze zwizualizować sobie twarz Sadlera na podstawie licznych zdjęć, jakie widział w szopie na łodzie Martinka. Potem otworzył worek na zwłoki. Nie ma wątpliwości. Mężczyzna leżący przed nim na stole sekcyjnym wyglądał tak samo, jak go zapamiętał. Herzfeld rozpoznałby go i bez tych zdjęć robionych z ukrycia. Na początku procesu fotografia Sadlera przez kilka tygodni bez przerwy pojawiała się w gazetach. Jego włosy były teraz nieco dłuższe, lecz nawet mimo rozmazanych plam krwi na twarzy nie było wątpliwości, że tutaj leży morderca lili. Córki Martinka, morderca Rebeki, córki Świntowskiego. Herzfeld pochylił się nieco do przodu, aby uzyskać lepszy wgląd w szeroko otwartą jamę ustną Sadlera. Wkładając do środka długopis, który wyjął z wewnętrznej kieszeni kurtki, tak jak się spodziewał, nie natrafił na żaden opór. Język został usunięty dokładnie tak, jak opisała mu Linda i jak wyznał to na nagraniu wideo Świntowski. Moje dążenie do zemsty dotyczyło początkowo tylko sędziny, oraz rzecz jasna, sadlera, któremu już tam na miejscu odciąłem język, którym on. Ale coś tu się nie zgadza, wyszeptał Herzfeld sam do siebie. Jak to możliwe, że Linda odkryła krew w jamie ustnej? Herzfeld zamarł. Teraz już wiedział, co go tak zaniepokoiło. Raz jeszcze przypomniał sobie wyznanie szwintowskiego na wideo. Poczekaliśmy, aż rana Sadlera się zagoi. Martinek zaszył mu kikut języka, aby ta świnia nam się nie wykrwawiła, a potem, kiedy już wyzdrowiał, kazaliśmy mu wykonać całą brudną robotę. Jak to możliwe? Wyszeptał ponownie Herzfeld, powoli otwierając worek na zwłoki na całym odcinku klatki piersiowej ciała. Jeżeli Sadler został okaleczony kilka tygodni temu, to Linda musiałaby znaleźć szef, nici albo strób, ale żadnej krwi. To nie ma sensu. Pochylił się nad ciałem i wtedy to zauważył. Gdyby nie był tak zmęczony, wyczerpany i rozkojarzony, to w normalnych warunkach zauważyłby to od razu. Linda rozcięła jamę ustną zwłok, otworzyła gardło i wyjęła kapsułę z krtani. Pomyślał w tej samej sekundzie, w której Sadler uniósł prawą rękę. I wbił nóż sekcyjny w jego brzuch. Rozdział 66. Kurwa. Najchętniej dźgnąłby jeszcze raz, ale teraz musiał natychmiast uciekać. Spadać stąd. Szybko. Kurwa, kurwa, kurwa. Sadler zeskoczył ze stołu sekcyjnego. Niech to wszystko szlak! Koniec. Przepadło. Jego plan. Jedyna możliwość wydostania się niezauważonym z tej cholernej wyspy. Zaprzepaszczony. Tylko dlatego, że ten durny ciul zaczął coś podejrzewać i wrócił do sali. A już tyle musiał znieść do cholery. Najpierw tortury, ten grubas szwintowski wyciął mu język, nożem do chleba, tak po prostu. Tylko dlatego, że ta durna szmata, jego córka, wzięła się i powiesiła. Głupia cipa. Najgorsze dymanie, jakie miał w życiu. Nie miał pojęcia, jak znaleźli Rebekę. Nie miał pojęcia, jak znaleźli jego. Jakoś przeczuwał, że jest śledzony, od kiedy go wypuścili z kicia. Pewnie przez tego drugiego gnoja, Martinka, którego córka była o wiele lepsza. O wiele młodsza. Porwali go, te świnie, w skrzyni w ciężarówce do przeprowadzek. Gdzieś na wschód, te durne syny do domu nad jeziorem. Najpierw pomyślał, że tutaj wykończą go już ostatecznie. I tak, to był cud, że nie udusił się własną krwią po tym, jak ten grubas wyharatał mu język. Ale potem ta lekarska ciota zaproponowała mu układ. Sędzina za ostatnie dymanie. Nie wierzył w ani jedno ich słowo. Znaczy się, czy go naprawdę dopuszczą do tej hana, kiedy załatwi za nich brudną robotę. No, ale czy miał jakiś wybór? Gdyby odmówił, Szwintowski zamęczyłby go na śmierć. Tego był całkowicie pewny. To już lepiej zyskać na czasie i czekać na dogodną okazję do ucieczki. Poza tym było zabawnie nabić na pal tę starą sędzinę. Wlepiła mu trzy i pół roku, kurwa jedna. Sadler ostrożnie przemykał do wyjścia z sali sekcyjnej. Hertzfeld, leżący za nim na podłodze, przestał rzęwić. I dobrze. Czy ten gnojek przeszedłaby sam? Wszyscy oni to nie do łęgi. jak ten Martinek. Gdyby nie ten gruby przedsiębiorca od przeprowadzek, to dawno już by się uwolnił. Ale szwintowski to całkiem inny typ niż ten jego pożal się Boże wspólnik. Martinek nigdy nie zdobyłby się na to, żeby odciąć mu język. Sam też nie dałby rady przewieźć go na wyspę: odurzonego i wepchniętego do boksu dla konia i załadowanego na łódź towarową tego przedsiębiorcy, razem z Hanna. Cholera. Nigdy jeszcze jej nie widział, ale wiedział, że jest tutaj na wyspie. Przecież słyszał jej głos, kiedy w sąsiednim lochu rozmawiała z tym grubym sukienem. Zakłamana suka, tak zwyczajnie z nim rozmawiała, jakby ta gruba świnia była jej najlepszym kumplem. Kiedy jego robota u sędziny została załatwiona, stało się, jak się stać musiało. To było przecież jasne, próbowali go zabić. A dokładniej Szwintowski próbował. Ten drugi został na stałym lądzie z jakiegoś tam powodu. Przejebane, prawda? Gdyby tak udało się wcześniej zwiać. Świntowski próbował go udusić gołymi rękami. Martinek był lekarzem. Sprawdziłby puls, nie na nadgarstku, ale na szyi. Świntowski wyszedł z wprawy. Wcześniej być może dusił ludzi, którzy byli mu winni pieniądze, ale to musiało być lata temu. Ten głupek za wcześnie przestał, a kiedy on ponownie doszedł do siebie, leżał na brzegu ubrany tylko w podkoszulek, z nieznośnym piskiem w uszach. Miał wrażenie, że głowa zaraz mu eksploduje. Jednocześnie paliło go gardło, jakby napił się kwasu. Chciał wołać o pomoc i dopiero kiedy usłyszał własny zdławiony charkot, przypomniał sobie, że nie ma języka. Zamiast tego miał w ustach coś innego, obcego, jakiś przedmiot z plastiku, który Szwintowski musiał włożyć mu do gardła, a który podnosząc się wypluł na piasek. Zaraz, co to było? Sadler zatrzymał się w na wpół otwartych przesuwanych drzwiach, Wyjrzał z sali na korytarz i przypomniał sobie chwilę, jak obudził się na brzegu. Na wpół sparaliżowany z zimna, Szwintowski ta świnia zdjął mu zimową kurtkę i naciągnął tylko cienki podkoszulek, na którym napisane było flamastrem jego drugie imię Erik. Dlaczego? Sadler na chwiejnych nogach wrócił podczas sztormu do domu sędziny, aby urwać jaja temu szczurowi, który chciał go udusić. Ale niestety nie dane było mu mieć tej przyjemności. Znalazł Szwintowskiego na poddaszu, dyndającego na stryczku przed włączoną kamerą wideo. Ten idiota sam się załatwił. I co teraz? Sadler chciał się zemścić, ale teraz nie było już nic poza galaretowatym, martwym mięsem. Dostał szału. Najpierw zdjął Szwintowskiego ze stryczka, a potem odciął mu jego tłusty, kłamliwy język. Oko za oko, język za język. Szkoda tylko, że ta stara świnia już tego nie poczuła. Trzymanie w ręku języka szwintowskiego miało w sobie coś uspokajającego, coś oczyszczającego. Nagle wróciła mu zdolność klarownego myślenia. Przypomniał sobie rozmowy między Hanna i szwintowskim, które podsłuchiwał w sąsiedniej celi, o ich planie dania nauczki systemowi i takie tam bzdury. Sadler niewiele z tego rozumiał, ale jedno zdanie wbiło mu się w pamięć. Szwintowski powtórzył je dwukrotnie. Raz, kiedy stał już na korytarzu tego cholernego bunkra, zanim zamknął drzwi do celi Hanna. Nie bój się dziewczyno. Ciało mordercy doprowadzi Twojego ojca do ciebie. Teraz zrozumiał sens tych słów. Herzfeld był rozpruwaczem trupów tak jak ojciec Lili, a jego własne ciało miało posłużyć temu jako kierunkowskaz. Ale zadarliście nie z tym, co trzeba, chłopcy. Nie ze mną takie numery. Z drugiej strony pomysł, żeby odnaleźć Hana i tym samym obiecaną nagrodę, był nader kuszący. Ponieważ jednak do celi wszedł z workiem na głowie i tak też ją opuścił, nie wiedział, gdzie dokładnie była trzymana. Ale przy odrobinie szczęścia jej ojciec, ten rzeźnik trupów, zaprowadzi go do swojej córki. A teraz wszystko, co musiał zrobić, to podtrzymać jakoś tę zabawę w podchody. Przy tej cholernej pogodzie nie mógł nic więcej zrobić, jak tylko czekać i obserwować, kto wie, być może jednak uda mu się dostać to dymanie w nagrodę. Sadler potrzebował prawie godziny, aby nałożyć pod podkoszulek z napisem Erik, który strasznie opinał ciało tamtego, chociaż miał rozmiar XXL. Tłusty wieprz. Samo przeniesienie ciała na dół na plażę i umieszczenie go dokładnie w tym samym miejscu, w którym to on miał leżeć, było już dziecinnie proste. Miejsce odnalazł dzięki tej ochydnej... Małej saszetce, którą Szwintowski zostawił na betonowym słupie. Natomiast o mało by nie zapomniał o tym kawałku żółtego plastiku, który Szwintowski włożył mu luźno do ust, a który on wepchnął temu gnojowi do gardła z całej siły, tak głęboko, jak tylko się dało. Od tej chwili Sadler zamienił się w ciekawskiego obserwatora. Zobaczył, jak ta szmata z dużym tyłkiem i chudymi ramionami znalazła ciało. Jak nerwowo telefonowała, i jak następnego dnia rano przeniosła razem z tym Turkiem Szwintowskiego do kliniki. Większość z tego, co obserwował z ukrycia, całkiem nieźle go podniecało. Na przykład, jak ta dziewczyna zaczęła nagle rozbierać trupa, a nawet rozcinać. Ten facet, z którym rozmawiała przez telefon, to był z pewnością ojciec Hana, Ale kim do diabła był ten drugi wariat z przestrzeloną twarzą, który także przekradał się w ciemności po korytarzach i podglądał te rzeczy dziejące się w sali sekcyjnej. Potem zepsuł się agregat awaryjnego zasilania i wtedy wpadł mu w ręce dozorca szpitala, który szedł go zreperować. Na szczęście zabrał ze sobą nóż z sali, inaczej Turek z pewnością wszcząłby alarm. Od tego momentu nie chciał już ryzykować. Może to jednak nie najlepszy pomysł, żeby szukać Hana. Dziewczyny są przecież wszędzie. Aby uporządkować myśli, poszukał łóżka w najciemniejszym kącie kliniki i na początek przekimał się jakiś czas. Wspaniałe uczucie. Sprawdzi zimno jak cholera, ale za to pierwszy po wielu tygodniach prawdziwy materac. Kiedy się obudził, chciał sprawdzić, co dzieje się w sali sekcyjnej. Może ta Linda dowiedziała się już czegoś o Hanna, a jeżeli nie, to mógłby się z nią zabawić. Wprawdzie ta mała była za stara, ale całkiem milutka, a on dawno już nie pieprzył i w związku z tym nie był wybredny. Miała szczęście ta szmata, że się zabarykadowała, a jemu nie udało się w porę do niej dotrzeć. Zanim cała klinika nie zamieniła się nagle w jeden wielki dom wariatów, znienacka wylądował helikopter. Jacyś ludzie wpadli do szpitala. Wszędzie słychać było głosy. Prawdziwy cud, że go nie odkryli. Przeczekał pierwszy rejwach i rozważał wyjście ze szpitala, ale dokąd miałby pójść? A nawet gdyby znalazł dobrą kryjówkę, to jak do diabła miałby wydostać się z tej cholernej wyspy? Wpadł na pewien pomysł. Ale aby go zrealizować, musiał raz jeszcze udać się do paszczy, lwa do sali sekcyjnej. W przeciwieństwie do całej kliniki, była ona zadziwiająco pusta. Ktoś zapakował tę kurwę sędzinę i rozprutego grubasa w worki na ciała. Całkiem niezły pomysł. Nie zastanawiając się długo, jakie są szanse, że jego plan zadziała, bez większego wysiłku, był już teraz wypoczęty. Ściągnął Szwintowskiego ze stołu razem z plastikową płachtą i wsadził do jednej z szuflad chłodni. Potem wziął nowy worek na ciała, rozłożył go na stole sekcyjnym i sam wszedł do środka. Zaciągnięcie zamka błyskawicznego od wewnątrz wcale nie było takie łatwe, ale w końcu mu się udało. Kurwa, plan był prawie perfekcyjny. Pobieżny ogląd w niczym by mu nie zagroził. Gdyby ten idiota Hertzfeld nie sprawdzał tak dokładnie, to wraz z Stephen wywieźliby go jak trupa z wyspy. Potem jakoś by się uwolnił. Najpóźniej na stałym lądzie dźgnąłby nożem w twarz tego, kto otworzyłby worek, tym samym, który tkwił teraz w brzuchu martwego profesora. Boże, ale było super patrzeć w jego oczy, kiedy poczuł nóż i wiedział, że teraz umrze. Sadler nadal miał wzwód. Znajdował się teraz w połowie drogi między salą sekcyjną i windami. Od strony klatki schodowej dochodził odgłos ciężkich kroków które jednak wydawały się oddalać. Mimo to schował się za szafkę z lekarstwami na korytarzu. Nie miał pojęcia, gdzie teraz pójść. Wszystko wskazywało na to, że tutaj w klinice absolutnie nie może dłużej zostać. Jeszcze przed chwilą cała sytuacja była dla policji jasna. Tifen. Nie żyje, Sadler. Nie żyje. Dwa ciała w sali sekcyjnej. Pasuje. Ktoś, kto widział wideo z samobójstwem Szwintowskiego, Mógłby się może zdziwić, że ten gnojek nie wisi już na belce pod dachem sędziny, ale co innego, gdyby gliny przeczesywały wyspę w poszukiwaniu zaginionych zwłok, a co innego, gdyby ścigały uciekającego mordercę. A to zaczną niedługo robić, jak tylko odkryją zwłoki Hercyfelda w sali sekcyjnej. Kurwa. Kroki stały się cichsze, ale za to ruszyła winda. Jedzie na górę czy w dół. Sadler nie miał już czasu, aby obserwować światełko od windy. Nie pozostało mu nic innego jak tylko wyjść z cienia szafki z lekarstwami. Jeśli nie chce znaleźć się w pułapce, musi dotrzeć do schodów, zanim drzwi windy się otworzą. No, to dawaj! Chciał właśnie ruszyć przed siebie, kiedy nagle coś ciepłego trafiło go w kark. Oddech? Co do diabła! Pomyślał jeszcze, a potem jego czaszka eksplodowała, zaraz jak tylko się odwrócił. Rozdział 67. Tym razem było inaczej niż wtedy, podczas bójki z tym robotnikiem budowlanym. Tym razem złamany został także jego własny nos. Ból z roztrzaskanej kości nosowej Herzfelda, kiedy uderzył sadlera głową w twarz, był bardziej do zniesienia niż ten, jaki poczuł niedawno, kiedy, niewiele myśląc, wyjął sobie nóż z brzucha. Zamiast krzyczeć, po prostu zemdlał, ale tylko na kilka sekund. A potem poczuł się tak, jakby ktoś przekręcił przełącznik w jego głowie, który sprawił, że niekontrolowana wściekłość zdominowała wszelkie działania i odczucia i ponownie dodała mu sił. Wściekłość tak dzika i naładowana energią, jak wybuch wulkanu. Zważywszy ilość utraconej krwi, Herzfeld powinien słabnąć z każdą sekundą, ale gniew dodał mu tylko sił. Zabijecie! cię! wydyszał i kopnął gwałciciela w żołądek. Sadler skulił się. Z jego pozbawionych języka ust wydobył się gardłowy dźwięk. Po pierwszym uderzeniu w głowę zatoczył się do tyłu, nigdzie nie mógł złapać oparcia i zwalił się na podłogę. Gęsta krew kapała z przekrzywionego nosa. Spojrzał w górę na Herzfelda, jakby ten powrócił z krainy umarłych. Wtedy but Herzfelda trafił ponownie w cel, a Sadler uderzył głową o ścianę. Rozległ się dźwięk przypominający łamanie suchej gałęzi. Ale Herzfeld nie mógł tego słyszeć z powodu hałasu we własnej głowie. Zbyt wiele głosów przekrzykiwało się w jego wnętrzu. Słyszał Martinka, jak robi mu wyrzuty, że zabił Lili po raz drugi, i jak mówi, że modli się, aby Pol pewnego dnia doświadczył tego, co znaczy stracić własną córkę. O tak, Sven, pokazałeś mi to. Herzfeld kopnął sadlera w żołądek, słysząc jednocześnie, jak Rebeka wykrzykuje swoje własne imię, kiedy ze strachu przed dalszymi torturami skoczyła w otchłań śmierci. Podniósł tego sadystę za włosy do góry i wbił mu kolano w twarz. Gardłowe krzyki sadlera nie były w stanie zagłuszyć słów Hana: Nienawidzę cię. Założył sadlerowi Nelsona i przyłożył mu nóż do gardła. Ale wtedy właśnie popełnił błąd. Wziął głęboki wdech. W tej samej sekundzie jego spojrzenie rozjaśniło się i nagle wszyscy oni pojawili się przed nim. Linda, Ingolf, Bandrup. Wyszli z windy w towarzystwie dwóch policjantów. Prawdopodobnie chcieli zaprowadzić funkcjonariuszy, którzy wreszcie dotarli na wyspę, do ciał w sali sekcyjnej. Herzfeld nie miał pojęcia, jak długo tam już stali. I gapili się na niego. Przemawiali o niego. Jeden z policjantów wyjął służbową broń i krzyczał — Rzuć to! Natychmiast rzuć! Herzfeld spojrzał na niego. Poczuł, że jego wściekłość powoli słabnie, a przewagę ponownie chce zyskać ból. Nie mogę, wycharczał. Jaka kara czeka przestępcę, który został zmuszony do popełnienia zabójstw? Zobaczył w duchu, jak Szwintowski potakująco kiwa głową w jego kierunku. Odrobił swoją lekcję. Niekiedy trzeba złamać przepisy, aby zrobić rzecz właściwą. Proszę, niech pan tego nie robi, to Ingolf. Zmarnuje pan sobie życie, bandrup. Ostatnie zdanie pochodziło od Lindy. Zostaw to nic nie da! Nie poczujesz się po tym lepiej! Wiem! przytaknął Herzfeld i przypomniał sobie udręczoną twarz Rebeki. Przypomniał sobie krew między jej nogami i wyraz jej oczu, kiedy przypomniała sobie kim jest i zrozumiała, że ma tylko jedną możliwość zakończenia tej sprawy. Tak samo jak i on dzisiaj. Teraz! I słysząc w głowie echo słów zabitych, podciął sadlerowi gardło. Trzy tygodnie później. Im droższy hotel, tym grubsze dywany. Paul Herzfeld miał uczucie, jakby stąpał po gąbce. Kiedy szedł korytarzem, jego buty zapadały się bezgłośnie w wykładzinę, której włókna wystawały tak wysoko, że za każdym razem musiał podnosić stopy, jak podczas brodzenia w płytkiej wodzie. Zaczął się przy okazji pocić, ale nie z powodu wysiłku fizycznego, lecz blizny, którą zawdzięczał sadlerowi. Lekarze powiedzieli, że ból będzie mu towarzyszył przez całe życie. Zawsze wtedy, kiedy będzie podnosił coś ciężkiego, wchodził po schodach, uprawiał sport, albo, jak właśnie w tej chwili, po prostu oddychał. Herzfeld zatrzymał się i przycisnął dłoń do miejsca pulsującej blizny po operacji nad pępkiem. Najchętniej zawróciłby. Wyczyszczone na błysk mosiężne kierunkowskazy na ścianach ostrzegły go zawczasu. Pokój numer 4011 hotelu Hayat na Potsdamer Platz znajdował się w samym końcu korytarza. Mógł mówić o szczęściu, że nie miał ze sobą żadnej walizki. Kółka z pewnością zaplątałyby się totalnie w tym grubym dywanie. 4003, 4005, 4007. Herzfeld nie musiał właściwie zwracać uwagi na numery pokoi. Drzwi, których szukał, nie można było przeoczyć. Miał wrażenie, jakby znajdowały się o dobry kilometr od wind, a poza tym były dwukrotnie większe od pozostałych i jako jedyne zdobiły je bukiety kwiatów po obu stronach. Herzfeld powąchał jedną z róż, której jednak nie udało się przebić przez spray o zapachu szlachetnego drewna, rozpylany w klimatyzacji całego kompleksu, który dopadał człowieka już na ulicy przed hotelem. Chciał właśnie zapukać, kiedy zauważył okrągły przycisk w drzwiach, tuż obok szpary na elektroniczny klucz. Nacisnął go i usłyszał przytłumione brzęczenie w środku. Jak miło, że udało się panu znaleźć czas, profesorze! Ingolf von Appen musiał chyba czekać tuż pod drzwiami, tak szybko je otworzył. Uścisnął dłoń Herzfelda, promieniając przy tym na całej twarzy, z policzkami zabarwionymi na czerwono z przejęcia. Gdyby był psem, pomyślał Herzfeld, z pewnością skoczyłby mu przednimi łapami na powitanie na pierś i machałby jak szalony ogonem z euforii. Może zdejmie pan płaszcz? Zapytał Ingolf jeszcze w przedsionku, a Herzfeld rozejrzał się zdumiony. Ten przedsionek był większy niż hol w niejednym domu jednorodzinnym. Nie było wątpliwości. Pokój 4011 nie był pokojem, lecz apartamentem. Już sama przestrzeń mieszkalna, do której wprowadził go Ingolf, była dwukrotnie większa od zwykłego pokoju hotelowego. Ze stołem, kanapą narożną i telewizorem plazmowym, na którym można było spokojnie grać w tenisa stołowego, gdyby położyć go na płask. W tym momencie bezgłośnie pokazywał reklamę piwa. Hertzfeld naliczył czworo drzwi wychodzących z salonu. Jedna para była otwarta i prowadziła do łazienki, która z pewnością nie przyniosłaby ujmy nawet rzymskiemu konsulowi. Marmur w kremowym kolorze, pasujący kolorystycznie do wystroju całego wnętrza. – Po co ten zbytek? – zapytał. Ingolf spojrzał na niego nierozumiejącym wzrokiem. Wkładając jednocześnie stary płaszcz zimowy Herzfelda do ściennej garderoby. Nienaganny, jak zwykle, syn ministra spraw wewnętrznych, miał na sobie granatowy blazer ze złotymi guzikami i chusteczką w kieszonce, do tego szare flanelowe spodnie i obszyte na brzegach buty typu Budapeszter. Z krawata zrezygnował, prawdopodobnie dlatego, że w weekend dopuszczalna była większa swoboda. Za to każdy włos na jego głowie leżał jak zacementowany. A Herzfeld zadawał sobie pytanie, jak długo ten chłopak będzie musiał stać pod prysznicem, aby zmyć cały ten żel? On sam natomiast odpowiadał raczej klasycznemu wizerunkowi roztargnionego profesora. Jego brązowy sweter z wycięciem w kształcie litery V nie pasował ani do znoszonej sztuksowej marynarki, ani do Adidasów. Nie golił się od kilku dni, więc jego twarz poniżej kości policzkowych robiła wrażenie wielkiego cienia. Co ma pan na myśli, mówiąc zbytek? zapytał Ingolf, prowadząc profesora w głąb hotelowego apartamentu. Herzfeld wyjął z tylnej kieszeni spodni grubą wyścielaną kopertę z herbem rodzinnym Apenów i uniósł ją w górę, jak sędzia, czerwoną kartkę. Mam na myśli to zaproszenie. Napisał pan, że chciałby się spotkać na kawie. To dlatego wynajął pan do tego apartament prezydencki w pięciogwiazdkowym hotelu? Przez moment Ingolf wyglądał na jeszcze bardziej skonfundowanego, a potem roześmiał się serdecznie. Nie, to pomyłka, profesorze. Nie wynająłem tego apartamentu specjalnie na nasze dzisiejsze spotkanie. Ale? Ja tu mieszkam. Hertzfeld ponownie rozejrzał się w koło. Pan chyba nie mówi tego poważnie. Ależ tak, od pół roku. Już nie wytrzymywałem z moim starym w domu i musiałem znaleźć jakieś szybkie rozwiązanie. Całość jest, co prawda, urządzona jeszcze nieco bezosobowo. Ale studiując aktualnie ekonomikę przedsiębiorstw nie chcę sobie robić dodatkowego stresu z architektem wnętrz, co pan oczywiście rozumie. Oczywiście, powiedział Herzfeld sucho, który student nie ma z tym problemów. Spojrzał na sięgające podłogi panoramiczne okno, za którym rozciągał się wspaniały widok na Filharmonię Berlińską i Tiergarten. Wiem, że uważa mnie pan za dekadenta. Ale ten apartament jest o połowę mniejszy od tego nade mną, zajmowanego przez rokowego piosenkarza. A poza tym, jeżeli zapłaci się na dwa lata z góry, to dostaje się rabat. Co pan powie? Wyglądało na to, że Ingolf jest odporny na sarkazm, ponieważ z zapałem opowiadał dalej. Poza tym wszystko jest inkluzyw, prąd, woda, ogrzewanie, sprzątaczka, studio fitness, a nawet basen. Proszę nie zapominać o żelu pod prysznic, dodał Herzfeld ze śmiertelnie poważną miną. Inni płacą za to majątek w Rosmanie, a tutaj wszystko jest za darmo, w łazience. Jak na zawołanie usłyszał odgłos spuszczanej wody w toalecie. Potem obok niego otworzyły się drzwi, których dotąd nie zauważył. To co, kontynuujemy? Zapytał Ender, który odwrócony do nich plecami, opryskiwał sobie twarz nad umywalką. Kiedy podniósł głowę, zobaczył Herzfelda w lustrze. Pol! odwrócił się gwałtownie. Wyglądało na to, że zbyt szybko, ponieważ z twarzą wykrzywioną bólem złapał się za ortopedyczny kołnierz w kolorze ciała. Miał więcej szczęścia niż mięśni. Lekarze zdziałali cuda. Podczas trzygodzinnej operacji usunęli nóż sekcyjny, załatali naczynia krwionośne i zaszyli ranę. Jeżeli w najbliższych tygodniach będzie na siebie trochę uważał, to nie powinny powstać żadne trwałe uszkodzenia. Miło Cię widzieć! Bez żadnych zwłok w pobliżu! Czy może wziąłeś pracę ze sobą? Ender wyszczerzył zęby jeszcze szerzej niż Ingolf na powitanie. Chodź, musisz to zobaczyć! Herzfeld pomyślał, że Ender chce mu pokazać główną atrakcję apartamentu, ale ten popchnął go w kierunku telewizora. Reklamy już się skończyły, a na ekranie pojawiło się logo programu rozrywkowego, równie subtelne jak logo brukowego Bildzeitung. Mam talent! powiedział Ender, jakby Herzfeld nie umiał czytać. W jego rękach znalazł się potężny pilot, którym włączył głośność. Co to za bzdury? Ingolf wyjaśnił, stojąc za jego plecami. Przez te bzdury pana przyjacielu mało nie stracił reputacji. Czego nie straciłem? Zapytał Ender, nie odwracając wzroku od telewizora. Starszy mężczyzna w czapce marynarskiej, patrzący przed siebie z debilnym wręcz wyrazem twarzy, absorbował całą jego uwagę. Ta świnia ukradła mi miejsce wymachiwał pilotem jakby trzymał w rękach floret właściwie to ja powinienem tam występować ja przeszedłem do kolejnego etapu z moim komediowym numerem ci idioci nominowali tego nudnego palanta zamiast mnie tylko dlatego że utknąłem na Helgolandzie ale po co zapytał Herzfeld z pełnym obrzydzenia spojrzeniem żeby przed kamerą wyjął swoją sztuczną szczękę prymitywne prawda on robi to tylko dla tego numeru wyjaśnił Ender starofrancuski, rozumiesz? Robienie loda bez zębów. Bardzo zabawne. No właśnie. Jego dowcipy nie są nawet w przybliżeniu tak dobre jak moje. Szlag by to. Jestem pewien, że w następnym roku dostanie pan swoją wielką szansę, powiedział Ingolf i poklepał Endera z tyłu po ramieniu. Ton jego głosu i ten gest skojarzyły się Herzfeldowi z psychiatrą, który mówi swojemu pacjentowi, że wszystko będzie dobrze, jeżeli tylko nie zapomni brać przepisanych mu pigułek. Później możemy razem obejrzeć sobie nagranie, ale teraz proponuję, skoro już jesteśmy w komplecie, abyśmy wreszcie zaczęli. Była to nie tyle propozycja, co decyzja, bo Ingolf pomaszerował, nie czekając na zgodę swoich gości, przez cały salon i otworzył jedne z czworga drzwi. Zapraszam panów do mojego gabinetu. Herzfeld zatrzymał się na chwilę na progu, potem wszedł do pomieszczenia, w którym zobaczył kolejną znaną twarz. Linda, Paul. To, co Ingolf nazwał swoim gabinetem, w innych miejscach określa się mianem sali konferencyjnej. Linda siedziała przy długim stole i przerwała pracę nad rysunkiem, którym zabijała zapewne czas oczekiwania. Szkic pokazywał umierającego mężczyznę leżącego w kałuży krwi. Mimo, a może właśnie z powodu zniewalającej przemocy emanującej z tego komiksowego rysunku, Herzfeld nie mógł nie docenić talentu Lindy. Dobrze cię widzieć. Linda podniosła się i uściskała Herzfelda, jak powracającego z wojny żołnierza. Miała na sobie skórzaną kurtkę z podszewką ze sztucznego futra, której kołnierz połechtał go po uchu. Jej zapach był przyjemny, wytrawny i kwiatowy zarazem, chociaż Herzfeld był pewien, że nie użyła perfum. To dużo lepsze odwalnięcia w twarz z ostatniego razu, szepnął, kiedy odsunęła się od niego. Potem skinął głową mężczyźnie siedzącemu naprzeciwko Lindy który jako jedyny, poza Ingolfem, robił wrażenie, jakby czuł się dobrze w pomieszczeniach takich jak to. Garnitur szyty na miarę, krawat z wielkim węzłem, wypielęgnowane paznokcie i zęby białe jak korektor Tipex. Widać było, jak trudno temu uosobieniu doradcy przedsiębiorstwa zaakceptować strój Endera, który właśnie zajął miejsce na krześle obok niego. Herzfeld usiadł z twarzą wykrzywioną bólem i z ręką przyciśniętą do bandaża elastycznego nad żołądkiem. Ingolf von Appen zaczął prezentację, nie przedstawiając nieznajomego. W tym celu przyciemnił pomieszczenie i włączył rzutnik komputerowy, który wyświetlił obraz na białym ekranie, znajdującym się na drugim końcu gabinetu. Zaprosiłem dzisiaj państwa do mnie do domu, ponieważ potrzebuję waszej pomocy. Tak samo mówił Herzfeld, kiedy do mnie zadzwonił i wszyscy wiemy, jak to się skończyło, powiedziała sarkastycznie Linda. Ender był jedynym, który się roześmiał. Bez obaw. To, do czego Państwa potrzebuje, jest o wiele mniej ryzykowne, ale za to bardziej zyskowne. Ingolf wyświetlił pierwszy obrazek z PowerPointa, który zawierał tylko prosty napis: G.p.save. Co to ma być? To, drogi profesorze, jest właściwy powód, dla którego chciałem u Pana odbyć praktykę. Przypomina Pan sobie zapewne, jak opowiadałem Panu o Pet Safe. O pańskim kocie, tak. Opracował pan chip do GPS, za pomocą którego można odnaleźć zaginione zwierzęta. Ingolf wyszczerzył zęby. Dokładnie. A GPS Safe tu skierował laserowy wskaźnik na logo na ekranie oparty jest na idei PET Safe. Tylko o jeden stopień ewolucyjny wyżej. Chce pan szukać zaginionych ludzi? zapytał Ender. Nie, zaśmiał się Ingolf. Chcę zapobiegać ich porwaniu. Jego spojrzenie stało się nagle poważne i spoczywało wyłącznie na Herzfeldzie. Przeczytałem kiedyś pana artykuł, panie profesorze, w jakimś czasopiśmie, w którym napisał pan, że na ciele człowieka znajduje się 56 miejsc, w których można by za pomocą zabiegów chirurgicznych schować różne przedmioty, nie pozostawiając widocznych blizn. W National Geographic Herzfeld skinął potakująco głową. Proszę tylko pomyśleć, ile moglibyśmy zaoszczędzić cierpień rodzinom i krewnym, gdyby udało nam się zawczasu wszczepić osobom zagrożonym porwaniem na dajnik GPS. Na ekranie pojawiła się nowa grafika. W samej tylko Ameryce Południowej co 60 sekund porywany jest człowiek. W Niemczech jest ich oczywiście dużo mniej, ale mimo to wzrasta strach wśród ludności. Na całym świecie. Spojrzał uważnie na każdego z obecnych. I było oczywiste, co chciały powiedzieć jego oczy. I to bynajmniej nie od czasu sprawy Sadlera. Moi analitycy dostrzegają potencjalny rynek wzrostu liczący ponad 20 milionów zainteresowanych klientów. W najgorszym przypadku oznacza to wygenerowanie obrotu rocznego rzędu 1,4 miliarda dolarów. Odpowiadałoby to zyskowi w wysokości 430 milionów, jeżeli interes będzie szedł źle. Zrobił pauzę, żeby odczekać, jakiego słowa podziałają na obecnych. Rynek jest potężny i ma licznych odbiorców. Przedsiębiorstwa, które muszą płacić ogromne ubezpieczenia za swoich najważniejszych menadżerów w trzecim świecie na wypadek porwania. Państwo, które jest zainteresowane tańszym dozorem elektronicznym dla więźniów. Ale w pierwszym rzędzie są to rodzice, którzy chcą wiedzieć, gdzie znajdują się ich dzieci. Jeżeli taką operację przeprowadzilibyśmy zaraz po urodzeniu... Wówczas zatroskana matka mogłaby w tej samej sekundzie, kiedy zada sobie pytanie, dlaczego jej dziecko nie wróciło jeszcze z placu zabaw, włączyć po prostu komputer i sprawdzić dokładne miejsce pobytu swojej pociechy. Chwileczkę, czy ja się przesłyszałam, czy też powiedział pan, że chce ludziom wszczepiać chipy? zapytała Linda. Tak. Gdy tylko pojawi się uzasadnione podejrzenie, można wysłać oddział interwencyjny, aby szukać takiego porwanego. Technika jest już wystarczająco zaawansowana, a nasi prawnicy sprawdzili warunki ramowe. Jeżeli zabiegi te będą dokonywane przez lekarzy, a zgodę wyrażą wszyscy uczestnicy, wtedy pod względem prawnym nie ma żadnych przeciwwskazań. A pod względem moralnym? oburzyła się Linda. Nie miałbym żadnych obiekcji. Pośpieszył z pomocą Ingolfowi Herzfeld, jednocześnie unosząc rękę w górę. Rozumiem, Cię, Lindo. Ochrona danych, prawa jednostki. Wszystko to delikatne kwestie, ale w sferze argumentów teoretycznych. Gdybyś zapytała mnie pół roku temu, to z oburzeniem zareagowałbym na taką propozycję. Ale teraz? Po tym wszystkim, co przeszedłem? wzruszył ramionami. Gdybym miał możliwość zlokalizowania Hana przez satelitę, to oddałbym za to moją prawą rękę. A więc byłby pan gotów udzielić wsparcia idei GP-Safe? Oczy Ingolfa rozbłysły. Nie. Ale. Von Appen wydawał się skonsternowany. Przecież powiedział pan. Powiedziałem tylko, że nie mam do pana pomysłu zastrzeżeń natury moralnej, ale nie będę brał w tym udziału. Herzfeld zrobił ruch, jakby chciał wstać. Chwileczkę, niech pan poczeka, profesorze. Nie potrzebuję pana jako lekarza, jeżeli pan tak myśli. Nie będzie musiał pan nikogo rozcinać. Ma pan pełnić tylko funkcję doradcy. Wszyscy państwo tutaj Ingolf spojrzał na zebranych wy wszyscy pracowalibyście jako zespół. Pani Lindo jest wspaniałą i utalentowaną rysowniczką. Mogłaby pani przejąć marketing. A to, że krytycznie podchodzi pani do sprawy, jest najlepszym warunkiem dla objęcia tej posady. A pan Ender, skinął głową w jego kierunku, pan ma talent organizacyjny i mógłby zająć się sprzedażą. Ja? Zdumiony Ender wskazał palcem na siebie. Ja byłem tylko dozorcą i zrezygnowałem z tej pracy na rzecz kariery komedianta. Świetnie. To oznacza, że wszyscy nie mamy aktualnie żadnych zobowiązań zawodowych. Także pan profesorze został urlopowany. Tak, można to tak określić. Proszę państwa, wystarczy tylko chcieć. Z samego tylko wynagrodzenia gwarantowanego za pierwszy rok każde z nas będzie mogło wjechać własnym Porsche na drzewo. Nawet Herzfeld musiał się roześmiać. Ingolf do dnia dzisiejszego nie zgłosił kajen swojemu ubezpieczycielowi jako szkody całkowitej. Dlaczego nie powie nam pan prawdy, von Appen? Czterysta milionów zysku? A my jesteśmy najlepszym zespołem? Bzdura. Linda prychnęła i odsunęła włosy z blizny na czole. Jest tylko jeden jedyny powód, dla jakiego zwołał nas pan tutaj. Nie dlatego, że jesteśmy wspaniałymi ekspertami, wskazała na Herzfelda. No, może z wyjątkiem jego. Ale. Ale dlatego, że znaleźliśmy porwaną dziewczynę i przerwaliśmy serię zabójstw. Jesteśmy głównym medialnym wydarzeniem roku. Potrzebuje pan nas jako reklamy. A gdyby tak było? Uśmiechnął się Ingolf. To byłby pan idiotą. Ponownie zameldował się do głosu Herzfeld. Już pan zapomniał? Jestem na wolności tylko za kaucją. Za pół roku zaczyna się mój proces z powodu umyślnego zabójstwa. I właśnie tutaj do gry wchodzi doktor Torben Anzorge. Uśmiechnął się szeroko Ingolf. Krawaciarz siedzący obok Endera dotknął ręką kołnierza koszuli. Odchrząknął i bardzo poważnie skinął wszystkim głową. Doktor Anzorge to jeden z najlepszych obrońców w sprawach karnych w naszym kraju i jestem pewien, panie profesorze, że oszczędzi panu najgorszego. Adwokat przytaknął z wyrazem samozadowolenia na twarzy. Czy to prawda? Herzfeld zwrócił się do niego. Myśli pan, że mógłby uchronić mnie przed więzieniem? Nie będzie to łatwe. Powiedział Anzorge zadziwiająco wysokim głosem. Ale jeżeli istnieje taka możliwość, to ją znajdziemy. My? Czy ten bufon mówi już o sobie w liczbie mnogiej? Ostatecznie nie zabił pan żadnego laureata Pokojowej Nagrody Nobla, lecz Jana Sadlera. No to w takim razie wszystko jest w porządku, powiedział Herzfeld. Mam tylko jedno pytanie. Mianowicie jakie? Prawa powieka adwokata drgnęła w radosnym oczekiwaniu. Czy w ciągu tych wszystkich lat, jako obrońca w sprawach karnych, podjął się pan kiedyś obrony kogoś, kto był bez żadnych wątpliwości winny? Anzorga zawahał się, a tę pauzę wykorzystała Linda, aby odpowiedzieć na pytanie. On reprezentuje mojego brata, który usiłował trzymać ode mnie z daleka stalkera. Zamiary Klemensa były dobre, ale za to metody wręcz przeciwnie. Jest z całą pewnością winny, tak jak i jego przyjaciel Sandro, który użył nieletniej dziewczyny jako narzędzia do wyeliminowania danego. Herzfeld skinął głową, o tej trzynastoletniej Fionie i problemach państwa prawa z pociąganiem jej do odpowiedzialności karnej, czytał w gazecie. A mimo to pani brat zasługuje na ochronę ze strony systemu, dodał Anzorga. Jedną z ważniejszych zasad naszej konstrukcji jest zapewnienie każdemu możliwie najlepszej obrony. No dobrze, a czy wśród tych winnych był może jakiś gwałciciel lub morderca dziecka? Musiałbym zajrzeć do akt. Bardzo pana proszę, doktorze Anzorge. Najlepszy obrońca w sprawach karnych Niemiec musi mieć chyba dobrą pamięć. Czy był chociaż jeden przypadek zgwałcenia lub molestowania dzieci? Myślę, że tak, ale w takich sprawach z pewnością nie uzyskaliśmy uniewinnienia, lecz tylko. wyciągnęliście prawdę na światło dzienne i liczyliście po prostu na to, że sprawiedliwości stanie się zadość. Herzfeld powiedział to bez oburzenia, bez odrazy i bez potępienia doktora Anzorge. Dokładnie tak samo działałby dawniej, przed porwaniem swojej córki. Trzymał się ustalonych zasad i ufał systemowi. Liczył na to, że znajdzie się sędzia, który właściwie oceni fakty. I do czego to doprowadziło? Sadler po śmiesznie krótkim czasie został zwolniony, a potem kolejna rodzina została najpierw naznaczona tragedią. A następnie całkowicie unicestwiona. Zmarło kilkoro ludzi. Dziękuję, ale nie przyjmę tej propozycji. Herzfeld podniósł się i opuścił salę konferencyjną, nie odwracając się ani razu. Hej, niech pan zaczeka! Ingolf pobiegł za nim i zatrzymał go w przedsionku. Popełni pan błąd, jeżeli nie pozwoli, aby to on pana bronił. Herzfeld otworzył garderobę i wyjął swój płaszcz. Niech pan da sobie spokój, Ingolf. Jest pan miłym facetem. Może nieco zwariowanym, ale lubię pana naprawdę. Zwariowanym? Kto z nas dwóch jest tutaj wariatem? Stracił pan pracę, chcą odebrać panu prawo wykonywania zawodu, nie mówiąc już o reputacji, a później będzie pan musiał pójść na całe lata do więzienia. Właśnie pokazałem panu sposób, w jaki może pan tego uniknąć. Zarobi pan miliony, a w dodatku nie będzie musiał pójść do więzienia. To wszystko nie jest dla mnie takie ważne, Ingolf. Pieniądze i wolność? Co jest w takim razie ważniejsze od pana przyszłości. Teraźniejszość. Herzfeld uśmiechnął się smutno. Najpierw straciłem żonę, a teraz również córkę. Muszę wykorzystać ten krótki czas, jaki mi pozostał, aby spróbować naprawić moje stosunki z Hana. Nie będę go marnował na prezentacje w PowerPointie i strategie negocjacyjne. Podszedł do drzwi, otworzył je i odwrócił się raz jeszcze, stojąc już na hotelowym korytarzu. Głowa do góry, Ingolf. Niech pan tak nie patrzy. Wiem, że chciał pan zrobić dla mnie coś dobrego. Ale nie musi się pan rewanżować tylko dlatego, że wyciągnąłem pana z jeziora. Bardzo mi pan pomógł. Jesteśmy kwita. Podał mu rękę. I proszę się nie martwić. Nie popełniłem oszustwa podatkowego, tylko zabiłem człowieka. To co może mi się stać? Droga powrotna nie wydała mu się już tak długa. Dywan nie był już taki gruby, a powietrze w dużo mniejszym stopniu przesiąknięte zapachami niż poprzednio. Nawet jego bóle wydawały się już nie tak intensywne, ale Herzfeld zdawał sobie naturalnie sprawę z tego, że to wszystko tylko złudzenie. Już za kilka godzin alarm w jego zegarku na przegubie przypomni mu o konieczności wzięcia lekarstw. A aktualny, świetny nastrój pryśnie już w momencie, kiedy po raz kolejny dodzwoni się jedynie na pocztę głosową Hanna. Jednakże teraz, w tej chwili, poczuł po raz pierwszy od bardzo długiego czasu kiełkującą w sobie niewielką nadzieję, że cała ta sytuacja ma szansę się odmienić. I rzeczywiście to uczucie utrzymywało się przez jakiś czas przez cztery piętra, całą jazdę windą aż do lobby, i zniknęło dopiero wówczas, gdy Paul Herzfeld wyszedł z hotelu w deszcz, aby wtopić się na chodniku w anonimowy tłum ludzi. Molestował czternastolatkę i dalej wolno mu mieszkać w domu swojej ofiary. Andreas S. został wprawdzie w ubiegłym tygodniu skazany na 22 miesiące pozbawienia wolności, jednak sędziowie wydali wyrok w zawieszeniu, ponieważ adwokaci Andreasa S. wynegocjowali z prokuraturą ugodę. Andreas S. przyznał się do winy i z tego powodu nie poszedł do więzienia. Źródło Stern z 13 kwietnia 2011 roku. Przedsiębiorca Stefan W. zataił milionowe przychody. Kiedy urząd skarbowy wpadł na jego trop i dokonał przeszukania w jego mieszkaniu oraz w kancelarii jego doradcy podatkowego, Stefan W. stwierdził, że deklaracje podatkowe z pełnymi danymi zostały już przygotowane. Jednak wymiar sprawiedliwości nie uznał tego za skuteczne zgłoszenie popełnienia przez siebie przestępstwa. Monachijski sąd krajowy skazał go z powodu oszustwa podatkowego jak również oszustwa w kwestii lokat na 7 lat więzienia. Źródło Basler Zeitung z 2 lipca 2010 roku. Czytał Andrzej Hausner.